Dzień dobry, moi drodzy. Kłaniam się serdecznie. Ja nazywam się Bartłomiej Ryś, a to są oczywiście Targi Karawan Salon w Poznaniu. Zgodnie z naszą zapowiedzią organizujemy całodzienną dzisiaj transmisję na żywo prosto właśnie z targów poznańskich. Będą spotkania z przedstawicielami branży, będzie dużo rozmów, ale zaczynamy naszą transmisję od Michała Dublagi. Cześć Michał, dzień dobry. Cześć, witam. Jak tam po pierwszym dniu święta karawaningowego, bo tak nazywasz te targi? Tak, dokładnie. No, pierwszy dzień za nami, wystartowaliśmy, wydaje mi się, że udanie. Ekspozycja, jak słyszymy z wielu stron, jest no, bardzo duża, imponuje różnorodnością i ilością pojazdów, które tutaj widzimy. Tak więc czekamy z niecierpliwością, już zaczyna się dzień drugi. Myślę, że dzisiaj jest ten główny dzień, no bo sobota to zawsze jest frekwencyjnie najlepszy dzień na targach. Michał, rzuć kilkoma liczbami, tak dla przypomnienia. Ilość pojazdów, ilość hal, bo to wszystko rośnie cały czas tak. Z roku na rok. Tak, tak. W zeszłym roku mieliśmy 1,5 hali, dzisiaj teraz mamy tutaj 5. Hali, one są wypełnione praktycznie po brzegi. Nie mamy w zasadzie takich miejsc, gdzie jeszcze moglibyśmy wcisnąć jakiegoś wystawcę, no chyba, że jakiegoś bardzo maleńkiego. Tak więc 5 wypełnionych hal i tak jak już wielokrotnie podkreślałem, staraliśmy się, żeby to było różnorodne. Tak? Tutaj nie ma tylko, wiadomo, mamy tutaj kampery, jakby cały przekrój, tak? Cen, klas i tak dalej, od wielkich linerów, tak, które kosztują powyżej 2 milionów złotych, aż po jakieś małe camperwany, ale też bardzo dużo akcesoriów, namioty dachowe, przedsionki, jakieś takie rozwiązania modułowe do zabudowy samochodów osobowych na mini kampery i tak dalej. Także myślę, że tutaj naprawdę każdy fan w ogóle turystyki, nie tylko karawaningowej, ale w ogóle turystyki, jest w stanie znaleźć coś, co go zainteresuje i każdy z wystawców czyś tam potrafi zaskoczyć. Także 5 hal tutaj, no, używam tego porównania, około 5 boisk piłkarskich, tak można sobie to wyobrazić, jest mniej więcej taka ekspozycja i tych pojazdów jest no, ponad 400. Jeszcze przyznam, że nie liczyłem ich, ale zrobię to, jak będę miał wolną chwilę. Jest też taki temat, troszkę pofantazjuję, bo liczby liczbami, biznes biznesem, ale jednocześnie ja ciągle słyszę po wczorajszym dniu, tu jest klimat. Tu jest klimat, tu czujemy się dobrze. Mówią to zarówno wystawcy, jak i zlotowicze. Cała strefa retro tutaj w hali obok. Tam, wiesz, tam ciągle trwa impreza, tak swoją drogą. Ale wszyscy powtarzają jedno. Jest dobry klimat. Zastanawiam się, jak to się udaje, że targi łączą i biznes, i kasę, bo to przecież o to chodzi, z jednocześnie fajną zabawą i tym właśnie wspomnianym klimatem. No to jest chyba kwestia właśnie takiego podejścia, jakie obraliśmy, tak, że no wiadomo, że clue tego całego zamieszania jest biznes i to, żeby nasi wystawcy po prostu czuli się dobrze, tak, no bo jeżeli oni będą zadowoleni z tego, jakie my im stworzyliśmy warunki, to wtedy będzie im się lepiej pracowało i też chętniej ludzie do nich przyjdą, oni sprzedadzą pojazdy, no bo o to tutaj chodzi tak naprawdę i wydaje mi się, że no to jest kwestia takiej po prostu wzajemnej współpracy, tak, my staramy się rozumieć ich, oni nas. A jeśli chodzi o retro czy van life, no to my też właśnie chcemy, żeby to nie tylko były targi, ale też trochę event, tak? I żeby też ci ludzie się przemieszali tak ze sobą, nie tylko ludzie zainteresowani kupnem nowego kampera czy przyczepy, ale też właśnie ludzie pasjonaci, tak? Bo czasem ktoś zaczyna od jakiejś samoróbki, tak? A później gdzieś tam, nie wiem, na przestrzeni życia przerzuci się na kampera, tak? Czy przyczepę taką seryjną. Więc chcemy, żeby no żeby właśnie był taki klimat, tak, żeby trochę to był taki event z podróżnikami, pasjonatami, a z drugiej strony biznes. No i uważam, że to jest po prostu no, fajne połączenie. Jak twoim zdaniem będzie wyglądała przyszłość branży karawaningowej? Bo rozmawiasz zarówno z osobami, które już mają dzisiaj kampera i przyczepę, bo przyjeżdżają na zlot 250 ekip, przypominam dla tych, którzy nie wiedzą. Rozmawiasz z wystawcami. Wiesz, no są problemy. Podwozia, ceny, to wszystko galopuje. Zastanawiam się, jak to twoim zdaniem wygląda? No tak, no w ogóle cała motoryzacja ma swoje problemy, tak. Wiem to też, bo jestem też organizatorem targów Motor Show i widzimy to też w klasycznej motoryzacji. Jest też to pędzenie ku elektromobilności, co akurat w przypadku kamperów jest troszkę dłuższą drogą niż w przypadku aut osobowych. Tak więc moim zdaniem Polska dalej ma duży potencjał, bo no dalej to nie jest
Bo to jest duży kraj i jednak wiadomo, no mamy inflację, ale z drugiej strony, no i tak jakby ludzie się w dalszym ciągu u nas w kraju bogacą, tak? I coraz więcej ludzi ma takie potrzeby też z nieco wyższej półki, że tak powiem. Dlatego uważam, że jeszcze ten rynek u nas się będzie rozwijał. Może nie tak dynamicznie jak w czasie pandemii, bo to była trochę aberracja, ale dalej jest ten potencjał, tak jak no w zeszłym roku mieliśmy tam, nie wiem, 3-600 chyba tak nowych zarejestrowanych kamperów i przyczep, no to myślę, że ten wynik jeszcze jest jak najbardziej do kilkakrotnie do poprawienia. Gdzieś tam, żeby, nie wiem, zrównać się z krajami takimi jak chociażby, nie wiem, Belgia czy Holandia. No już nie mówię o Niemcach, no bo wiadomo, że to jest lider. Ale myślisz, że na tle branży motoryzacyjnej karawaning się obroni? Bo to pasja, bo to hobby? Bo ludzie nie liczą tak kasy, jak wiesz, jak wydaje na zakup mi się, samochodów? Wydaje mi się, że tak, ale też no trochę tutaj wróżymy z fusów, nie? Jakby no, nie mamy nigdy pełnej wiedzy i nie wiemy, co się stanie. No już teraz widać, że ten trend trochę wyhamował, że jest taka stabilizacja. Też dwa dni temu był nowy raport od PGC i PZPM-u i widać, że to tak jest jakby no... Stabilizacja. Stabilizacja, tak, że kampery trochę w dół, przyczepy trochę w górę i wychodzi na zero tak naprawdę, więc... Więc wydaje mi się, że no dalej jest ten potencjał i też wierzę w to, że to się będzie rozwijać, aczkolwiek tak jak mówię, no już może nie być takiej dynamiki. Trochę ci pociągnę za język, bo ja wiesz, że lubię tak z tobą rozmawiać poważnie. Dużo ludzi mówi, że Nadarzyn ma większy potencjał, że jest więcej miejsca, są większe hale, że można zorganizować większy zlot. No tutaj 250 ekip, gdybyś otworzył parking, myślę, że 350 ekip to jest absolutny maks dla Poznania. Czy Poznań wyjdzie obronną ręką z trochę z tej bitewki, którą też rozpoczęliście? No umówmy się szczerze. Znaczy, no, ja też nie jestem osobą kompetentną, żeby się o tym wypowiadać, ale no, wydaje mi się, że no, jakby jedyne, co robimy i możemy robić, no to po prostu no, ciężko pracujemy. Tak, staramy się robić te eventy najlepiej, jak umiemy. I no i to w ostateczności to ludzie decydują, tak? To ja nie jestem zwolennikiem takiego podejścia, że w każdym kraju, jak mamy stolicę, tak, no to tam muszą się dziać największe wydarzenia. No prosty przykład Niemcy, tak? Düsseldorf nie jest stolicą Niemiec. Stuttgart również nie. Kolonia również, a to są duże ośrodki targowe. No nasz ośrodek targowy jest też duży. Uważam, że nasze hale są lepiej przystosowane do dużych wydarzeń branżowych, chociażby sama wysokość sufitów. Mhm. Tak więc myślę, że no mamy 100 lat doświadczenia w tym, co robimy i po prostu będziemy dalej starali się robić to jak najlepiej i tyle. Tak, no i tyle. No. I tyle. Dokładnie. Progres jest niesamowity. Zaczęło się kiedyś od to, co rozmawialiśmy jeszcze na wywiadzie przed targami. Zaczęło się od motor show, od takiego, wiesz, przybudówki karawaningowej to właściwie. To był salon, bo tam prawda? Na motor show było kilka salonów. Właśnie. Tam były motocykle, detailing i tak dalej, no i też był karawanik jako salon. A teraz osobne targi kamperów, przyczep kempingowych, akcesoriów. No i to się wydarzyło w dosyć krótkim czasie swoją drogą. Tak, ale to jest odpowiedź na potrzeby klientów. My po prostu widzieliśmy, że na tych największych, ostatnich edycjach Motor Show w 2018 i 2019 te pawilony, w których były kampery, no one pękały w szwach, tak? I wystawcy też nam mówili, że w sumie to można by zrobić osobne wydarzenie, bo widzą, że ludzie po prostu przychodzą już nie tak, że przyszli obejrzeć najnowsze Audi, a przy okazji oglądają kampery, tylko faktycznie przychodzą do nich. Więc odpowiedzieliśmy na te potrzeby. No, jako firma zajmująca się organizacją różnych imprez targowych staramy się znajdować różne nisze i je zagospodarowywać, no bo na tym polega nasz biznes. Michał, młody facet z ciebie. Z internetu pewnie korzystasz. TikToka masz? Oglądasz TikToki? Szczerze nie mam, ale oglądam. Ale oglądasz? Tak. No właśnie. Zobacz, internet postępuje, prasa w odwrocie. Internet dzisiaj wydaje mi się, że jest takim głównym nośnikiem, jeżeli chodzi o jakieś informacje, ale też sprzedaż. Jak w tym wszystkim odnajdują się targi? Już nie tylko karawaningowe, ale w ogóle targi, bo od kilku lat się słyszy, o, targi się kończą, targi się kończą. A ty mi mówisz zawsze, Bartek, znowu rekord odwiedzających na targach. No tak to wygląda, że tak jak mówiłem, no to jest trochę wróżenie z fusów, ale mogę ci podać trochę inny przykład. Targi gamingowe, tak? Branża, która jest ściśle związana z internetem, z online. Największe targi gamingowe na świecie, czyli Gamescom w Niemczech, próbował w zeszłym roku zrobić edycję online. No i to nie wyszło, to była wielka klapa. Tak naprawdę
zwiedzający w ogóle nie czuli tego, że są na jakiejś imprezie, bo tak naprawdę mogą się tam podłączyć do Steama i zobaczyć sobie pokaz jakiejś gry w dowolnym momencie i wielu w ogóle deweloperów już tak robi, że pokazuje to tylko w internecie. Natomiast jak my zrobiliśmy w zeszłym roku Poznań Game Arena, była to jedyna taka w ogóle impreza w Europie, taka stacjonarna. Wiadomo, że było to mniejsze niż wcześniej, no bo pandemia. Ale no ludzie byli zachwyceni, że mogli sobie po prostu przyjść i nie tyle pograć w gry, czy je zobaczyć, po prostu się spotkać ze sobą. I tutaj o to chodzi, tak, że w bardzo wielu branżach chodzi o spotkanie. Osobiste tak. Spotkanie. A w motoryzacji wiadomo, no, marki takie jak Mercedes, BMW, czy Audi, czy Volkswagen, tutaj też lider, czy Toyota, no coraz częściej robią takie wirtualne premiery nowych modeli i my to widzimy, no ale z drugiej strony, no okej, no ludzie zobaczą te filmy i tak dalej, ale i tak chcieliby to chociażby w salonie zobaczyć, tak, a jak mogą sobie przyjść w jedno miejsce na halę targową i porównać kilkadziesiąt modeli, no to jest to dla nich wygodniejsze po prostu. Zbliżając się trochę do końca, chciałbym zwrócić Ci uwagę na pewien fakt. Odwiedzamy targi w Niemczech. I Ty, i ja w Düsseldorfie się pojawiamy. Nie masz wrażenia, że musimy przerwać porównywanie się do Düsseldorfu, bo po pierwsze to jest zupełnie inny rynek, po drugie to jest zupełnie inny klient, po trzecie zupełnie inne potrzeby. Widzisz zwiedzających w Polsce, rodziny z dziećmi, niekoniecznie takie osoby starsze też, prawda? To jest takie 40-50 lat. Chyba trzeba zerwać z tym porównywaniem się i zacząć robić swoją taką, wiesz, branżę karawaningową, taką prawdziwie, naszą polską. No ja się z tobą zgadzam i też dealerzy nam to mówią, że teraz ten przekrój wieku ludzi kupujących kampery, no to jest bardziej 40-50, albo nawet 35-45. No tak więc to są inne potrzeby. Jeżeli chodzi o porównywanie się, no my się staramy tego jakby tak otwarcie nie robić, no to są największe targi bodajże, nie wiem, czy na świecie chyba nawet. Chyba na świecie. Więc no, trochę nie miałoby to sensu. Ja po prostu staram się czerpać od nich dobre wzorce. Widzę, co oni moim zdaniem robią fajnie, dobrze pod kątem organizacyjnym. No i wolę właśnie brać takie przykłady, popatrzeć jak coś zostało zorganizowane, wymyślone i starać się to gdzieś tutaj, może nie, że skopiować, ale no, wymyślić coś na bazie tego, nie? Co tam widzę, że jest fajnie pod kątem organizacyjnym, tak? To tyle chyba. Dwa dni targów jeszcze przed nami, cała tak sobota, tak cała jest. Niedziela. Tak, dzisiaj do 17, jutro od 10 do 16, bilety cały czas online, ale w kasach też można przyjść, po prostu kupić bilet w kasie, wejść. Parkingi już też uruchomiliśmy. Wczoraj mieliśmy tutaj duże nagromadzenie imprez, nie mogliśmy, ale dzisiaj już też brama numer 1, też można wjazdówki do wyczerpania miejsc kupować. Ile się spodziewasz gości w tym roku? Ile było podczas poprzednich edycji może Caravan Salon? Tutaj też muszę o całym bloku mówić, no bo mamy też turystykę i jachty. No w zeszłym roku to było 13 tysięcy. Myślę, że teraz no jest... Jestem pewien, że to pobijemy. Tak więc... No nie chcę też tutaj wróżyć, tak? Ja bym sobie życzył, żeby odwiedziło nas 20 tysięcy ludzi. Chciałbyś? To, chciałbym, tak. Chciałbyś. Dzięki, Michał. No dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam podobnie. Cały czas trwa dzisiaj nasza całodzienna transmisja na żywo podczas targów Caravan Salon. Mój kolejny gość, Przemysław Chryciuk. Cześć Przemku, dzień dobry. Cześć Bartku, dzień dobry. Dzień dobry. Mikrofon ci działa? Nie działa, działa? Raz, dwa, trzy, już działa. Już działa. Przemku, Cargo dzisiaj to duża grupa, duży sprzedawca, trzy oddziały, kilka marek i naprawdę jest to jeden z największych dzisiaj graczy na pewno na rynku. Ale wyzwania, wydaje mi się, są jeszcze większe. Wiesz, przez ostatnie dwa lata dosyć łatwo sprzedawało się kampery czy przyczepy kempingowe, a dzisiaj i podwozia, i brak automatów, a klient, patrząc na te ceny, no stał się troszeczkę wymagający, prawda? Klient stał się wymagający, to prawda, tu się z tobą zgodzę. W sumie klient zawsze był wymagający, tylko może łatwiej było mu coś pokazać, doradzić, czy zaprezentować jakiś model. Dzisiaj przez problemy z dostępnością pojazdów, z szalejącymi cenami, które rozmawiasz z klientem, klient przychodzi i rozmawiamy na temat jednego kampera. I ja mu mówię, że dobrze, jeżeli się ten konkretnie kamper panu podoba, czy ta przyczepa, to niech się pan decyduje, bo jeżeli pan przyjdzie do mnie za tydzień, może za tydzień przesadzam, ale za miesiąc, to cena tego kampera zostanie mocno podniesiona i to jest po prostu
nie mamy na to wpływu, nie? Na to, co się teraz dzieje na rynku. Tak samo, jeżeli chodzi o dostępność, no to dostępność tych wszystkich kamperów czy przyczep jest mocno ograniczona i wybór produktu dla klienta też już nie jest taki, że klient mógł sobie, to ja poproszę Fiata w automacie, ma to być Integra z łóżkami takimi i tak dalej. Nie, dzisiaj wygląda to tak, że ja mówię najpierw, ja mówię dobrze, to pan mamy powiedział, to czego to szuka, to teraz ja powiem, co ja mam. Albo co ma producent. Jeżeli pan chce markę Pilota, czy markę Hobby, czy jakąkolwiek inną, to może mieć pan nie Fiata, tylko Citroena, nie na automacie, tylko w manualu i nie z łóżkiem poprzecznym, tylko wzdłużnym na przykład. Nie? I tego typu sytuacje też są, trzeba dużej wyrozumiałości ze strony klienta w stosunku do sytuacji, która jest na rynku, ale też trzeba więcej jakby lawirować pomiędzy tymi wszystkimi produktami, czy tymi wszystkimi przeszkodami, które na nas czyhają. Powiedz mi wprost, co się dzieje z cenami? Bo wiesz, klienci są zaskoczeni, że właśnie z miesiąca na miesiąc ceny potrafią się zmienić. Ja rozmawiam z wami, handlowcami poszczególnych firm i słyszę, no Bartek, to nie nasza wina. To my dostajemy odgórnie co chwila jakąś zmianę cen. Skąd ta zmiana cen się bierze? Jest taki popyt, że producenci mogą sobie robić co chcą? Czy o co chodzi? I to jest dobre pytanie. Czy jest tak, że mogą robić sobie co chcą? Trochę tak można to interpretować. Współpraca wygląda tak. My dostajemy maila od fabryki, od Pilota, Franki, Hobby, nieważne jakiego. Dostajemy po prostu maila z informacją. Kampery, które macie zamówione i nie zostaną wyprodukowane do danego terminu lub ewentualnie nie został przypisany dla nich klient. To różnie to bywa. Zostaje podniesiona ich cena na przykład o 2, 3, 4, 5 tysięcy euro. Tak po prostu. Tak po prostu. Tak. I nie możesz powiedzieć, że to jest niesprawiedliwe. My mamy zamówione, bo tu był klient. Ja rozmawiałem z nim wczoraj. Takich sytuacji nie ma. Bierzesz, a jak nie bierzesz, to jest inny dealer, który to po prostu weźmie. Nie? Ale klienci są zdenerwowani, prawda? No ofertujesz coś, oni są już przygotowani na konkretny pojazd, konkretną cenę i nagle wiesz, on za 2 tygodnie podejmuje decyzję zakupową, a ty mówisz, no 5000 euro więcej. Wiesz co, na początku tak było. Klienci byli na początku, znaczy teraz są bardziej wyrozumiali. Na początku było bardziej nerwowo, ale to tak samo bym porównał na początku, jak nam kazano zakładać maseczki, jak był COVID, też się denerwowaliśmy i tak dalej. Z czasem człowiek zaczął się do tego przyzwyczajać i zaczynał traktować tą kuriozum jako normalne. Podobnie jest w przypadku tych cen i my mówimy, że zastrzegamy sobie prawo do tego, że cena może ulec zmianie. To jest informacja, którą klient jasno dostaje w momencie, w którym zaczynamy w ogóle rozmowę o pojeździe. Jak przechodzimy konkretnie już do cen, zaczynamy negocjacje, to dostaje od nas jasną informację, że zastrzegamy sobie niestety i producent tak samo prawo do tego, że cena na pojazd może ulec zmianie. Chyba gwarancją ceny to jest branie tego, co jest, co fizycznie już stoi na placu. Jeśli stoi na placu, to mamy gwarancję ceny. Jeżeli jest produkcja, to im dłuższa produkcja, tym większe prawdopodobieństwo, że te ceny mogą jeszcze ulec zmianie. A co robisz w sytuacji, kiedy wiesz, macie zamówione powiedzmy 100 pojazdów, masz 100 klientów i nagle się okazuje, że tylko 30 pojazdów, tylko 40 przyjedzie na plac? I to też nie wiesz, kiedy. Można to jakoś sensownie wytłumaczyć klientowi? Radzisz sobie z tym jako handlowiec? Jest to roller coaster, tak bym powiedział. Emocjonalny, zaczyna się rozmowa, jest wszystko super, klient się decyduje na jakiś pojazd. Ja składam jakieś deklaracje na podstawie informacji, które mam na dzień dzisiejszy. Utrzymujemy to. Wiadomo, że dla klienta to jest jakieś spełnienie marzenia. To też nie jest tak, że każdy co chwilę wymienia sobie tego kampera czy przyczepę, więc mam też tego świadomość, że klienci wyczekują, tupią nogą. Zresztą sam ostatnio odbierałeś kampera, to też oglądałem to wideo, jak mówiłeś, że jesteś mega zajarany tym, że go odbierasz. 6 miesięcy czekałem. Właśnie. I wczułeś się w tą rolę tego klienta i wiesz, co on czuje w momencie, w którym on odbiera. On jak przychodzi ten dzień, jak ja mu powiem, że pana kamper czy przyczepa wyprodukuje się w październiku, to on od września, kiedy? Skreśla w kalendarzyku. Tak, no trochę tak, nie? Trochę tak to wygląda. Więc ja im później dostanę taką informację, chociaż też nie mamy na to wpływu, ale jeżeli dostaniemy późno taką informację, no to jedyne, co mogę zrobić, to podrapać się po głowie, wyjść na zewnątrz, zaczerpnąć świeżego powietrza i nie lubię tych telefonów, ale one się zdarzają i wtedy po prostu dzwonię do klienta i mówię, że sytuacja jest taka, że dostaliśmy informację od producenta, że jest przesunięcie w produkcji o X.
dni, miesięcy. A czy rozwiązaniem jest współpraca z innymi dealerami? Bo ja byłem z wami 3 miesiące. Widziałem, jak pracujecie i zauważyłem pewnego rodzaju zależność, że ta branża ze sobą bardzo dobrze żyje. To niekoniecznie jest tak, że o, tam ACK Benimar, najgorsi, tylko właśnie dzwonicie, rozmawiacie, czy można takiego klienta przesunąć do kogoś innego, by wybrał podobny model? Jest taka opcja, że jeżeli mamy dealerów, którzy współpracują na tych samych markach, no to czasami, jeżeli jest możliwość, to albo wymieniamy się, powiedzmy, że klientami, że mamy taką opcję, o ile taka opcja w ogóle jest, albo zamieniamy się pojazdami, nie? No bo sprzedaż jest sprzedażą, więc wiadomo, że nikt nie chce oddać klienta, nie po to to robimy, żeby, wiesz, próbujemy jakichś innych rozwiązań i wtedy na przykład ewentualnie stosujemy tak zwane zamiany, że zamienimy się, ja ci oddam taką przyczepę, ty mi oddaj taką przyczepę w tym terminie. Może akurat się uda, że na zakładkę się zamienimy i wstrzelimy się w te terminy. Także tak. No. Ty pracowałeś w automotywie wcześniej, dobrze pamiętam. No. Czy taka kooperacja była tam też możliwa? Czy to jest cecha karawaningu? Była możliwa, trochę na mniejszą skalę. To jest kwestia ludzi. Wiesz co, to jest kwestia ludzi. Jeżeli trafisz na fajnych ludzi z dwóch stron, którzy rozumieją, na czym polega rynek i potrafią się w nim odnaleźć i nie patrzą egoistycznie na zasadzie, że wiesz, a jak on, nie wiem, spóźnia mu się samochód, czy nie może go sprzedać, to dobrze, bo klient o nim źle pomyśli, to przyjdzie do mnie. Nie? To tak nie działa. To jest bardziej psucie wtedy rynku albo takie egoistyczne, to też toksycznie wpływa na branżę, a w sytuacji, kiedy my się dogadujemy między sobą, to jest win-win. Zyskuje i klient, i my nie tracimy, więc... Sytuacja z wczoraj. Jestem na stoisku u ciebie w Cargo. Zostałem potraktowany jako handlowiec. Pan przyjechał i mówi, specjalnie przyjechałem zobaczyć Frankie Neo, czyli waszą nowość. No. Pan Przemek mówił, że będzie kosztowała 550. Kosztuje 750. Wie pan... Na 200 tysięcy na taką podwyżkę nie byłem przygotowany. No. To naprawdę tak szybko rośnie i nie uważasz, że ceny troszkę zabiją ten rynek? Wiesz co, no, tak wysokie. My, te targi są dla nas mega, mega takie ciekawe pod względem tego, że my jesteśmy też strasznie ciekawi, jak się zachowa rynek, jak się zachowa klient, czy klienci przez te podwyżki, które aktualnie są, sytuację na rynku ekonomiczną, czy geopolityczną i tak dalej. To wszystko wpływa na jakąś tam stabilność i podejmowanie decyzji, no bo jednak kamper to jest inwestycja. Z drugiej strony inflacja, która jest aktualnie na rynku, też nie zachęca do tego, żebyśmy trzymali pieniądze w portfelu, bo to raczej nam tylko zaszkodzi, więc też gdzieś trzeba szukać jakiegoś produktu, w który będziemy mogli zainwestować. Ceny szalejące do góry pod względem korzystania z jakichkolwiek usług, hoteli i tym podobne, no też nie napawają do tego, żeby, wiesz, korzystać. Jakość zaczyna spadać, a cenowo zaczynamy wzrastać, nie? Więc to też... Coś nie działa, nie? Coś nie działa. Tak, coś tak, nie do końca tak, więc działa. To też nie działa, ale wczoraj nasz dzień, jeżeli dzisiejszy będzie taki jak wczorajszy, to będzie okej, okay, to będzie naprawdę dobrze. Rozmawiałem przed tobą z Michałem Dublego, organizatorem targów, i zaproponowałem mu zerwanie z porównywaniem się do rynku niemieckiego. Czy ty jako handlowiec widzisz dla mnie gigantyczną różnicę pomiędzy klientem niemieckim a klientem polskim? Jak wygląda polski klient na przyczepę i jak wygląda polski klient na kampera, twoim zdaniem? Moim zdaniem to jest kwestia doświadczenia i tego, że rynek polski, jeżeli chodzi o karawaning, jest na zupełnie innym poziomie niż klient niemiecki. Pomijam kwestię portfela klienta niemieckiego a polskiego, ale też tam karawaning rozwija się już od wielu, wielu lat. U nas w Polsce zaczyna raczkować. Przed COVID-em delikatnie zaczął być trend taki, powiedzmy, gdzie karawaning stał się tak zwany, powiedzmy, że fancy. Fancy. Tak, fancy, fancy. Czy zaczął się bardziej taki... nurt na karawaning, gdzieś zaczynaliśmy widzieć, że jakieś gwiazdy zaczynały z tego korzystać i tak dalej, i tak dalej. To się zaczynało. W Niemczech praktycznie, no nie chcę mówić, że większość, no spora część Niemców podróżuje przyczepą czy kamperem. Dzieciństwo wychowywali się na polach kempingowych, mają dużo lepiej rozwiniętą infrastrukturę i tak dalej, i tak dalej. Więc ten temat kampera, przyczepy, namiotu, ogólnie biwaku jest tam zdecydowanie częściej poruszany. Więc ten klient jest A, bardziej świadomy, B, trochę bardziej zamożny i C, już nauczony karawaningu, u niego już się to jakby wpiło w krew. Ale zobacz, tutaj klienci na targach
rozejrzyjmy się, to nie są starzy ludzie po 60. To są młodzi ludzie, którzy niekoniecznie szukają przyczepy kempingowej, ale też kamperów, prawda? Ta różnica wiekowa jest znaczna i my chyba ten karawanik uprawiamy też w zupełnie inny sposób. A no tak, no teraz ja zauważam taki trend idący na van life, nie? Że dla młodych to ze względów cenowych, ale też to jest fajne. Fajne jako taki... Nie wiem, jak to nazwać, jakby to określić, taki nurt takiego sposobu życia, takiego hipsterskiego, taki lifestyle. Że... To dlaczego macie tylko jednego campervana na stoisku na kilkadziesiąt aut, które pokazujecie? Bo dostępność tych campervanów, znowu wracamy i znowu będziemy się kręcić, że niestety dostępność. My mamy to, co jesteśmy w stanie załatwić, to, co jesteśmy w stanie zamówić i zrealizować. Na tym bazujemy. Dzisiaj to nie wygląda tak, że jest trend na wany, to będziemy mieli więcej vanów. Dzisiaj będziemy mieli to, co jest. Co będzie. To, co będzie. To, co jesteśmy w stanie zaproponować i gdzieś nie obiecywać tylko klientom. Wiesz, łatwo jest takie powiedzenie, nikt ci tyle nie da, ile ja obiecam. Nie? Ja mógłbym każdemu klientowi obiecać, że każdy kamper czy przyczepa przyjedzie w terminie, w którym on sobie życzy. Ale wiem, że tak nie będzie. A już miałem sytuacje, których bardzo nie lubię, gdzie dochodziło do terminu, gdzie klient oczekiwał na kampera czy na przyczepę, a ja zaczynam się pocić, denerwować i co ja teraz zrobię, wiesz, bo kamper nie przyjedzie, nie? Jakbyś miał określić taką typową specyfikację polskiego kampera dla polskiego klienta, to tak, pół integra czy integra? Dla polskiego. Dla polskiego klienta. Pół integra. Typowo, pół integra. Automat koniecznie, czy może być manual? Niekoniecznie must have. Widzę trend, dużo ludzi przychodzi, przesiada się z osobówki i ma auto w automacie, więc kampera też by chcieli mieć w automacie. Natomiast jak zaczynamy wchodzić w szczegóły i zaczynamy dochodzić do tego, że klient będzie jeździł na dłuższe trasy, że na przykład tam będą górskie wycieczki, nie? Że nawet te auta będą załadowane dosyć mocno i przydałoby się może trochę więcej koni, inny moment obrotowy i tak dalej, tak zaczynamy wchodzić w te szczegóły, to okazuje się, że jednak automat nie jest takim wyznacznikiem, że musi być koniecznie. Nie? Z tyłu w sypialni łóżka pojedyncze, czy raczej te małżeńskie, wyspowe, centralne? Najczęściej kupują pojedyncze z łącznikiem na środku, ze względu na to, że bagażnik tam jest największy i to jest chyba na razie taki wyznacznik, ewentualnie przez to, że tam jesteśmy w stanie więcej opcji sobie wdrożyć, typu na przykład, wiesz, dwóch kumpli obok, niekoniecznie partnerzy, nie? Wiesz, o co chodzi, czy kumple. Jasne, tak śpię z operatorem podczas targów. O właśnie. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Łazienka, sanitariat, koniecznie w kamperze albo w przyczepie kempingowej? Czy można z tego zrezygnować? Bo polski klient wydaje mi się, że musi mieć, muszę mieć łazienkę, dużą, przestronną kabinę prysznicową, koniecznie. I znowu i tak, i nie, bo w przyczepach stacjonarnych, no to i tak 90% klientów nie korzystasz z prysznica, który jest w przyczepie, tylko idziesz i korzystasz z tego prysznica, który jest na kempingu, z sanitariatu, który jest na kempingu, bo ciśnienie jest lepsze, miejsce jest więcej i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem łazienka w kamperze czy w przyczepie jest potrzebna, jeżeli podróżujemy na dziko i tylko i wyłącznie do tego, nie? Wtedy fajnie mieć to rozwiązanie, albo jak mamy małe dzieci, no to wtedy, żeby wieczorem na przykład coś umyć, jak coś się, wiesz, dziecko pobrudzi czy coś, to wtedy tak, jak najbardziej. Czy to musi być? Nie. Wczoraj miałem jednego klienta, młody facet, taki gdzieś w naszym wieku mniej więcej, i przyszedł i on powiedział, że toaleta mu nie jest tak naprawdę potrzebna, znaczy prysznic nie jest mu potrzebny, wystarczy mu sama toaleta, z klimatyzacji też nie będzie korzystał, bo nie będzie mu to potrzebne, markizy też nie potrzebuje, o dziwo, nie? Bo on będzie głównie pracował w tym kamperze i będzie stacjonował sobie na dziko, a prysznicę będzie brał sobie na stacjach benzynowych. Wiesz, kolejny klient, kolejny pogląd. Bardzo jakby... indywidualna kwestia, tak, prawda? Bardzo tak, indywidualna. Tak, no. Przemku, zbliżając się powoli do końca, zawsze jak wrzucam jakąś Frankię Neo, jakąś Frankię, wiesz, dużego platina, czy w ogóle, nie wiem, Concorda za ponad 2 miliony złotych, pojawiają się komentarze, kto to kupuje? Kogo stać w Polsce na zakup? Macie Frankię 1,5 miliona, myślę, że obecnie w takich kwotach mniej więcej się obracamy, bardzo dużo pieniędzy, a jednocześnie tych franki sprzedajecie bardzo dużo. Kto więc kupuje takiego kampera? Przedsiębiorcy, nie wiem, jacyś tacy, wiesz, nowobogaccy, bo takie komentarze się pojawiają w internecie. Kto jest klientem na luksusowego linera w Polsce?
Pierwszy obraz głównie szokuje cena. Szokuje cena, no bo dla nas normalnego Kowalskiego, powiedzmy, cena powyżej miliona złotych za kampera, za cokolwiek, nawet jak zaczniemy patrzeć, to jednak ta kwota sama w sobie robi taki efekt takiego szoku. Ci ludzie, którzy decydują się na kupienie kampera powyżej miliona złotych, to są zwykli, normalni ludzie, po prostu przedsiębiorcy, którzy mają jakieś duże firmy i szukają jakiegoś produktu, są bardziej wymagający, bo mieli już kampera. To są na przykład osoby, które wychowały mieli się... Mieli już na... kampera? Tak, tak, okay. Tak. To niekoniecznie musi być ich pierwszy kamper, ale są też i tacy. To są klienci, którzy mieli już kampera, mieli kampera do 3,5 tony, rozumieją, że są ograniczenia pod względem DMC, rozumieją, że ilość miejsca przydałaby się na przykład większa, że podróżują, mają więcej też na to czasu, bo to są najczęściej starsi ludzie. No, decydując się na kampera powyżej miliona złotych, no to trzeba na niego najpierw zarobić, to też trochę trwa. I ci klienci, którzy się decydują, no to szukają czegoś, co da im większą przestrzeń. To tak samo jak kupujesz mieszkanie. Najpierw kupujesz mieszkanie, mieszkasz w mieszkaniu 40 metrów, nie? Za jakiś czas chcesz się przesiąść na większe mieszkanie. Jak kupujesz dom, to masz dom 100 metrów albo 200 metrów i wchodzisz do takich ludzi i mówisz: państwo macie dom 200 metrów, a mieszkacie tu tylko w dwójkę? Nie? Tak samo jest z Frankią. Państwo kupiliście takiego dużego kampera 8,5 metra, a mieszkacie 7,5, 9,5, a mieszkacie tu... We dwoje. Nie? Ta sama zasada, co w przypadku mieszkań. Nie? Tak samo, jeżeli mamy możliwość, i to wtedy korzystamy z tego. Dwa, inwestycyjnie nawet, to jest też tak, że podatkowo się to opłaca. Ludzie tego używają jako tarczy podatkowej, to jest kolejny produkt. Później, jeżeli możesz dorzucić, masz firmę, masz, nie wiem, 20, 50 czy więcej pracowników, kupujesz sobie takiego kampera, używasz go później jako formy gratyfikacji dla swoich najlepszych na przykład handlowców, to są kolejne narzędzia też biznesowe i to nie jest produkt, który, tak jak w przypadku auta, masz auto, auto zaczyna tracić na wartości, możesz z niego korzystać. Tu możesz wykorzystać swojego kampera też jako narzędzie kolejne do pracy. Nie? Twoi pracownicy, wiesz, za to, że zrobią ci jakieś fajne wyniki sprzedażowe, mogą pojechać tym kamperem w momencie, w którym ty z niego sam nie korzystasz. Na wakacje. No idealny. Nie? Kolejny pomysł, więc to też niekoniecznie jest kupowane na zasadzie takim, że to stoi i nie jest używane później w żaden sposób. Nie? Jasne. Leasing czy gotówka dzisiaj? Dzisiaj cash. Cash. Tak, dzisiaj... I co, nawet przy takich franki za powyżej miliona walizeczka i ty tam liczysz? Mniej więcej tak. Pół dnia liczysz? No, znaczy, wiadomo, czy już na kilogramy? Wszystko jest przelewem, nie? To trzeba ważyć, jasne, jest takie powiedzenie. Jasne. Ale w przypadku tych klientów, w przypadku franki to jeszcze są, to jest tak pół na pół, bym powiedział. I tu wchodzą leasingi, wchodzą, ale z wysokim wykupem. Wtedy w kamperach tych do 600 tysięcy, 500 bardzo często tutaj wchodzi tylko i wyłącznie gotówka. Zawsze są zapytania, klient chce wiedzieć, jak to będzie wyglądać w przypadku leasingu, jakie będą koszty, natomiast przy dzisiejszych stopach, no to często klienci decydują się jednak na gotówkę. Tym bardziej, że tak jak wrócę z powrotem do tego, co mówiłem, trzymanie gotówki na koncie dzisiaj... Nie opłaca się, po prostu się nie opłaca. Po prostu się nie opłaca. Po prostu się nie opłaca. No. Ostatnie pytanie, Przemku, jak po pierwszym dniu targowym, jak oceniasz targi, jak oceniasz klientów, jak oceniasz zainteresowanie? Ja mogę powiedzieć, że dobrze, bo ja jakieś umowy wczoraj podpisałem, więc się cieszę. Jako cargo myślę, że mogę powiedzieć, że wczorajszy dzień oceniamy. Jeżeli dzisiejszy dzień będzie taki jak wczorajszy, to skończymy wszyscy z uśmiechami na ustach i myślę, że będą od ucha do ucha. Pytam tutaj też innych, jak te targi. Wczoraj mieliśmy piątek, więc był trochę słabszy. Na dzisiejszy dzień mocno liczymy, że dzisiaj będą naprawdę, naprawdę tutaj żniwa. Także nastawienie mam pozytywne. Po wczorajszym ja się nastawiam pozytywnie. Liczę, że będzie kontynuacja wczorajszych sukcesów. Dziękuję ci bardzo, Przemku, za dzisiejszą rozmowę i życzę powodzenia sprzedażowo, bo w końcu jesteś handlowcem, prawda? Nie przyjechaliśmy tutaj dla przyjemności. Dzięki. Dziękuję wam bardzo. Zapraszam teraz na krótką przerwę. Po przerwie dalej kontynuujemy naszą transmisję na żywo. Zapraszam oczywiście na targi Caravan Salon do Poznania. Cały dzień dziś i cały dzień jutro.
Dzień dobry, dzień dobry. Trzeci raz chyba już się z wami witam. Caravan Salon trwa, transmisja na żywo, wspólnie zorganizowana z targami. Również mój kolejny gość Tomasz Schmidt. Dzień dobry Tomku, witaj. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Wiesz Tomku, dlaczego cię ściągnąłem? Bo jesteś specjalistą od przyczep kempingowych marki Knaus. I generalnie na tych targach, wiesz, chyba kamperów jest mniej, więcej niż przyczep kempingowych. A u ciebie tak pół na pół, prawda? Na stoisku. No, u mnie zawsze odwrotnie. U mnie zawsze jest, o, może pół na pół. Wyjątkowo teraz mamy dużo tych samochodów, natomiast zawsze mieliśmy więcej przyczep. I od 30 lat sprzedajemy zdecydowanie więcej przyczep niż samochodów, tak? Ale tutaj też przewaga jest taka, że Knaus, można powiedzieć, jest specjalistą. Specjalizuje się w tych rozwiązaniach rodzinnych. A to są rzeczy, które u nas są najbardziej poszukiwane, bo najwięcej pojazdów sprzedajemy dla ludzi młodych, którzy podróżują z dziećmi. Mamy niestety dużo mniej, odwrotnie niż w Niemczech na przykład. Ten rynek tam jest inny, bo tam głównie emeryci kupują samochody i przyczepy. Rewelacyjnie, że to powiedziałeś. I tam jest zupełnie inaczej. Tam się sprzedają układy z dwoma łóżkami oddzielnymi, jak ja to mówię, dla małżeństw bezkontaktowych. U nas takich nie ma, niewiele, na szczęście. Natomiast no, my mamy najwięcej w Knausie tych rozwiązań właśnie stricte dla rodzin z dziećmi. Po piętrowe łóżka, łóżka potrójne. Te układy są bardzo dobrze w środku skonstruowane tak, że inne firmy nas naśladują, prawda, robiąc podobne rzeczy, ale no, od wielu lat Knaus jakby, bo kiedyś te przyczepy, jak państwo wrócą do takich starych przyczep, to proszę zobaczyć, że przyczepa z 94 roku było niewiele układów z piętrowym łóżkiem. Przyczepa po prostu miała mieć miejsce do spania i wszystko jedno było, jak tam spaliśmy, tu się spało i wychodziło się na zewnątrz i koniec. Natomiast te wymagania rosną, tak? Widać to najbardziej w samochodach kempingowych, ale też tak samo w przyczepach. Chcemy mieć łazienki, chcemy mieć prysznice osobne, tych naszych życzeń klientów jest coraz więcej i oczywiście producenci starają się jak najbardziej to spełniać. Ponieważ Knaus robił to od dawna, to te piętrowe rozwiązania wychodzą mi najlepiej. Ile już handlujesz w karawaningu lat? Ile to będzie? No, myślę, że firmę mamy już ponad 32 rok, natomiast nowe przyczepy sprzedajemy 20 chyba... 6 lat. Czy na przestrzeni 26 lat widzisz różnicę w jakości wykonania? Bo wiesz, jak poczytamy komentarze w internecie, non-stop się o tym mówi. A, kiedyś to było, Hobby to było, Knausy to były, Detlesy to były. A dzisiaj ta jakość jest niewspółmierna do tego, za co musimy zapłacić. No oczywiście to są zupełnie inne pojazdy. Natomiast jeżeli chodzi o Knausa, nie możemy, bo tak jak powiedziałeś, w Detlesie się zmieniło inaczej, w Hobby się zmieniło inaczej. W Knausie też się zmieniło, natomiast są pewne rzeczy, które się w Knausie nie zmieniły. Czyli te główne założenia i to są bardzo ważne rzeczy. Konstrukcja. Konstrukcja zawsze była w Knausie bardzo stabilna. Tu nie ma, że nam coś odpadło, rozleciało się, tak? To się trzyma wszystko kupy. Nie mówię tylko o samej szafce, tylko o całości, tak? Czyli ściany zewnętrzne, podłoga, ich połączenie. To są bardzo istotne rzeczy. Połączenie dachu ze ścianami bocznymi, szczególnie w serii Zudwin. Tam jest specjalna listwa taka szeroka, która doskonale raz łączy, a drugie zabezpiecza przed dostaniem się wilgoci, bym powiedział, w podwójny sposób. Jest nawet lepsza niż w przyczepach Tabert, bo Tabert nie ma takiego rozwiązania i to jest bardzo fajne. Więc ta konstrukcja tych przyczep nie zmieniła się. Materiały, to założenie, że ma być czysto, zdrowo, to teraz jest takie modne, ekologiczne, ale to nawet w fabryce Niemcy mówią, bo my mówimy na wszystkie przyczepy, że to są niemieckie. Nasze przyczepy są bawarskie. One są produkowane w Bawarii, a nie w Niemczech. Oczywiście to tak mówią Bawarczycy, tak? Natomiast chodzi o to, że oni chcieli mieć przyczepę, która będzie w środku z czystego drewna, oklejona papierem i u nas nie ma żadnego plastiku, tworzywa, czegoś. Jedziemy na wakacje po to, żeby oddychać świeżym powietrzem i spać w pomieszczeniu, które nie będzie wydzielało jakichś tam plastików i chemii. Ale przyczepy muszą być teraz też lżejsze, prawda? Bo klienci coraz więcej chcą mieć klimatyzację, markizy, dodatki, akcesoria. Dokładnie. No a producent no, nie może ciągle zwiększać tego DMC, prawda? Dokładnie. Dlatego to, co powiedziałeś, że rzeczywiście to odchudzenie tych przyczep
mamy też inne możliwości, bo technologicznie jesteśmy w stanie policzyć, jakiej grubości musi być ta sklejka, minimum, maksimum i tak dalej. Kiedyś się po prostu wrzucało, ale nikt tego nie ważył. Wszyscy jeździli przeważeni. Teraz wymyślili ważenie przyczep, sprawdzanie, kontrolę. No i to nam uprzykrza życie. Nikt, w ogóle nie chcielibyśmy się zastanawiać na wakacjach, czy możemy jeszcze zabrać jedną skrzynkę ulubionych zabawek. Kwestie bezpieczeństwa, co no z właśnie, tym? No bezpieczeństwo jest na pewno bardzo istotne. Mamy szybkie samochody, te przyczepy można, nasze przyczepy są dopuszczone do ruchu, po legalu mogą jeździć 110 na godzinę, tak? Może nie w Polsce, bo w Polsce takie przepisy tak, nie obowiązują. Tak. Ale w Niemczech jak najbardziej. No jest to duża prędkość, bo kiedyś tam ze starymi przyczepami nie dało się wręcz tak szybko jeździć. Tutaj są nowe systemy i kontroli trakcji, i to, co wyróżnia Knausa. Knaus jest produkowany na osiach i ramach Alco. Ale to nie jest tak, jak u niektórych innych producentów, że po prostu kupujemy ramę z Alco i na tym robimy przyczepę. Tylko Alco, ponieważ ta produkcja jest bardzo duża, do każdego z naszych modeli produkuje, można powiedzieć, nie do końca osobną ramę, ale produkuje dla nas taką ramę Vario, stricte dopasowaną do naszych modeli, czyli jeżeli przesuniemy śrubkę o 30 centów w lewo, to będzie model 500 FU, ale jak będziemy chcieli zrobić troszeczkę większy, to na trzeci otwór i będzie idealnie wyważona, bo to jest ważne, żeby bezpieczeństwo nie polega tylko i wyłącznie na tym, żeby to zaczepić i dobrze zapakować. Niektóre przyczepy jest bardzo ciężko dobrze zapakować. One po prostu muszą być dobrze rozłożone, ten ciężar, same ale sobie, muszą być sobie już dobrze zaprojektowane. I tutaj mamy często takie telefony, no wie pan, przyjechałem tutaj do pana ze Śląska na przykład, ja miałem wcześniej inną przyczepę, ale teraz z tym Knausem, panie, jedzie się super, tak? Zupełnie inna jazda. I to jest bardzo istotne. Co wpływa jeszcze z bardzo wpływ komfortowo się jedzie na dużych kołach. Mamy aluminiowe felgi, 17-calowe koła. Nikt takich kół nie ma. W przyczepie mamy 17. I powiem wam, że jechałem, nie wiem, czy to warto, ale musiałem jedną przyczepę stąd do Wrocławia zabrać, a jesteśmy zmęczeni przy budowie tych targów. Z taką 750, tak, zajęło nam godzinę 25 minut, nie? Więc no, da się normalnie, bardzo szybko i bezpiecznie jechać z tą przyczepą. Przyklejona jest, nie? To są niuanse niby i nie zwracamy, kupując przyczepę, nie każdy patrzy, no ładne koła, to może być kołpak i tak dalej. Te koła jednak mają znaczenie, przekonałem się tym wiele razy. Nie masz wrażenia, że klient, który kupuje czy od ciebie, czy od innego dealera przyczepę kempingową, patrzy na jej wygląd, patrzy na firanki, patrzy na stolik, na wykonanie, a zapomina o tej kwestii bezpieczeństwa. Nie patrzy na te systemy, nie patrzy właśnie na koła, nie zwraca w ogóle na to uwagi, a przecież... Nie możemy tego generalizować, bo są klienci, którzy przychodzą i mówią, wie pan dlaczego? Bo tu jest to, właśnie dostrzega to koło, dostrzega to, ale tak jak powiedziałeś, większość klientów kupuje oczyma. Oczyma. I tak zawsze mówię, że kobieta kupuje w przyczepie kuchnię, mężczyzna koła, zewnętrzny wygląd, jakieś tam inne rozwiązania, duże łóżko i fajny prysznic na przykład. Natomiast no, mamy niewielu takich klientów, którzy rozważają każdy tam szczegół, ale generalnie myślę, że to też jest dobre rozwiązanie. Powinniśmy kupować to, co nam się podoba, to, co nam będzie sprawiało przyjemność, żebyśmy mogli poodpoczywać w takich warunkach, jakich sobie wymarzyliśmy. Przecież nikt nie kupi przyczepy tylko dlatego, że ma duże, wygodne koła, a nie będzie miała fajnego rozwiązania w środku, tak? Więc to wszystko musi ze sobą współgrać. Dlatego mamy dużo tych układów, dużo różnych wersji. No i tu chciałem wrócić do tego, co powiedziałeś. Konstrukcja się nie zmieniła. Mamy wszędzie wzmocnienia. W środku, jak jest ściana przykręcona do wewnętrznej ściany, do zewnętrznej, jest specjalne wzmocnienie. Albo jest to blacha, albo listwa drewniana, dalej drewniana, czysta. Niektóre konstrukcje są już zastępowane, bo drewno jest drogie, coraz trudniej dostępne. Natomiast są po prostu zastępowane te konstrukcje wewnętrzne. Mamy taką możliwość, to się nazywa TFT, czyli konstrukcja bez drzewa zupełnie i te elementy są wtedy zastąpione tworzywem. To jest coś w rodzaju takiego bardzo twardego styropianu, taki styrodur. Ma bardzo dobrą izolację, jest sztywny. I lekkie. I lekki. No wagę ma podobną, bo tutaj się nie dało zaoszczędzić na wadze, bo przy tych konfiguratorach tam mamy, jak zaznaczamy w konfiguratorze, że weźmiemy sobie tą bez drzewa konstrukcję,
to waga nam się nie zmienia, tak? Yes. Osobiście mam taką przyczepę, chciałem też, ja zawsze lubię, jestem gadżeciarz, ale zawsze lubię najpierw sprawdzić na sobie, a potem polecać bądź nie polecać innym klientom. Ja używam w zimie głównie przyczepy i powiem wam, że jest różnica przede wszystkim jednak w oszczędności na gazie. Na gazie. Czyli do tej pory taka butla w dużej przyczepie starczała na 3 dni średnio. Teraz mogę powiedzieć, że spokojnie ten okres jest, wydłużył się do 5 dni nawet, nie? Jest. Jest to różnica. Tomku, miałem przyjemność z tobą być w fabryce. Odbieraliśmy kiedyś samochody. Byliśmy wielokrotnie na targach w Düsseldorfie. Ty masz świetny kontakt i z fabryką, i generalnie z Niemcami, ale dzisiaj mam taką tezę, że my musimy zerwać z porównywaniem się do rynku niemieckiego. Nie masz takiego wrażenia, że my mamy zupełnie innego klienta, w innym wieku, z innymi pieniędzmi i z innymi potrzebami? Oczywiście. No, nawet wczoraj byli tutaj przedstawiciele z naszej fabryki, z Knausa, i próbowałem im wytłumaczyć, że tak jak mamy w przyczepach skandynawskich wersje, gdzie są prysznice obok łóżka francuskiego, że to jest bardzo prosty manewr, żeby wsadzić tylko taki sam moduł, prysznica do wszystkich innych, za dopłatą. Niech on kosztuje nawet 2000 euro, ale niech ten klient ma możliwość taką wyboru i tak dalej. No, oni akurat mówią, no tak, rozumiem, ale generalnie jak fabryka popatrzy, to ten rynek niestety, który tutaj rządzi, to jest rynek niemiecki, holenderski. I tam jakby oni w ogóle nie potrzebują prysznica. No bo tak, u nas... To polski klient szuka w takim razie, tak? Łazienki. Tak, u nas jest łatwiej chyba z tą wodą. Ja nie wiem, tam są takie przepisy, że tam nie może komu coś kapnąć pod tą przyczepą, nie? Więc no, są zdani na kempingi, które muszą mieć kanalizację, żeby korzystać z tych pryszniców. Poza tym wydaje mi się, że tutaj to może dziwnie zabrzmi, ale nasi klienci bardziej dbają o te przyczepy niż Niemcy. Oni nie chcą mieć tego prysznica, bo tam trzeba sprzątać po tym prysznicu. Jasne, to jest dużo jasne. Roboty. No tak, tak. A my jakby nie mamy z tym problemów, żeby utrzymać ten prysznic w czystości. Większość tych naszych przyczep jest bardzo dobrze utrzymanych, nie? To świadczy o tym, że ci klienci posiadają no, dużo lepszą moim zdaniem kulturę niż obcowania, używania tej przyczepy niż w innych krajach i nie boją się tego. Tak patrzę na twoje stoisko, powiem ci, jak czekałem dzisiaj na ciebie, dużo młodych ludzi. Prawda? Tak, nie tak. Starych po 60, tylko młodzi ludzie, często rodziny z dziećmi. Oni nie szukają przyczep czy kamperów? No to jest najczęstsze pytanie. Zastanawiamy się, czy przyczepę, czy samochód. I ja już poznałem odpowiedź na to pytanie, bo bardzo, bardzo długo się zastanawiałem, co ja mam wtedy mówić tym ludziom, nie? Ale sam mam przecież przyczepę i mam samochód. I powiem wam, to jest jedyna odpowiedź. Trzeba mieć i przyczepę, i samochód. Dwa inne w ogóle światy. To są dwa światy. Mhm. Ja korzystam osobiście, dlatego to nie jest tak, że jestem tylko sprzedawcą, nie wiem do czego co służy i znam to z teorii. Ja po prostu męczę się w fotelu. Po prostu. Tak, nawet budując tutaj stoisko, jeździłem codziennie do Wrocławia, bo to wolę się przejechać niż siedzieć w hotelu. Nie, jakbym tu miał przyczepę, to bym chyba się skusił. Byłoby mi wygodniej. O co chodzi? Z samochodem, no byłem teraz samochodem też na wakacjach. Byliśmy na Korsyce, no ale w końcu gdzieś wypożyczyłem takie auto osobowe, żeby się tam gdzieś popchać po mniejszych miejscach, górach, tak. Kanionik jakiś zaliczyć i tak dalej, więc musiałem wypożyczyć jakiś samochód. Natomiast no, z przyczepą tam jadąc na taką wyspę, teraz już to się bardzo zmieniło, bo jak byłem tam 20 lat temu, to ta wyspa była niedostępna. Byłem tam z przyczepą, więc na zakręcie zostawiałem, widziałem swój ogon, który szorował po szutrze z tyłu i ściągał zderzak. Teraz te drogi już tam są dużo lepsze. Tam się to w ogóle wszystko bardzo pozmieniało i rzeczywiście jest może trochę dużo mniej takich dostępnych miejsc, więc wszędzie jedziemy i z przyczepą, i z samochodem. Niemniej jednak zawsze jadąc samochodem brakuje nam tej osobówki tak zwanej, żeby być dynamicznym, mniej zależnym od miejsca pobytu. Porozkładamy te manele, więc nie chce nam się tego składać. I tutaj na pewno przyczepa by miała przewagę. Ale jeżeli chcemy jechać gdzieś daleko, daleko, na przykład do Turcji i tak dalej, no nie chciałoby mi się jechać z przyczepą. Wolę jechać samochodem. Z kolei jak mam pojechać, nie wiem, do Chorwacji czy w zimie, korzystamy z przyczepy bardziej stacjonarnie, no to nie wyobrażam sobie nie mieć tam przyczepy, tylko samochód, tak? Jasne, jasne. Tomku, jestem ciekaw, masz kampery i przyczepy. No i teraz wszyscy mamy wyzwania. Nie ma samochodów, nie ma podwozi, ceny galopują w górę. Zastanawiam się nad takim faktem, czy dzisiaj jako dealer, głównie przyczep jednak kempingowych, tak przynajmniej cię kojarzę,
czy przyczepy kempingowe wyjdą obronną ręką z tego kryzysu? Czy to będzie się lepiej trzymać niż kampery, wiesz, których nie ma, które są absurdalnie już drogie, knausy pewnie też poszły w górę, a jednak przyczepa jest okej. Okay. Dla mnie zagrożeniem dla przyczep są samochody, które mogą je ciągnąć, dlatego że obserwujemy coraz więcej samochodów hybrydowych, elektrycznych i tak dalej, które się praktycznie nie nadają, mało nadają się. Albo nie nadają, nie nadają do tego. Byliśmy razem w fabryce też samochodów elektrycznych. Pamiętam. Nie nadają się do tego, żeby to ciągnęło przyczepę. I tutaj jest właśnie problem, bo jakbyśmy chcieli, tak jak powiedziałeś, każdy chce mieć już teraz klimatyzację, movera, akumulator, to wszystko waży, te przyczepy są coraz cięższe. Teraz już mamy, kiedyś przyczepa, która miała 1300 kg, miała 2,8, bo nie było opony, która by to przeniosła taki ciężar, żeby się lepiej jechało. No te konstrukcje teraz nowe, mamy przyczepę 5,80 wewnątrz i ona jest na jednej osi i ma DMC 2 tony. Więc to jest też dużo. Mamy już 2 tony na jednej osi. To jest naprawdę bardzo dużo, prawda? Ale teraz jaki samochód może pociągnąć 2 tony? To jest twoje BMW. Na przykład. Mówię o przyczepie, która jest jedną z najbardziej popularnych. To jest model Zudwing 580 QS. Właśnie mnie oderwałeś, bo pisaliśmy zamówienie na taką przyczepę dla państwa, którzy przyjechali tu z Krakowa. Bardzo fajna przyczepa. Bardzo dobrze się sprzedaje z kilku względów. Jest duża, wygodna, ma nie za duża, czyli 5,80, jedna oś, ma ogromną łazienkę, miejsce do spania wygodne dla 6 osób, jest bardzo zgrabna, elegancka w środku, ma duże łóżko dla rodziców, no po prostu wszystkie cechy zebrano w tej jednej przyczepie i mamy wersję ją większej, mniejszej, Sporta, Zudwinda. I te wszystkie układy są bardzo zbliżone i to jest naprawdę najbardziej poszukiwany, najbardziej... Ile waży? Jakie jest jej DMC? No i tutaj mamy też, dopasowujemy się do rynku, czyli specjalnie na nasz rynek robimy wersje, które fabryka może nam homologować na najmniejszą masę, czyli jeżeli w wersji Zudwind zaczynamy od 1600 kg, 1700 kg, potem mamy przeskok na 1800, 1900, bo 2 tony. Oczywiście ten przeskok oznacza też wymianę osi. Jasne. Jeżeli weźmiemy taką samą przyczepę w wersji Sport, ona może się zacząć od 1600, 1700 i też oczywiście 2 tony. Te 2 tony nawet w Sporcie już wymagają zupełnie też tych dużych kół 17-calowych, bo te mniejsze felgi aluminiowe nie wytrzymują, nie są dopuszczone do takich obciążeń. Nie? Ty dużo mówiłeś i dużo też pokazywałeś mi zdjęć prywatnie, że właśnie przyczepę użytkujesz głównie zimą, stosując fajny przedsionek zimowy. Powiedz mi, dlaczego polscy odbiorcy, posiadacze przyczep kempingowych nie korzystają z nich przez cały rok? Gdzie nie jest tak, szkopu? Bartku, ja uważam, że to tak nie jest, tylko wiele osób jeszcze tego nie odkryło. Ja po prostu odkryłem... Na kempingu, gdzie jestem, trzeba było, mamy kolejkę oczekujących, którzy by chcieli się dostać na ten kemping. W Austrii, ja bardzo po prostu lubię jeździć na nartach. W Austrii jest wiele kempingów, na które ludzie czekają latami, żeby mieć miejsce na zimowym kempingu w ulubionym miejscu, tak? Tutaj, w tym miejscu pod stokiem. No ja akurat z racji tego, że mieszkam we Wrocławiu, no to nie wymyśliłem sobie gdzieś daleko, tylko w Czechach, gdzie mam 180 km. Zapraszam do Szpindlerowego Młyna, mogę pokazać, jak to wygląda i zobaczysz, tam stoi mnóstwo przyczep, jedna przy drugiej, dlatego... Ale polskich przyczep? Czy pół na pół, myślę, że... Coś wybuchło. Myślę, że jest to... Mamy chyba już przewagę nad czeską jednak ekipą. Tak, jest więcej Polaków w Czechach niż przyczep. Natomiast... Urwało ci dźwięk? Halo. Nie, jesteśmy. Dobra. Mamy jakiś problem, tak? Problemy techniczne są normalne. Halo. Czy wszystko jest ok? A jednak nie, widzisz? Coś się stało. I to takie na żywo jeszcze, prawda? W Knausie by tak nie działo wszędzie. Się. Wszędzie, słuchajcie, to nie jest tak. Dziękuję. Dzięki. Halo? Jesteśmy. Okay. Czyli mówisz, że pół na pół? Tego, że... Wpadnij kiedyś, zobaczysz, stoi mnóstwo przyczep z przedsionkami zimowymi,
No głównie są, po prostu Izabela ma taki specjalny przedsionek zimowy, większy, mniejszy, ale który się sprawdza, bo tu nie problem jest jak jesteśmy na miejscu, tylko problem jest jak nas nie ma przez cały tydzień i spada 2 metry śniegu i ten przedsionek musi się sam odśnieżyć. No tak. I musi być tak zrobiony, żeby ta część tego śniegu się zsunęła, bo nawet jak on by był nie wiem z czego, to by się załamał, tak, pod takim naporem śniegu. Znaczy jak on spadnie, to jest najczęściej zmarznięty. Problem jest jak wychodzi słońce, ten śnieg zamiela się w wodną masę, a potem tak. Zamarza, jest lodem, napada następny i tak dalej. Ta część śniegu musi się zsunąć. Natomiast to wychodzenie, bo tak mówimy, wychodzenie w lecie z kempingu na trawkę, na boso i tak dalej, to jest przyjemne. Ale uwierzcie mi, że jak wyjdziecie w zimie na boso albo w klapkach na zewnątrz, idąc umyć zęby i będziecie, wydaje się, że jest zimno, ale każdy z panów w szlafroku bajera rano, prawda, przed umyciem ząbków, stoją na dworze, nikomu nie jest zimno. To jest zupełnie inny poziom. Ale ci powiem, że dla kogoś... Jest bardzo przyjemny i większość tych ludzi, bo przyznam się, że bardzo dużo naszych klientów po prostu między innymi załatwiałem im wręcz miejsca tam na kempingu, nie zdawało sobie sprawy, że to będzie tak fajnie w zimie i nie wyobrażają sobie nie mieć tego miejsca na zimowym kempingu. Ale jak komuś byś powiedział takiego, wiesz, osobie niezwiązanej z naszą branżą, kompletnie, wiesz, nigdy kamper, nigdy przyczepa, w klapkach, zimą, wiesz, wariat. No po prostu. Ja wiem, przecież dzieci się rozchorują albo coś. No nie? Właśnie. Co ty, to jest niesamowite. Ja sam tego do końca nie rozumiem, ale jak dzieci mają katarek, coś, są chore, to jedziemy do szpitala, zaraz wszystko przechodzi, nie? I tam im nie jest zimno, latają, śnieg na brzuchu, cały dzień się w tym śniegu tąkają. Moje dzieci jak były małe, to przyjeżdżały do szpindla i mówiły, tatuś, to jest nasz inny świat. To jest drugi świat, bo no, we Wrocławiu tego śniegu nie zobaczysz. No tak? Nie ma, tam nigdy nie było. No, tam jest bardzo mało, jest to najcieplejsze miejsce w Polsce, natomiast tam najczęściej zawsze jest śnieg. No, jesteśmy na terenie Parku Karkonoskiego, więc to ta zieleń, woda... Strumień jest obok, tak? Jest pięknie i to obcowanie z tą naturą w tych warunkach zimowych no, robi z ciebie takiego też trochę twardziela, nie? Bo to też lubię. Natomiast większość ludzi się pyta, czy tam nie jest zimno? Mhm. I powiem wam, nie jest zimno. Moje dzieci wszystkie od urodzenia były w przyczepie. Mało tego, pochwalę się. Mam córkę, która zrobiła mnie dziadkiem, już mam jedną wnuczkę i druga jest w drodze. I właśnie też tłumaczę naszym klientom, że też im zamówiłem taką przyczepę właśnie, tak. Która miała być gotowa na wiosnę, ale no, moja córka też nie pojechała na te wakacje tą przyczepą, ale mamy nadzieję pojechać na zimę. I te małe dzieci, które jedno jeszcze nie narodzone, na pewno będą w zimie w tej przyczepie, więc nie możemy się obawiać tego, że tam jest zimno, tak? Na pewno będzie ciepło, bo nikt by nie ryzykował zabierać nowonarodzonego dziecka w takie warunki. Natomiast mamy też możliwości techniczne, to co powiedziałeś. Możemy wysłać SMS-a, przyjeżdżamy, w przyczepie jest ciepło. To wszystko jest prawie niemożliwe. Kiedyś trzeba było najpierw przyjechać, odpalić ogrzewanie, iść na piwo, pochodzić 2 godziny dookoła, żeby można było zostać w przyczepie. Teraz jest odwrotnie. No, te czasy się zmieniają. Tomku, już powolutku idąc w kierunku końca, te pierwsze są chyba targi po tym boomie, prawda? Po karawaningowym szczycie, po sprzedaży automatycznej. Jak oceniasz pierwszy dzień i co mówią do ciebie klienci? No bo masz wyższe ceny. Nie są pierwsze, ominęły cię jedne. Byłeś na urlopie, byłem. Byliśmy jeszcze w Nadarzynie. I jak w Nadarzynie było? I myślę, że tutaj po pierwszym dniu, którym był piątek, będzie ciężko jeszcze nam oceniać. Natomiast po targach w Nadarzynie mogę powiedzieć, że absolutnie nie zmalało zainteresowanie, natomiast troszeczkę zmieniła nam się grupa odbiorców. Ci klienci, którzy chcieli takie tańsze produkty, te tańsze produkty no, niestety nie zrobiły tanie. Się tańsze, tylko troszkę są droższe, to tutaj zaobserwujemy trochę wycofanie rynku, zastanawianie się, ale tu też duży problem jest z tym, że finansowanie jest dużo droższe. No ale też mamy nowy produkt, polecamy po prostu robić to finansowanie w euro. Te oprocentowanie jest po prostu niższe. I mogę powiedzieć z kolei, że zainteresowanie produktami luksusowymi wzrasta. Czyli kryzys, to niestety tak dziwnie działa. Czyli osoby, które są dobrze sytuowane, mają pieniądze, dalej będą miały te pieniądze. Lokują i te osoby, się, jako tak, inwestycje. Ale one zawsze jak kupują, to kupują coś z górnej półki, tak? Natomiast my na ten sezon byliśmy przygotowani troszeczkę inaczej, czyli mamy więcej pojazdów tych
normalnych, powiedzmy tanich, mniej tych drogich. Kiedyś było, to też Niemcom tłumaczyłem, że nasz rynek jest zupełnie inny, czyli jak jest piramida sprzedaży, to na dole tej piramidy są najtańsze produkty, potem są ta klasa średnia, no a tych najdroższych sprzedaje się tylko kilka. Knaus miał kiedyś taki model Eurostar. To był najlepszy, najdroższy model, jaki w ogóle Knaus produkował. No i ja w Polsce sprzedawałem tylko Eurostary i się śmiałem, że ta piramida w Polsce stoi na swoim czubku, a nie na podstawie, tak? Bo wszystko jest odwrotnie. Czyli u nas po prostu tylko parę osób, niewiele, ale parę osób mogło w ogóle sobie kupić przyczepę. Ja jak już kupowało, to tą najdroższą. No i te targi pokazały ostatnio, że myśmy posprzedawali właśnie te najlepsze, najdroższe modele, tego sprzedaliśmy więcej. Z tych mniejszych i tanich mniejsze zainteresowanie. Czyli kryzysu, krótko mówiąc, nie odczuwasz po prostu? No, nie odczuwam go bezpośrednio, natomiast gdzieś on tam powoli coś słychać, ale ja jestem zawsze optymistą i myślę, że przyczepy się obronią. Nie wiem jak auta, bo są dużo, dużo droższe. I tutaj pytałeś, przyczepa może zastąpić samochód. No właśnie. Samochód nie zastąpi przyczepy. Jeżeli byśmy chcieli mieć tylko jedną rzecz, to mówię, przyczepa jest nie do zastąpienia samochodem kempingowym. Odwrotnie Tomku, się da. Uciekaj, zobacz co tam no się widzę, dzieje. Widzę. Tłumy. Dziękuję bardzo. Dziękuję do zobaczenia. Również. Powodzenia. Miło dziękuję było. Wam bardzo. Dziękuję. Słuchajcie, moim gościem był Tomasz Schmidt z firmy Procam, sprzedając oczywiście markę Knaus. Teraz króciutka przerwa i wracamy z transmisją tuż po niej. Kontynuujemy naszą transmisję na żywo, prosto z targów Caravan Salon w Poznaniu. Mój kolejny gość, Adam Baś, firma Nordyński. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry. Adam, trochę tak zawsze się kręciłeś wokół tej branży, szukałeś jakiegoś sposobu, no i znalazłeś. I to jaki sposób? Niewiadówki. Tak. Niewiadowa do tej pory ja przynajmniej na targach w Polsce nie widziałem. Powiem ci, byłem zaskoczony, że widziałem go w Niemczech, w Düsseldorfie. Zainteresowanie było olbrzymie. Jak to działało, że polski producent, marka z wieloletnią tradycją, do tej pory na targach polskich karawaningowych nie istniała? Wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim powód jest bardzo, bardzo prozaiczny. Niewiadów jest szalenie popularny na całym świecie. Naprawdę, ponad 90% produkcji wersji nie tylko karawaningowych, ale też przyczep technicznych idzie na eksport. Zachodnia Europa, południowa, Skandynawia, nawet Australia. Więc jeżeli mamy zbyt, fabryka pracuje pełną parą, otwieramy kolejne zakłady, żeby tylko móc produkować, wyrobić się z zamówieniami, no to z drugiej strony, wiesz, jak to się mówi, po co wydawać pieniądze, skoro sprzedaje się samo, tak? Jasne. W Polsce, no mamy kilku dealerów takich, których rzeczywiście możemy kojarzyć z tej marki. Ja się bardzo cieszę, że dołączyłem do tego grona, bo tak jak wiesz, wziąłem sobie na ambit to, że rozmawialiśmy o tym, bardzo mnie bolało, że Niewiadów jeździ wszędzie, widać go wszędzie, a nie ma go w Polsce. Co ciekawe, ludziom się wydaje, że Niewiadów już nie istnieje, już nie produkuje. My jeździliśmy cały zeszły rok z moją żoną zapiekanką, we dwójkę. Zrozumieliśmy fenomen Niewiadowa, dlatego zakochaliśmy się w tej marce. I ludzie do nas podchodzili na kempingach masowo, mówiąc, jaka piękna renowacja. Mówię, to nie jest renowacja, to jest przyczepa z 2020 roku. To oni produkują? Tak, tak. Ale trzeba pamiętać, tak, bo ludzie pamiętają moment, bo był głośny moment, kiedy fabryka niewiadowska, państwowa fabryka z kapitałem państwowym upadła i tą masę upadłościową wykupiła polska spółka z polskim kapitałem, która tak naprawdę no, miała do postawienia firmę od zera, wykorzystując cały know-how, ten, który Niewiadów miał. Uważam, że na tak krótki okres odbudowanie takiej marki to ich wielki sukces. Dlaczego Niewiadówki? Bo były dostępne? Dlaczego nie inne marki, które pewnie są bardziej marżowe pod kątem sprzedaży? Dlaczego Niewiadów? Bo były? Po pierwsze, inne marki dlaczego nie? Bo tak, oczywiście, rozmawialiśmy z bardzo wieloma producentami, chyba nawet ze wszystkimi, którzy
liczą się, powiedzmy sobie, w sprzedaży na rynku polskim. Czyli oczywiście z tymi, którzy, powiedzmy sobie, mają w ofercie takie produkty bardziej budżetowe, bardziej dla masowego polskiego klienta, no bo wiemy, że ten rynek luksusowy w Polsce jest dość mocno ograniczony, tak? I rozmawialiśmy, jak był boom, więc no cóż, po co mamy brać kolejnego dealera, jak nie możemy dostarczyć pojazdów tych, które już mamy zamówione. Tak? A jak to wygląda w Niewiadowie w takim razie, jak ty dzisiaj zamawiasz, powiedzmy, 100 przyczep, ile Niewiadów dostarcza? 100 przyczep? Rzeczywiście? Zapyta, czy nie zrobi 120. I okres produkcji, czyli jeżeli dzisiaj składamy zamówienie, jeżeli przyjdą do nas państwo dzisiaj podpisać zamówienie, przed nowym rokiem jest przyczepa. To szybko. Zafiksowana cena. Wiesz co, nikt nie jest w stanie dostarczać tak szybko przyczep kempingowych, czyli oni te moce produkcyjne w Niewiadowie muszą mieć przepotężne. Tak, tak. Ponadto, wiesz, nasza współpraca od początku nabrała takiego rozpędu, bo tak naprawdę, kiedy zadzwoniłem do Niewiadowa, to też usłyszałem, nie, proszę pana, my mamy zakaz rozszerzania sieci dealerskiej. Mówię, okej, ale kto dał ten zakaz? No, to mogę panu podać maila. No i napisałem, tak? I raptem się okazało, że no okej, jak to jesteście taką dużą firmą, bo rzeczywiście, jak wiesz, bo byłeś u nas niejednokrotnie, nasze centrum motoryzacyjne to bardzo wiele branż, bardzo wiele marek i robimy kawał roboty z różnych jakby takich małych elementów złożonych i okazało się, że okej, dobrze, panie Adamie, no to spróbujmy, tylko jaki ma pan plan? No i teraz się zaczęło. Przedawajmy Niewiadówki w Polsce. No ale zobacz, przed chwilą zakulisowo rozmawialiśmy, że przedstawiciele Niewiadowa są u ciebie na stoisku firmy nordyńskiej i oni są zaskoczeni. Wiesz, przerażeni można by nawet powiedzieć ilością ludzi, wiesz, kolejkami i tak dalej, i tak dalej. No to nie chcieli się wystawiać, wcześniej nie było zainteresowania, a teraz mówią wow. Nie wiedzieliśmy, że tak jest. Naprawdę nie wiedzieli, nie spodziewali się czegoś takiego? Znaczy, wiesz co, Niewiadów sam był na targach ostatni raz dobre parę lat temu w Warszawie. Jak sami mówią, wtedy z tego nie byli zadowoleni, więc tak naprawdę chyba to był powód, że ich nie było nigdzie więcej. No jak wiesz, od czasów... starych, dobrych czasów targów warszawskich, no ja tu już w tej branży starałem się działać. Wiem, jak powinno wyglądać stoisko, wiem, jak się promować. No ponadto też to, co najważniejsze w życiu, tak? Sieć kontaktów. Ty, nasi wspólni, znajomi, przyjaciele. Każdy mnie wita w tej branży z otwartymi ramionami. Jakbyś tu był już od lat, prawda? Tak. No bo się znamy się kupę lat. No właśnie. I tak naprawdę uważam, że mój pomysł to Niewiadowa, tak, na tą promocję spowodował właśnie, że my już wczoraj mieliśmy, kolokwialnie mówiąc, mrowisko na stoisku. Trzeba pamiętać, że to jest oficjalne stoisko dealera nordyński, ale stoisko producenckie. Tak? Dlatego ja mam też pracowników z fabryki przyczep Niewiadów u siebie na stoisku. Przyjechał prawie cały dział handlowy do pomocy i nie jesteśmy się w stanie w tym momencie, tak jak widziałeś, obrobić z obsługą każdego klienta, odpowiedzieć na każde pytanie. Ja z tego miejsca też bym chciał państwa bardzo przeprosić, ale my naprawdę się staramy, bardzo chcemy z każdym z państwa porozmawiać, przede wszystkim usłyszeć każdą historię, bo co jest ważne, przychodzą do nas ludzie opowiadając historię swojego życia, gdzie wychowali się w Niewiadówkach, prawie że się urodzili, jak to się mówi. Wiesz co, to chyba są emocje, nie? Pierwszy pocałunek, pierwsza dziewczyna, pierwszy seks i wiesz, wszystko w tej Niewiadówce. I dlatego to się tak dobrze kojarzy dzisiaj. Ludzie przychodzą do nas prosić o konkretne części, tak? Bo oni robią sobie renowacje, mają... gdzieś wyciągnęli z szopy dziadka, stryjka, gdzieś tam, no bo jest boom. Wiesz, jak cena Niewiadówek, tych starych skorup wzrosła tak, że kiedyś mogliśmy starą skorupę kupić za 1000 zł, dzisiaj do renowacji kupujemy za 6, 7, 10, tak? Więc no jest ten boom na te starsze przyczepy, na te kultowe przyczepy, tak? Słuchaj, ja może to na wyrost, ale ja bym porównał, że Niewiadów
to taki kult jak Eriba. Mówisz? Tak. Aż tak? Tak. Jesteś patrząc po tym, co mamy tutaj, jak państwo do nas przychodzicie, z jaką serdecznością i podejściem, nie jednej osobie się, wiesz, łza wokół zakręciła. Ludzie opowiadają swoje historie pod tytułem mieliśmy taką, ale z drugiej strony wow, nie wierzą, że N-Cross Max to też produkcja niewiadowa, tak? No to nie wygląda jak niewiadówka, umówmy się. Wygląda jak normalna przyczepa. Powiedz mi, Adam, miałem przed chwilą tutaj Tomka Schmidta z Knausa i Tomek powiedział, nie jestem spokojny o przyszłość przyczep kempingowych marki Knaus, ale obawiam się przyszłości rynku motoryzacyjnego, że wkrótce nie będzie samochodów, którymi będzie można te przyczepy holować. A niewiadów to lekkie przyczepy. Tak. Dlatego jest tak popularny na całym świecie. Czyli niezależnie od tego, w którą stronę idzie motoryzacja, to przypominam państwu, że przyczepę lekko możemy podłączyć do praktycznie do każdego samochodu. Tak? Już te większe nasze przyczepy rzeczywiście wymagają wtedy przeliczenia tych kilogramów, żeby przypadkiem nie pojechać bez uprawnień. Niemniej jednak też bardzo dużo z nich, ponieważ są bardzo lekkie, mieści się w tych granicach, które pozwala nam na przykład kategoria prawa jazdy B, no bo jak wiemy, w Polsce większość z nas cyrkuluje tak, żeby się zmieścić w tym B. To tak jak z kamperami do 3,5 tony. Nie wiem, dlaczego nie chcemy robić tej kategorii, ale tak jest. Ale wiesz co, znowu przeszliśmy chwilę na temat kamperów 3,5 tony. Widziałeś, zrobiliśmy tą doczepkę do kampera, żeby trochę ich odciążyć. I jesteśmy zaskoczeni po prostu odbiorem. Nie nadążamy drukować cenników, tak? Bo wszyscy mówią wow. No i znowu w jakichś tam, wiesz, typowo niewiadowskich pieniądzach, tak? A nie za jakieś naście, 20 parę tysięcy, tak? Porozmawiajmy w takim razie o pieniądzach. Rozmawiałem z Witkiem Tuchowskim, z Cargo. On mówi, słuchaj, Bartek, najtańsze hobby 90 parę tysięcy tak. złotych, które mamy na placu. Wchodzę do niewiadowa, 42 tysiące brutto? Tak. I to jest jakaś cena... Katalog. Katalog. Powiem ci, jak to się udaje? Bo jakość tych przyczep, ludzie, wiesz, wchodzą do Hobby, do Detlesa, nawet do Knausa i mówią, a kiedyś to było. Było lepiej. Wchodzą do niewiadowa, jest tak samo dobrze jak kiedyś. Tak. A myślę, że nawet lepiej, wiesz? Oni bardzo mają power, chcą i się bardzo rozwijają, tak? Ja podziwiam, bo non-stop prowadzamy nowości. Zrobiliśmy N-Cross Maxa w tym momencie tą wersję przedprodukcyjną, którą mamy na stoisku. I rzeczywiście okazuje się, że wszyscy mówią wow, jaka duża przyczepa, a w jakiej niskiej cenie. Proszę państwa, przypominam, że N-Cross Max, tak, prawdziwa rodzinna przyczepa, ten piękny rodzinny układ, zaczyna się od 85 tysięcy brutto. Z ogrzewaniem, ze wszystkim, z ciepłą wodą w standardzie, na ramię Alco, więc naprawdę jest, uważam to, że kurczę, te ceny same robią robotę, tak? I oczywiście mamy przygotowaną specjalną ofertę targową, bo tym bardziej nam zależy, tak, żeby stąd wyjechać naprawdę z bardzo dużą ilością zamówień. I znowu tutaj za kulisami rozmawialiśmy, bardzo się cieszę, że dilerzy innych marek z zagranicy przyjeżdżają do nas i mówią, słuchajcie, my byśmy chcieli was sprzedawać. A to znowu też dlatego, co powiedziałeś, kiedyś było lepiej. Tak, dilerzy innych marek też mówią, kurczę, naszych klientów już i nas nie stać. Nawet na takie hobby, które, no powiedzmy sobie, jest tą marką z tymi modelami bardzo, bardzo budżetowymi, tak? Znowu, hobby, drewno w ścianach podstawowych modelach. U nas w Niewiadowie sami robimy ściany, nie ma ani grama drewna, tak? Idą gdzieś tam tym swoim torem pod tytułem przyczepy niewiadowskie nie gniją, tak? Po prostu. Nie ma wstydu jeździć niewiadówką, prawda? Ja jestem dumny. Ja jestem dumny, wiesz, jeździłem zapiekanką, tak? Podczepiona do nowoczesnego samochodu, do dużego kombi. Ja uważam, że taki zestaw wygląda genialnie. I dlaczego mamy się wstydzić? Ja wolę jeździć nową niewiadówką niż niewiadomego pochodzenia i historii przyczepą sprowadzoną z zagranicy 10, 12, 15-letnią, żeby wyrównać pułap cenowy.
No a później się zastanawiać i pisać posty po internecie. Słuchajcie, trochę mam miękką podłogę. Słuchajcie, co to za ciemny nalot za oknem, tak? I tak dalej, wiesz. Nowe to nowe. Śpisz w swoim łóżku, robisz to, co robisz w toalecie, ale do własnej toalety, tak? Masz swoją kuchnię, swoją lodówkę, jest nowa, tak? To tak jak się wprowadzamy do nowego mieszkania. Ten zapach nowości... Jest fan. Tak. Jest fan. Jasne. I rozmawialiśmy tu, przepraszam, chwilę o przyszłości przyczep. Ja uważam też, że wyznacznikiem tego, gdzie jest dzisiaj Niewiadów z naszą aktualną produkcją, jest to, że klienci obchodząc naszą piękną halę piątą, gdzie stoją najwięksi i my. Największy i nowy. Tak? Dla mnie też już jest to wielkie wyróżnienie, tak? I tu bardzo dziękuję organizatorom targów, że cię przyjęli. Tak, przyjęli mnie i to też przyjęli otwartymi ramionami i umiejscowili na tej hali. Ludzie przechodząc od początku hali, przechodzą przez Elkam, przechodzą przez Knausa, przez ACK, Cargo, Centrum Kempingowe Kutno. Później przychodzą do nas i mówią, kurczę, to tak jak w tych markach. Porównują nas z Knausem, porównują nas z Detlefsem. Tylko jest, później dochodzimy do konkluzji, no tak, tylko tu ta przyczepa doposażona, to tam totalny budżet, podstawa i tak dalej. Chyba się nie zmieścisz nawet. No może i tak, ale wiesz, to jeżeli ludzie już są w stanie w tym momencie, patrząc na przyczepę, porównywać ją z Detlefsem, z Knausem, no to dla mnie to jest wyróżnienie. Czyli już jesteśmy na poziomie takim, oczywiście, wiadomo, że też cena w głowie, z tyłu głowy robi tą robotę, tak? Że jestem w stanie gdzieś tam przychylniejszym okiem spojrzeć na Niewiadów albo przymknąć oko na te miejsca, w których te oszczędności rzeczywiście widać. No bo tak jak rozmawiamy, no ta cena nie bierze się znikąd, tak? Są pewne rzeczy, które oczywiście można by było zrobić inaczej. Ale za większą stawkę wszystko kosztuje. Wszystko pieniądze, tak? Powiedz mi, starzy wyjadacze dzisiaj u mnie będą. Był Tomek, tak. Było Cargo, będzie Centrum Kempingowe. To są firmy, wiesz, które sprzedają kilkanaście lat, jak nie kilkadziesiąt już na polskim rynku. Każda branża ma swoje blaski i cienie. Ciężko jest wejść na rynek w branży karawaningowej? Wiesz co, jeżeli jesteś nowy, znikąd, to myślę, że ciężko. Ja miałem ten handicap, że ja dla nikogo nie jestem nowy, tak? Bo nazwa mojej firmy, tak? Czyli firma Nordyński z Łodzi, jest dla większości karawaningowców obca, tym bardziej, że w ogóle Łódź jest obca dla karawaningowców, bo jest, potwierdzam. No, nie licząc serdecznego przyjaciela Piotrusia z Alkampu i ich fantastycznej roboty, zabudów, sklepu i tak dalej, no to jesteśmy taką czarną dziurą karawaningową, tak? Ludzie chcą przyjechać do Łodzi, to nawet się nie mają gdzie zatrzymać, trzeba na manufakturze, wiesz, stawać na dziko. Stąd też nasz pomysł, żeby zrobić te parę miejsc takich postojowych u siebie pod firmą. Tym bardziej, że jesteśmy blisko autostrady. Ale dzięki temu, że ja rzeczywiście tu z wami już współpracowałem przy różnych okazjach, różnych eventach, zlotach, niezlotach, to się okazało, że kurczę, ja nie widzę, żeby mi było trudno. Wiesz, doposażenia, najwięksi producenci. Ja jeszcze nie sprzedałem, bo tak jak rozmawialiśmy, dopiero tydzień temu zjechały nam przyczepy. Tak. Nie zdążyłem sprzedać żadnej przyczepy, czekałem na zamówione, a ja już podpisałem kontrakty ze wszystkimi firmami doposażeniowymi, łącznie z Moverą, tak? Więc wiesz, gdzieś tam cieszę się, że mogę, tak? Że mam tą możliwość, a tym bardziej zielone światło od mojego zarządu, żeby działać z takim rozmachem. Nordyński do tej pory był salonem samochodowym i wydaje mi się, że to jest taki dobry prolog do wejścia do świata karawaningowego, bo masz ładny salon, duży plac, serwis, no i tam właśnie możesz stworzyć miejsca postojowe, jakiś prosty camper park. Chyba jest łatwiej, nie? Jakbyś miał startować od zera albo z innej branży na przykład. Tak, jest dużo łatwiej, tym bardziej, że wiesz, kolejny drażliwy temat. Jakość obsługi klienta. Zamieniam się w słuch. Tak, my jako firma motoryzacyjna, dealer Peugeot,
jesteśmy bardzo mocno puszowani i jakby z tyłu głowy my już mamy ten kodeks etyczny gdzieś tam wpojony do tego stopnia, że każdy z nas pamięta już o najdrobniejszych szczegółach, no bo te badania tajemniczego klienta mamy non-stop. Nie zaliczysz, nie ma twojej kasy, którą powinieneś zarobić i tak dalej, wiesz. Jest bardzo ciężko w motoryzacji, tak? Tym bardziej dzisiaj. Więc ta nasza jakość obsługi klienta jest na bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie i też się staram tłumaczyć mojemu zespołowi, z którego jestem naprawdę niesamowicie dumny, że klienta karawaningowego wystarczy naprawdę porządnie obsłużyć, pokazać mu, że nie jestem tylko sprzedawcą, wciskaczem jakiegoś towaru, który mam na placu, tak, ale chcę doradzić, chcę pomóc, to raptem schodzimy na tematy spełniania marzeń klientów, tak, odpowiedzi na ich oczekiwania, czują się zaopiekowani, tym bardziej, że nasz wachlarz usług jest taki, że no u nas na miejscu załatwisz wszystko, tak, myślę, że my tym wygramy i tym bym chciał wygrać, tak? Pokazać, że rzeczywiście można to zrobić na poziomie pro. Na doświadczenia mamy no takie bardzo, bardzo duże, tak? Zaktywizowałeś konkurencję troszeczkę. Kempingi Olsztyn, no, których pozdrawiam chłopaków, przyjechali tutaj razem z tobą i nagle mamy duże stoisko niewiadowa u ciebie. U chłopaków z Kempingi Olsztyn też mają niewiadówki, też mają też inne małe tak, przyczepy. Tak. Troszkę tak chyba... Wiesz, nawet bardzo się cieszę, bo... Nieprzyjemnie, nie? Że nie. Ten nordyński się pojawi. Kurczę, trzeba jechać na targi. Znaczy, wiesz co, ja myślę, że nie mieliśmy jeszcze okazji spotkać się tak osobiście, pogadać i z tego miejsca, tak jak już mówiłem wcześniej, zapraszam na kawę. Mamy całkiem dobrą. Ania, moja żona upiekła mafinki, więc też warto spróbować. No to ja idę po transmisji. tak, tak, wiem. Dla ciebie jest specjalna porcja odłożona. Bo dziękuję to... bardzo. Słuchaj, myślę, że wiesz, znasz mnie, tak? Ja nie jestem z osób konfliktowych, tym bardziej, że podejście do handlu uważam, że mam zdrowe, tak? Nie po to tyle pracy włożyłem, żeby skompletować tak fantastyczny zespół handlowy, tyle pracy włożyłem, żeby wejść w karawaning, żebyśmy teraz wzajemnie z konkurencją się, wiesz, mieli robić jakąś wojnę podjazdową i żeby to była ta niezdrowa konkurencja, tak? Ja bym chciał, żebyśmy współpracowali, ja bym chciał, żeby w przyszłym roku stoisko na takich targach poznańskich, gdzie na pewno będziemy, bo to no widać, tak? No robimy epokowe wydarzenie. Jasne. To żeby nie wisiało tu na środku niebieskie hobby, tylko tu na środku ma wisieć niewiadów. I zróbmy te razem jako niewiadów, wszyscy dealerzy, wyjdźmy do ludzi i pokażmy, że jesteśmy razem i to w nas, w kupie siła, tak? W kupie wiesz, siła. Kupy nikt nie ruszy. Ale cieszę się, że na przykład chłopaki z Olsztyna przyjechali, przygotowali na Olsztyn kolejną odmianę naszej przyczepy, tym razem Crossa Mini. Przywieźli laminatowe jajko, też bardzo fajna przyczepa. Taki właśnie odpowiedź na te mniejsze potrzeby tych, którzy lubią gdzieś tam się pobawić w tych mniejszych przyczepach. Super, ja się bardzo cieszę, tak? I z tego miejsca, wiesz, zresztą rozmawialiśmy już nieraz, ja mam nadzieję, że to będzie bardzo fajna współpraca i pokażemy, że te statystyki sprzedaży w Polsce, kiedy do tej pory nie promowało się w ogóle, a w tym momencie zaczynamy i wychodzimy bardzo mocno, to trzecie miejsce w sprzedaży przyczep w Polsce bez niczego. No cóż, no... Polecicie wyżej? Zabrzmi buńczuć, nie, ale konkurencjo drżyj, tak? Mówisz, że aż tak? Ja myślę, że tak. Myślisz, że zdetronizujesz niemiecką markę, jaką jest Detlefs? Uważam, że bardzo popularną w Polsce, jeżeli chodzi o przyczepy. Wiesz co, po tym, co słyszę od wczoraj? Może jeszcze nie w tym roku, bo wiesz, no umówmy się, zostało nam parę miesięcy, ale... W perspektywie, wiesz, tych najbliższych 3-4 lat pracy, jeżeli dobrze odrobimy tą pracę domową, tak, uważam, że są na to szanse. Wiesz, są ciężkie czasy, tak? Przyczepy, kampery zachodnich producentów same w sobie drożeją, dostępność jest straszna, przelicznik z euro rozwala system,
a ja nie mam ryzyka kursowego. Niewiadów to jednak manufaktura, czyli sam sobie dobierasz kolory mebli. Potrzebujesz mieć szersze, węższe łóżko. Okej, robimy jednostkowo coś tam, jakieś drobne zmiany, nie ma sprawy. Chcesz mieć taką tapicerkę, takie zasłonki? Proszę bardzo, tu jest katalog materiałów, wybierz. I części tak. Też są na miejscu, w razie W. Tak. Myślisz, że na przykład wypożyczalnia oparta na niewiadówkach w Polsce ma sens? Wypożyczalnia przyczep kempingowych marki Niewiadów. Znaczy, nasza przyczepa już jest na wypożyczenie, bo zrobiliśmy, jak wiesz, naszą demonstracyjnego crossa. To dla mnie jeden. Tak. Będziesz pierwszy, obiecałem ci, więc mam nadzieję, że już niedługo... jeszcze chyba w tym tygodniu ją odbierzesz. Myślę, że to jeszcze będzie. Więc będziesz pierwszy. Uważam, że tak. Tym bardziej, że już tutaj stąd, moim zdaniem, mam nadzieję, że domkniemy 4 lub 5 kontraktów na niewiadówki na zagranicę, bo zagranica mówi, zagraniczni dilerzy, że chcemy handlować niewiadówkami, chcemy mieć wypożyczalnie niewiadówki, bo wiesz, dla nich to jest jeszcze bardziej korzystne. To jest ten dobry przelicznik, tak? Dla nich dzisiaj. Tak. I z taką dostępnością materiałów, części, oni chcą mieć niewiadówki w wypożyczalni, więc dlaczego nie niewiadówki w Polsce? Słuchaj, ja już od kiedy się pojawiłem z niewiadowem, to mam kilku znajomych ze świata wypożyczalni naszych polskich, z którymi już rozmawiam o niewiadówkach w wypożyczalniach. Z tego miejsca myślę, że mogę wymienić chyba najprężniej działającą firmę wypożyczalnianą w Polsce, czyli naszych kolegów z Koko, tak? I tak. I co myślisz, że Koko, mając Frankię, nagle weźmie ci niewiadówkę i będą wynajmować niewiadówkę? Tak. Myślisz, że tak? Myślę, że tak, bo wiesz, też widzą w tym potencjał. Pamiętaj, wypożyczalnia to tabelka. Po prostu nie oszukujmy się, że tutaj oni wzięli tą Frankię, tak, bo mieli takie widzimisię. To jest odpowiedź na potrzeby rynku. To nie tędy droga. Dokładnie. Tak? To się wszystko musi zgodzić w tabelce i jak się zgodzi, okej, idziemy w ten deal. A w tym momencie, wiesz, cena niewiadowa w kontekście wypożyczalni, cholera, zgadza się w tej tabelce, tak? A znowu, problem z przyczepami wszystkich innych marek, że przyczepy robią się takie grubaskowate, ważą. Więc kurczę, chciałbym wypożyczyć przyczepę na urlop, ale nie mam czym jej pociągnąć. Więc szukam wypożyczalni z przyczepami używanymi, starszymi, które były dużo lżejsze. Więc muszę schodzić z komfortu jazdy nową przyczepą na wypożyczalni, pojechać na wakacje przyczepą 15-20-letnią, bo taką mogę holować, albo dopłacić za to, że mi ktoś przyczepę zawiesie na miejsce. Tylko wiesz, kurczę, urlop. Jadę na urlop przyczepie po to, żeby mi ktoś zawiózł przyczepę? To nie ma sensu. Dlatego wiesz, a niewiadowa, masz wypożyczalni, zapniesz na każdy hak. Tym bardziej znowu, wiesz, niewiadów przez to, że jest producentem i tak elastycznym producentem, to my możemy, jak ludzie zamawiają przyczepy, wpisać konkretne DMC. Nie jak u większości zagranicznych producentów, że możemy zrobić, nie wiem, to na 100, to na 200, i nic pośrednio. U nas klienci, nie wiem, potrzebują mieć to na 170, bo tyle mogą mieć w dowodzie, to dostaną kwity na to na 170, tak? To też jest odpowiedź na potrzebę, tak? Wiesz, DMC u wszystkich nas robi robotę i często spędza sen z powiek, czy nie jestem przeważony, więc ten każdy kilogram się liczy. Słuchaj, ten cross, którego będziesz brał, z takim doposażeniem, jak widać, czyli tak naprawdę napchany we wszystko, on waży zaledwie 880 kg gotowy do jazdy. Więc tak naprawdę, my mamy go akurat na DMC to na 100, ale wiesz... Zrobienie na 1000 nie stanowi problemu. Nie, zrobisz 1000, zrobisz 900, tak? Bo też nasze przyczepy, specjalnie dajemy ludziom możliwość zamówienia przyczep z minimalnym DMC, gdzie tam jest 40-50 kg, ale na przykład, żeby utrzymać przyczepę lekką. Bo tego rynek też oczekuje. Jasne. Ludzie wolą załadować do samochodu, a tam mieć, wiesz, dalej przyczepę małą, lekką i spokojnie, tak? Więc wiesz, myślę, że ta personalizacja to jest to, czego nie ma... U konkurencji. Nie ma zagranica. Jasne, i to jest nasza przewaga konkurencyjna, tak?
Moim gościem, moi drodzy, był Adam Baś. Adam, bardzo Ci dziękuję za obecność. Zapraszamy na targi Caravan Salon, które potrwają dziś i jutro i oczywiście na stoisko firmy nordyńskiej. Te wszystkie niewiadówki, o których dzisiaj mówiliśmy, będzie można zobaczyć właśnie przez najbliższe dni na tym stoisku. Teraz króciutka przerwa, przerwa troszeczkę taka obiadowa, a po niej wracamy z kolejnymi rozmowami, z kolejnymi firmami, z kolejnymi przedstawicielami naszej branży. Do zobaczenia wkrótce. Dziękuję. Witam ponownie. Kontynuujemy naszą transmisję na żywo prosto z targów Caravan Salon w Poznaniu. Moim kolejnym gościem jest Piotr Wolski z firmy Mobile Caravan Center. Dzień dobry, Piotrze. Cześć. Jak bardzo. Wrażenia? Po pierwszym dniu i po połówce dzisiaj wydajesz się być naprawdę zmęczony, więc chyba jest dobrze. Jest dobrze. Jesteśmy zadowoleni. Pogoda nam tylko nie dopisuje, natomiast zwiedzający bardzo. Jasne. Piotrze, nagrywaliśmy już materiał wideo na ten temat i ja go chcę kontynuować. Mhm. Dlaczego warto kupić kampera powyżej 3,5 tony? Słuchaj, no przyczyn jest wiele. Coraz więcej klientów, którzy nas odwiedzają, po pierwsze mówią, że mają małą ładowność, jeżdżą przeładowani. W tej chwili tak szacując, jakieś 85% naszych klientów jeździ przeładowany. Mają problemy coraz większe w Austrii, w Niemczech, w Polsce zaczynają się też problemy, bo inspekcja wraz z policją po prostu te samochody sprawdza. Już w tej chwili są te automatyczne wagi w drogach, połączone z kamerami, więc jest bardzo łatwo namierzyć taki samochód. I tak de facto, jak ludzie chcą jeździć więcej niż dwie osoby, cztery, pięć, czasami kampery są sześcioosobowe, to po prostu nie ma siły ten kamper siłą rzeczy jest przeładowany. No ale zobacz, masz w ofercie Kartago i tam raczej ten temat powyżej 3,5 tony jest pewnego rodzaju normą, ale masz też Benimara, tak. I tam już do 3,5 tony, a przecież możesz zamówić kampera z zwiększonym DMC. Czemu Polacy tego nie robią? Ja bym nie powiedział, że to Polacy tego też nie robią, ale w Europie jednak, wiesz, masz to prawo jazdy kategorii B, który jest prawo jazdą do 3,5 tony i większość ludzi takie prawo jazdy posiada. Jednak jeszcze jest niewiele ludzi, którzy mają prawo jazdy kategorii C, bo to wiadomo, wiąże się z kursem, wiąże się z egzaminem. Co prawda nie jest to aż takie straszne i niemożliwe do zdania. Natomiast wielu ludzi upatruje w tym, że to jest pewna przeszkoda, którą trzeba przejść jeszcze jeden egzamin. Nie wiem, z czym to jest związane tak dokładnie, ale przypuszczam, że... Wiesz, mąż poimprezuje, żona kampera na B poprowadzi, a tak, oboje muszą zrobić C chyba, nie? Czasami jest odwrotnie, no żona poimprezuje i... Coś w tym jest. Jasne. Różnica w jakości wykonania kamper do 3,5 tony, a powyżej 3,5 tony, moim zdaniem jest odczuwalna, widoczna na pierwszy rzut oka. A twoim zdaniem? Słuchaj, to zależy w jakiej marce. Bo jak powiedziałeś, że moje wszystkie samochody Kartago są samochodami powyżej 3,5 tony, skłamałem. Więc tu jest przepaść w porównaniu z innymi markami. Natomiast w innych naszych markach też są samochody, które są 3,5-tonowe, ale są też 3,850. Też już są powyżej 3,5 tony, tylko de facto jest to ten sam samochód zabudowany na innym podwoziu. W przypadku Fiata jest to podwozie Light bądź Maxi i tam nie ma różnic żadnych, jeżeli chodzi o zabudowę. Natomiast generalnie kampery, które się buduje powyżej 3,5 tony, tak jak Kartago, nie masz takich ograniczeń, jeżeli chodzi o, nie wiem, ilość mebli, nie chcę powiedzieć jakość, ale to też się wiąże z jakością tych mebli, grubością ścianek, trwałością tych mebli. Tu masz większe pole do popisu. Zawsze tą tonę czy dwie masz jakby więcej tego zapasu w samochodzie. Bo przeważnie samochody Kartago to jest 4,5 bądź 5,5 tony. No i obalmy może troszkę mit na temat opłat drogowych. No bo kategoria C to jest pierwszy zawsze wymieniony powód, tak. A potem aj powyżej 3,5 tony to takie opłaty na promach, z autostrady, tysiące złotych tam zostawię. To jak rzeczywiście to wygląda? Słuchaj, to jest takie trochę przewrotne mówienie, bo wyobraź sobie tak. Znaczy do mnie przychodzą klienci po Kartago, i mówią, no tak, ale to jest samochód zintegrowany, a co mi się stanie, jak zbiję przednią szybę? A ja mówię, proszę Państwa, ale jak kupujecie samochód za 700 czy 800 zł, to nie kupujecie autokasko? Przecież to jest autokasko pokrywa te szkody. Więc czym jest koszt
załóżmy 4000, 5000 zł za przednią szybę w porównaniu z kosztem całego auta. I tak samo też jest z opłatami drogowymi. Jeżeli jedziemy przez Austrię samochodem osobowym, to kupujemy winietę, o ile pamiętam, za 11 euro. Natomiast jadąc samochodem powyżej 3,5 tony, trzeba już się zaopatrzyć w GoBoxa. No właśnie. I tutaj słyszałem, że przejazd między Polską a Włochami to może być nawet koszt 100 euro. 100 euro? Tak. Czy ale to jest koszt, ale który to nie jest tak, ja nie wiem tego, jakby znam to tylko z opowieści. 100 euro. To czym jest 100 euro w porównaniu, nie wiem, z kosztem samochodu? Mandatu, wydaną, nie wiem, pieniędzmi na benzynę. To jest w ogóle, ja uważam, że to nie jest aż tak wielki koszt. Piotrze, dzisiaj taką mam tezę podczas tej transmisji, że trzeba zerwać z porównywaniem się do rynku niemieckiego. Nie masz wrażenia, że my Polacy bardzo lubimy się do Niemców porównywać, ale my, nasza branża, to zupełnie inni ludzie, inne samochody, inne potrzeby, nawet inne wydarzenia i też inny sposób uprawiania karawaningu. Prawda czy nieprawda? Oczywiście, ja się tutaj w 100% z tobą zgadzam. I powiem ci, od pewnego czasu, kiedy my prowadziliśmy rozmowy z naszymi producentami, to jakby oni narzucili, ponieważ większość marek, które reprezentujemy, to są marki niemieckie, to oni starali się porównywać nas do tego rynku niemieckiego, a my im często mówiliśmy, że słuchajcie, to zupełnie jest ślepa uliczka, my jesteśmy zupełnie innym rynkiem ze względu na zamożność społeczeństwa, ze względu na przyzwyczajenia i wiele, wiele innych czynników. Poza tym, no, można powiedzieć, że jesteśmy wszyscy w Unii Europejskiej, że ona niby jest taka sama, natomiast to jest, w ramach tej Unii Europejskiej są narody, które są czasami zupełnie inne. I my też jesteśmy zupełnie innym narodem niż Niemcy. No, pokazuje to w tej chwili wojna na Ukrainie chociażby. Ale ja uważam, że nasz rynek jest taki bardzo wdzięczny. Mi się bardzo dobrze współpracuję z klientami, bo jakby nasze to rozumienie karawaningu jest zupełnie inne. To, co ja na przykład zauważyłem, jeżdżąc na targi do Düsseldorfu, tam gro transakcji zawiera się na targach. Zgadza się. Ale to jest na takiej zasadzie, że przychodzą ludzie, przychodzi rodzina, oglądają sobie jedną, drugą, trzecią przyczepę bądź samochód i potem sobie siadają z jakimś handlowcem, mówią dobrze, no i z listy wybierają to wyposażenie. My mamy trochę inne podejście do tego biznesu, bo u nas przez to, że tych klientów jest mniej, wiadomo, przez zamożność, przez populację, natomiast mamy czas na to, żeby tych naszych klientów dopieścić. Mianowicie, żeby usiąść z nimi i nie tylko przy stole spisać tą umowę przez, nie wiem, 15-20 minut, może 30, tylko my siedzimy z nimi parę godzin, dobierając po pierwsze samochód, który jest im potrzebny, po pierwsze, najpierw rozpoznajemy ich potrzeby, potem dobieramy samochód, a dopiero potem go kompletujemy i dobieramy akcesoria do niego. Więc uważam, że ten czas poświęcany klientowi jest bardzo ważny, zarówno dla klientów, jak i dla nas. Ja tak myślę, że najlepiej po twoich markach to widać w Kartago. Kartago niemieckie, to zawsze samochody, mówię o tych dużych linerach, pięknych, drogich, są dwuosobowe. A w Polsce, jak przyjeżdżam do ciebie na plac, zawsze widzę, opuszczane łóżko elektryczne, bo może ktoś z nami pojedzie, tak, prawda? Tak, tak. Chociaż czasami też mamy zapytania o takie samochody dwuosobowe, natomiast my jako Polacy jesteśmy rodzinni i zawsze dziadkowie zabierają wnuki, rodzice zabierają dzieci i dla mnie to jest bardzo fajne, bo ja też mam dużą rodzinę, więc nie wyobrażam sobie jazdy bez dzieci albo samemu. Jasne. Jak zawsze nagrywam jakiś materiał o takich drogich kamperach, a takie też macie w ofercie, pojawiają się komentarze: Bartek, na kogo na to stać? Kto to kupuje? No ktoś kupuje. Czy od ciebie, czy od innych dealerów te luksusowe pojazdy się kupują. Kim jest polski klient kupujący luksusowego kampera, powiedzmy, za więcej niż 1 000 000 zł? No przede wszystkim jest przedsiębiorcą. I to jest, uważam, że bardzo fajne, bo ja się bardzo cieszę z tego, jak przychodzą do mnie przedsiębiorcy, których stać na takiego kampera za 1 000 000 zł. Bo to znaczy, że Polska się rozwija, że polskie firmy się rozwijają, i ci ludzie mogą kupować sobie takie drogie kampery. Więc przeważnie są to przedsiębiorcy. Benimar ma alkowy.
nadal ma alkowy. Alkowów swoją drogą jest mało. No i zobacz, przychodzi do ciebie taki klient, mówi, że ma trójkę dzieci, dwie osoby, piątka, no to proponujesz mu alkowę, chcąc, nie chcąc. Tak. No i wiesz, że będzie przeważony. No słuchaj, z góry to wiesz. Wiesz co, ale my sprzedając taki samochód informujemy o tym, jaką on ma ładowność. Jeżeli jeszcze jeździ z dziećmi, to jest pół problemu. Wiadomo, że dzieci są mniejsze, mniej ważą, można zabrać im mniejszą ilość tam, nie wiem, ubrań, rzeczy, ale zawsze mówimy, że mają być ostrożni w pakowaniu tego kampera. Jasne. Raz się spotkałem z takim klientem, który mówi, że jeździ do Chorwacji i zabiera ze sobą 11 zgrzewek wody. Ja mówię, proszę pana, to szacunek. 11, czy tam powiedzmy 10 zgrzewek wody, to ile to jest? No sporo, tak. 6,5, 9, 90 litrów. 90 kilogramów. W samej wodzie. W samej wodzie. Jasne. I to dodatkowej wodzie, nie wodzie czystej w kamperze, więc no tacy klienci też się zdarzają. Natomiast my staramy się, my jesteśmy zawsze bardzo tacy szczerzy wobec naszych klientów. Informujemy ich, że szanowny kliencie, ten samochód ma, nie wiem, 350 kilo ładowności, ten ma 450 kilo, ten może ciągnąć przyczepę, ten nie może ciągnąć przyczepy, bo takie rzeczy też się zdarzają. Więc staramy się o tych wszystkich problemach związanych z konkretnym modelem poinformować klienta. A powiedz mi, w momencie, kiedy kupię od ciebie tego wspomnianego już Benimara i stwierdzę, kurczę, no nie mieszczę się. Czy mogę do ciebie wrócić i powiedzieć, panie Piotrze, można to jakieś DMC zwiększyć? Coś pan może jako czasami dealer można podziałać? To zrobić. Czasami można to jak zrobić. Wygląda taka procedura, powiedz mi? Znaczy najłatwiej jest, jak samochód jest niezarejestrowany. Jasne, bo wtedy jest kwestia wymiany COC i wtedy nie ma problemu. Ale sobie pojeździłem już pół roku, stwierdzam, no nie, to był błąd. Więc jeżeli istnieje taka techniczna możliwość, po pierwsze, jeżeli podwozie jest przystosowane do zwiększenia tego DMC, to możemy się pokusić o taką procedurę zwiększenia tego DMC. Gorzej, jak podwozie nie jest przystosowane do tego zwiększenia dopuszczalnej masy całkowitej. Długa, żmudna praca, żeby zwiększyć takie DMC, kiedy jest taka możliwość? No nie, bo to jest praca papierowa tylko. Po prostu, tak. Po prostu. Jest to jakiś koszt, jest to obarczone? Tak, no wiąże się to z kosztami, ale to jest zwykle paręset euro. Jasne, czyli bez problemu. Bez problemu. Jak targi. Jak targi. Jak targi. To znaczy, o co pytasz konkretnie? To znaczy, że byłeś w nadarzynie, jesteś w Poznaniu, na nadarzyn powieszono psy pod wieloma kątami i pytam cię o szczerą opinię, porównanie obu imprez tegorocznych w Polsce. Wiesz co? Ja jestem daleki zawsze od porównań, natomiast powiem ci tak, te targi są dla nas po raz pierwszy takimi dużymi targami, bo w zeszłym roku te targi były dużo mniejsze, w tym roku naprawdę są dużymi targami, jesteśmy zadowoleni, bo mamy też duże stoisko, dużą ilość samochodów, akurat nam się udało tak to zorganizować. Jakby można powiedzieć, o role się odwróciły. W zeszłym roku nadarzyn był większym wydarzeniem, w tym roku jest Poznań. Więc nie chciałbym porównywać. Jesteśmy z nadarzyna również zadowoleni. Mimo tego, nie wiem, małego formatu, rozmiaru, które miały te targi. A dla ciebie jest ważny, prawda, nadarzyn? No bo pracujesz nadarzyn, na tamtym rynku. Jesteśmy z Warszawy, to dlatego jest to ważne. To jest nasz rynek. Powiedz mi, ja słyszałem taką kiedyś opinię, że jak sprzedaje się kampery czy przyczepy w Warszawie, to mało klientów jest z Warszawy. De facto to są klienci gdzieś tam z okolic, albo w ogóle z innych miejscowości. Tak. To jest prawda? No, czasami tak. Czasami tak. W Warszawie nie ma kultury karawaningowej? Nie, jest troszeczkę inaczej. Wiesz co, no, Warszawa ma prawie 2 miliony mieszkańców, ale zauważ, jakie firmy są w Warszawie. W Warszawie jest bardzo dużo korporacji, tak. Więc w związku z tym masz bardzo dużo pracowników tych korporacji. Takich ludzi stać na wynajem kampera, ale nie zawsze stać na zakup tego kampera. Więc, ale też wokół Warszawy jest bardzo dużo biznesów prywatnych, dużo takich przedsiębiorców, którzy przyjeżdżają do nas po kampery. Yes. Natomiast zauważ, że są takie miasta właśnie, jak nie wiem, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, może Poznań w mniejszym stopniu, ale które właśnie skupiają siedziby dużych korporacji. I wtedy masz przewagę tych ludzi, jednak pracowników korporacji. O kamperach porozmawialiśmy, a u ciebie na stoisku przyczep kempingowych brak w tym roku. Pomimo tego, że takowe masz w ofercie. Co się stało? Słuchaj, w tym roku postawiliśmy po prostu na kampery. W tym roku postawiliśmy na kampery, postawiliśmy na promocję Kartago, bardzo dużą. I mamy, no tutaj nie chwaląc się, największe stoisko Kartago na targach.
i postawiliśmy na naszą markę, która się bardzo prężnie rozwija, to znaczy Benimara. Z Benimara jesteśmy bardzo zadowoleni, to jest taka nasza marka wolumenowa. Bardzo dobra, jest to w sumie chyba najlepsza marka, jeżeli chodzi o grupę Trigano, pod względem i jakości samochodów, i też ceny tych samochodów, bo to jest marka, która niewiele, można powiedzieć, patrząc na cały rynek, podniosła te ceny, zachowała taką samą jakość i cały czas trzyma tą jakość. Kiedyś powiedziałeś w swoim materiale, że Benimar wreszcie zaczął być, czy podniósł swoją jakość, wreszcie zaczął być dobrym samochodem. Nadal tak uważam. Ja też tak uważam i Benimar ma właśnie to do siebie, że on tą jakość trzyma. W zeszłym roku, jak byliśmy na konwencji Benimara, pokazano nam nową fabrykę, przepraszam, w tym roku to było. Pokazali nam nową fabrykę, pokazali nam to, jakie mają plany rozwojowe i powiem Ci, że to zaczyna być wiodąca marka w grupie Trigano, w którą bardzo dużo pieniędzy inwestuje się i będzie zainwestowane. Wszystko jest w miarę w jednym miejscu, bo to jest w Peniscoli w Hiszpanii bądź powiedzmy w jakimś tam niewielkim odległości od tej fabryki. Więc to jest fabryka, która jest fabryką bardzo przyszłościową i będzie, myślę, że taką wiodącą fabryką w grupie Trigano. Nie tylko pod względem produktów, ale również pod względem jakości. Czyli nie boisz się braku dostępności w takim razie Benimarów? Myślę, że nie. Będą. Myślę, po prostu że będą. Powiedz mi, jestem ciekaw, jest dużo przedstawicieli niemieckich marek, a jak Benimar podchodzi do polskiego rynku? Benimar hiszpański, prawda? Słuchaj, dla Benimara rynek polski jest bardzo, można powiedzieć, ważnym rynkiem, bo my tutaj działając we dwóch na tym rynku z Jackiem, stanowimy dużą, można powiedzieć, część sprzedaży, dużą część eksportu Benimara, więc oni, można powiedzieć, że się liczą z naszym zdaniem, traktują nas jakby z pełnym szacunkiem i jakby nie puszczają mimo uszu tego, co mówimy, słuchają naszych sugestii technicznych, produktowych, jak również marketingowych, bo mamy od nich wsparcie, więc myślę, że to jest dla nich ważny rynek. Zobacz, że oni dopiero niedawno, to było chyba rok temu, weszli na niemiecki rynek. No właśnie. Który wydawałby się w ogóle największym w Europie. Zgadza się. A oni dopiero w zeszłym roku weszli na ten niemiecki rynek. To było jakieś takie celowe działanie? Słuchaj, myślę, że to jest, że to było działanie generalnie chyba płynące z góry, czyli z Trigano, a nie z samego Benimara. Samego Benimara. Rozmawiałem dzisiaj z Tomkiem Schmidtem tutaj w tym samym miejscu. On ma i kampery, i przyczepy kempingowe, tak samo jak ty. I mówi, nie boję się o przyszłość przyczep kempingowych. Przyczepy kempingowe zawsze będą dobrze się sprzedawały. Nie mógł tego samego powiedzieć o kamperach, ale o przyszłość przyczep był spokojny. Twoim zdaniem, no bo chyba weszliśmy w trochę takie wypłaszczenie w tym momencie rynku, czy właśnie przyczepy kempingowe będą was trzymać, was jako dealerów, czy jednak kampery? Wiesz co, trudno powiedzieć. To, co kiedyś było zauważane, mieliśmy tego unikać, ale na tym niemieckim rynku, że on, ta waga przesunęła się z przyczep na kampery. Natomiast teraz zauważamy, że znowu ta sprzedaż przyczep rośnie w Niemczech, niewiele. Natomiast myślę, że zawsze tak jak klienci są podzieleni. No jedni wolą przyczepy, drudzy wolą kampery. To ale takie... ty tych kamperów, biedaku, nie masz, jak wszyscy dealerzy. Ja mam. Dlaczego mówię, że... Obcinają produkcję, no, obcinają, są różne, wiesz, przeboje z cenami, niezależnie od was, prawda? Słuchaj, no ale to samo się dzieje z przyczepami. Ceny przyczep też rosną. Jest większa dostępność przyczep z racji tego, że nie bazuje ta przyczepa już na podwoziu jakiegoś tam producenta, bo zwykle z tym jest kłopot z dostępnością. Nie wiem, no myślę, że ten rynek będzie zawsze jakoś tam podzielony i zarówno przyczepy, jak i kampery będą się sprzedawały. To Piotrze, nie jest tak, że ten rynek przyczep po prostu zginie w pewnym momencie. Jasne. Piotrze, już tak zbliżając się do końca, ty nadal masz pasję, nie? Do karawaningu. Jakby siedzisz w tym, zarabiasz na tym pieniądze, masz wciągniętą całą rodzinę właściwie w firmę, a jednocześnie czasem do ciebie dzwonię, a jestem na półwyspie, a pojechałem kamperem, pociągnąłem przyczepę. Dalej cię to bawi, dalej cię to rajcuje, po prostu. Wiesz co, bo ja tym się zaraziłem, można powiedzieć, przez moich rodziców, kiedy oni tam dawno, dawno temu kupili pierwszą przyczepę niewiadowską i zaczęliśmy jeździć z tą przyczepą. No i tak mi to zostało.
Nie nudzi ci się? Nie, nie, uważam, że to jest... Nie, ja tego tak nie traktuję, że to jest przechodzenie z pracy do pracy. Czasami się spotykamy z tym, że jak jeździmy na półwysep, że klienci do nas, byli klienci, przyszli klienci, potencjalnie przychodzą do nas i tutaj nas zagadują. Oczywiście, że rozmawiamy na ten temat, ale nie czujemy się, jakbyśmy byli cały czas w pracy, bo lubimy to, co robimy. I dla nas to nie ma znaczenia. Możemy nawet na urlopie porozmawiać o przyczepach, o kamperach i nie stanowi to dla nas problemu. Nie można teraz tu przechodzić, bo mamy transmisję na żywo, proszę pana. Trzeba zejść dookoła. A do trójki panowie wiedzą na gość? Nie wiemy. Piotrze, ostatnie pytanie mam do ciebie na temat serwisu. Tak. Jak myślisz, czy w najbliższych latach, mówimy taki o 5 lat do przodu, jak bardzo istotny będzie serwis przy sprzedaży kamperów i przyczep kempingowych? Bartek, serwis zawsze był, jest i będzie istotny. Ale troszkę się ten temat pomija, nie uważasz? Mówimy dużo o nowościach, o kamperach, o przyczepach. Sprzedajemy je, no ale to trzeba też serwisować. Słuchaj, ale można powiedzieć, że są sprzedawcy i są dealerzy. Jeden te przyczepy sprzedaje, a drugi jest dealerem, można powiedzieć, pełną gębą i wie, że prowadząc dealerstwo trzeba prowadzić pełen zakres usług. Piotrze, dziękuję za rozmowę. Piotr Wolski, firma Mobitech Caravan Center, hala numer 3, jeżeli mnie pamięć nie myli. Jeżeli chcecie się zapoznać z ofertą marki Benimar, Cartago i chyba jeszcze jakiś malutki... Sunlighta mamy jeszcze. A jeszcze Sunlighta. To zapraszamy do hali numer 3. Teraz przerwa i wracamy za chwilę. Dziękuję bardzo. Po chwili przerwy, moi drodzy, wracamy, ale na kobietę trzeba poczekać, prawda? Dzień dobry, Dario. Dzień dobry. Miło cię widzieć. Cześć. Daria Nadera z firmy X-Camp. Dario, od kiedy jesteście na rynku karawaningowym? 21 rok? Dokładnie grudzień 2020, pierwsza autoryzacja, lajki. Natomiast na ten moment to są już nasze drugie targi, więc dwa pełne lata. Powiedz mi, ciężko wejść w ten świat karawaningowy, ciężko nawiązać kontakty, wiesz, do momentu, kiedy nie jesteś jakby z tą branżą związana, a nagle pak, pyk. Myślę, że jak ktoś ma w sobie taką pasję do podróżowania i złapie tego bakcyla dotyczącego podróżowania, to naprawdę nie jest to coś trudnego, a odkryłam w kamperach naprawdę mega, mega dużo fajnej wiedzy, która rzeczywiście zupełnie zmieniła mój pogląd na cały ten świat kamperowy. Świetna sprawa. Co jest najtrudniejsze takie w wejściu w rynek karawaningowy? Pozyskanie nowych marek, kontakty z fabrykami? Co jest takim naprawdę? Myślę, że najtrudniejsze jest w ogóle znalezienie odpowiedniej kadry, odpowiednich pracowników, ponieważ sam, jeżeli chodzi o klientów, to karawaning w Polsce staje się tak popularny, że nie trzeba ich szukać, sami do nas docierają. Oczywiście mamy pewne plany, jeżeli chodzi o marketing i docieranie do zupełnie nowych grup klientów, aczkolwiek uważam, że najtrudniejsze w dzisiejszych czasach jest znalezienie odpowiedniej kadry, głównie jeżeli chodzi o serwisantów. Właśnie chciałem pytać, czy sprzedaż, czy serwis? Myślę, że bardziej serwis, ponieważ tych fachowców, jeżeli chodzi o w naszym przypadku zupełnie inną branżę, jest zupełnie łatwiej znaleźć, natomiast typowo kamperowych fachowców jest na rynku, myślę, jeszcze mało. I stąd największe problemy z serwisem, aczkolwiek szkolimy się, żeby tą sytuację odmienić. Dlaczego Leica, dlaczego Etrusco, dlaczego akurat te marki? Bo były, czy rzeczywiście coś was przekonało do tych marek? Kiedy nawet teraz rozmawiam z klientami na stoisku i mówię o tym, że Etrusco jest właściwie tą samą fabryką co Leica, wow. Leica jest znana z tego, że to jest świetna jakość, piękny design, że Włosi się na tym znają, więc na pewno nie jest to przypadek, nie jest to fakt, że była akurat taka możliwość, tylko faktycznie chcieliśmy, mimo może nie tylko dlatego, że to jest taki świetny produkt, ale sami też uwielbiamy te kierunki, jeżeli chodzi o Włochy, uwielbiamy personalnie design, robotę, że tak powiem, Włochów, ich wyczucie stylu i to, że większość rzeczy jest robiona wciąż manualnie, jako taka manufaktura, więc myślę, że to na pewno nie jest przypadek i Etrusco faktycznie, będąc marką, pod marką Leica, można to w ten sposób ująć, ma w sobie ciągle ten sam urok tych Włoch.
naprawdę super, super produkty w dobrych cenach. Zauważyłeś, że łatwo się nawiązuje w tej branży kontakty, w sensie weszliście jako nowi, jest rok później i właściwie już każdy wie, kto to jest X-Camp, kto to jest Daria Nadera. Generalnie chyba jest łatwo. Ja byłam na pierwszym swoim zlocie na właśnie zlocie na Służewcu, co prawda to było dosyć niedawno, ale właśnie też organizowanym przez MTP. I byłam pod mega wrażeniem, jak super szybko łapie się kontakty, jeżeli chodzi o świat tutaj kamperowiczów, karawaningowy, na właśnie takich zlotach między innymi, czy właśnie na kempingu. I myślę, że ten luz taki zaszczepiony w ludziach, którzy mają coś wspólnego z karawaningiem, przekłada się też nie tylko na relacje prywatne, ale też na biznes i uważam, że rzeczywiście nie jest trudno tutaj złapać dobry kontakt, taką samą energię, ponieważ wszyscy żyjemy po prostu tak samo, jakbyśmy byli właśnie na takim wielkim kempingu, jakim jest polski rynek karawaningowy. Weszliście w dobrym momencie na rynek karawaningowy, a potem zaczęły się problemy. Nie ma podwozi, nie ma konfiguracji, które chcecie zrobić i generalnie też bardzo wiele problemów, które macie z klientami, są niezależne od was. Jak sobie z tym radzicie? Jak to dzisiaj wygląda? Zgadza się. Natomiast założyliśmy sobie taki cel, żeby rzeczywiście skupić się na maksymalnie dobrej obsłudze klienta. I owszem, ten czas, kiedy udało nam się dostać pierwszą autoryzację, był super czasem, aczkolwiek nie był tak do końca super, bo nie mieliśmy tyle pojazdów dla klientów, którzy byli faktycznie zainteresowani zakupem pojazdów kempingowych. Więc uważam, że owszem, był to trudny czas, mimo fali zakupów przez tutaj naszych rodaków, jeżeli chodzi o kampery. Natomiast uważam, że to się kiedyś musi zmienić, a taki dobry posmak po prostu, jak klient zostanie obsłużony w naszej firmie, na pewno pozostanie i gdzieś ta informacja, że było tutaj fajnie, przetrwa te najgorsze czasy z dostępnością pojazdów i być może w przyszłości będziemy w stanie zaopatrywać wszystkich zainteresowanych klientów, więc mam nadzieję, że będzie lepiej. Powiedziałaś o tej jakości obsługi. Mam nadzieję, że dużo nie zdradzę, jak powiem, że rozmawiałam z twoim szefem, który chciał sam kupić pojazd kempingowy i on powiedział, wiesz dlaczego założyłem X-Camp? Bo miałem dość tego, w jaki sposób jestem traktowany jako klient. Coś w tym chyba musi być, bo rzeczywiście ta jakość obsługi na przykład w salonach motoryzacyjnych jest okej. Okay. Wszędzie masz podobny standard, a w firmach karawaningowych bywa z tym różnie. Myślę, że to był czas, kiedy po prostu tej pracy było tak dużo, nie chcę tutaj kolegów tłumaczyć, aczkolwiek uważam, że to było tak duże zainteresowanie, że być może po prostu brakowało czasu na to, żeby obsłużyć tak jak powinno się klienta, który jednak zostawia dosyć spore pieniądze w naszej firmie. Natomiast uważam, że dostrzegane są te problemy, jakie były w przeszłości i raczej wszyscy teraz starają się tak, oglądając stoiska i rozmawiając z klientami, którzy chodzili, obserwowali inne firmy, że rzeczywiście się to zmienia, że jednak dużo firm dostrzega, że warto tą relację z klientem nawiązywać. No, dla nas to może być niezbyt dobra informacja, natomiast ogólnie myślę, że trochę rywalizacji jest zdrowe, więc... Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Jest okay. Tak. Zaskoczyło cię coś w obsłudze polskiego klienta? Szczerze mówiąc, mam już kilku klientów nawet z zagranicy, więc można tutaj porównywać. Jest tu jakaś opcja do porównywania. Natomiast uważam, że polski klient jest specyficzny na tyle i dlatego, że ma bardzo dużo pytań, ponieważ jeszcze wiedzy jako takiej o kamperach nie mamy. Mimo wszystko, że tutaj bardzo się, Bartek, starasz. Natomiast uważam, że jeszcze takiej dużej wiedzy nie mamy i po prostu musimy tak naprawdę tego klienta zaznajomić tak od podstaw z kamperem. I być może tutaj rzeczywiście, dlatego ten proces sprzedażowy też nie jest taki szybki jak w Niemczech i nie chodzi tylko o koszty danego kampera, tylko myślę, że też to, że muszą klienci poznać w ogóle, z czym ten karawanik się je. I być może, no mam nadzieję, że w trakcie rozwoju karawaningu w Polsce się to zmieni, klienci będą bardziej świadomi, będą wiedzieć, czego chcą. Natomiast teraz na razie tak szukają, nie wiedzą dokładnie czego.
ale myślę, że to się zmienia. Czyli co, w dalszym ciągu trafiasz na pytanie na zasadzie, o, jest toaleta, wow, jestem zaskoczony, tak. Jest kabina prysznicowa. Przyznaję, że tak, nawet, nawet teraz tutaj dzisiaj. Być może dlatego, że producenci wymyślają coraz to fajniejsze rozwiązania, żeby skorzystać tutaj, właściwie wykorzystać jak najbardziej ergonomię pojazdu. Wiadomo, że musimy tutaj ciągle te 3,5 tony mamy gdzieś z tyłu głowy i myślę, że tutaj producenci stają się coraz bardziej świadomi w związku ze wzrostem sprzedaży na rynku polskim. I wydaje mi się, że tak, tych pytań na razie jest jeszcze sporo, aczkolwiek już coraz więcej mam klientów ekspertów. Typowy polski klient, który dociera do waszej firmy, X-Camp, jaki on jest? Zobacz, jak przyjrzymy się na halach, to są młodzi ludzie, tak pi razy oko w naszym wieku. Pojedziemy na targi do Düsseldorfu, zupełnie zmienia się grupa wiekowa, ale też pewnie klient jest też zupełnie inny, z innymi wymaganiami. Ja szczerze mówiąc, no niestety, uważam wciąż, że raczej są to ludzie nie w naszym wieku. Raczej są to ludzie, którzy mają więcej trochę czasu. Ja myślę, że tutaj jeżeli chodzi o podróżowanie kamperem, to no wiadomo, nie jest to takie szybkie przemieszczanie się, tylko raczej jest to kontemplowanie wszystkiego, co nas wokół otacza, więc nie jest to ten pęd, który myślę, że tak w młodych ludziach jest mega, mega charakterystyczną cechą. I myślę, że też jeżeli chodzi o młodych ludzi, jeszcze nie wszyscy, raczej większość nie może pozwolić sobie na taki wydatek, jakim jest kamper, więc uważam, że mimo wszystko i z doświadczenia wiem, że to są raczej ludzie dojrzali, którzy mają już powiedzmy dzieci w naszym wieku i mają więcej czasu na to, żeby faktycznie podróżować, korzystać z życia teraz na maksa. Ale to mówisz o kamperze, a przyczepy kempingowe? Rzeczywiście, jeżeli z natury rodzinne, tak, prawda? Tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o przyczepy kempingowe, średnia wieku na pewno jest niższa. I zwykle są to też już ludzie z dziećmi właśnie dlatego, żeby skorzystać z jak największej przestrzeni, którą mogą wykorzystać właśnie między innymi na to, żeby dzieci miały każde dziecko z własny swój kąt. Więc rzeczywiście w przypadku przyczep masz rację, są to ludzie trochę młodsi, natomiast wciąż nie są to dwudziestolatkowie, raczej osoby, które mają powiedzmy 40 lat, tak? Czyli w średnim wieku. Daleko od Kalisza macie firmę? Ile to jest bliziutko, zapraszam serdecznie. Ceków koło Kalisza, 15 km od Kalisza dokładnie, bardzo blisko zjazdu z autostrady A2 w Kole. Pyszna kawa, oczywiście na miejscu, fajne pojazdy i na pewno staramy się, żeby była jak najlepsza obsługa. Dario, ale my wywiadu nie kończymy. Ja specjalnie pytam o ten Kalisz, bo tam jeszcze nie było firmy karawaningowej. I jestem ciekaw, czy przyjeżdżają rzeczywiście ludzie z Kalisza, z okolic, bo dużo się mówi o tym, że w Kaliszu i w okolicach jest dużo majętnych osób, dużo majętnych klientów. To jest prawda? Faktycznie, jeżeli chodzi o okolice, to bardzo, bardzo duża sprzedaż była w naszych tutaj klientów rodowitych, że tak to nazwę. Natomiast klienci przyjeżdżają do nas z całego kraju. Mamy klientów w górach, mamy klientów nad morzem, którzy jeżdżą naszymi pojazdami, więc nie ma to takiej reguły. Natomiast uważam, że miejsce, mimo że jest tak troszeczkę na uboczu, to jednak w centrum Polski, co sprawia, że naprawdę bardzo prosty jest dojazd z każdego właściwie miejsca w Polsce do nas. Jest w największych miast mamy w sumie takie same odległości, czyli po stówce do Wrocławia, po stówce do Poznania, Warszawa 2 godzinki autostradą, no 2,5. Ale bardzo blisko, więc uważam, że lokalizacja jest całkiem ciekawa i w fajnej okoliczności przyrody. Wy jako dealerzy, a ty jako handlowiec już specyficznie, no przychodzę jako klient do ciebie, przedstawiasz mi ofertę i ja mówię, pani Dario, potrzebuję chwili czasu na zastanowienie się. Mijają 2-3 tygodnie, wracam do ciebie, a ty mówisz mi, no już przykro mi, panie Bartku, cena jest nieaktualna. Powiem ci, że stawia to was, sprzedawców, w bardzo niekomfortowej sytuacji. Jak sobie radzisz z tą dynamiką zmian cen? Faktycznie, jeżeli chodzi o dynamikę sprawy cen, to jest to temat no, bardzo drażliwy, nie tylko dla klientów, ale tak jak wspomniałeś, dla sprzedawców. Nie da się z tym radzić. Kwestia jest, myślę, tego, że klienci coraz bardziej są świadomi tego, że nie tylko ceny kamperów, ale ceny właściwie podstawowych produktów zmieniają się z dnia na dzień i niestety codziennie, niestety nie idzie to cena w dół, tylko w górę i myślę, że klienci są już na tyle uświadomieni, że wiedzą, że drobne różnice kursowe czy cokolwiek jest dzisiaj czymś zupełnie normalnym, więc na szczęście nie stanowi takiego problemu, jeżeli chodzi o uświadamianie klientów. No na pewno stanowi to problem dla portfela,
aczkolwiek staramy się, żeby wynagrodzić to klientom w jakiś sposób fajnymi opcjami promocji na akcesoria, tak żeby po prostu tego nie odczuwali. Cash czy leasing dzisiaj? No kurczę, niestety na razie cash. Cash. Dlaczego niestety mówisz? Myślę, że niestety dlatego, że klienci rzeczywiście, no sprawa tego, że tak drogie są leasingi i kredyty w Polsce nie są, nie jest to dla nas dobra informacja, dla nas wszystkich uważam, więc na ten moment jest to, są to zakupy typowo gotówkowe, czasami oczywiście zdarzają się pojedyncze przypadki leasingów, no wiem, że banki bardzo się starają, nie jest to ich, od nich zależna sytuacja, tylko od WIBOR-a, natomiast mam nadzieję, że będzie raczej lepiej, nie gorzej. Tak jak podsumowując, na ten moment raczej jest to gotówka. To takie jest fajne mrożenie kapitału. Taki zakup kampera, powiedzmy, za 100 tysięcy euro, to jest takie, można powiedzieć, swego rodzaju inwestycja. Jeżeli masz dokładnie przedsiębiorstwo, tak, to możesz nawet pracować, wykorzystywać go na jakieś cele reklamowe i tak dalej. Jasne, jeżeli chodzi właśnie o wykorzystanie kampera, to wiele jest pomysłów, jeżeli chodzi o zakup pojazdu na firmę. Mam klientkę, która jest lekarzem i też tutaj prowadzi terapię i właśnie prowadzi swoje ma taką przychodnię na kołach, powiedzmy, można to tak w ten sposób określić i rzeczywiście wykorzystuje kampera w ten sposób, więc dużo jest takich podejść, można by powiedzieć, niekonwencjonalnych, jeżeli chodzi o wykorzystanie kampera, aczkolwiek bardzo fajnie można wtedy nie tylko być bliżej klienta, ale i zdobyć koszty dla firmy. Wy prywatnie sobie też jeździcie, prawda? Jakby macie tą pasję po prostu. Jest kupa ludzi, którzy tutaj sprzedają przyczepy, kampery, nie wiem, z 20 lat, a oni w dalszym ciągu, jak jadą na urlop, to jadą właśnie na urlop karawaningowy. I wy robicie dokładnie to samo, i twój szef, i współpracownicy, więc jest pasja. Super, naprawdę nie spodziewałam się tego. Przed sprzedażą pojazdów kempingowych w ogóle nie miałam wyobrażenia, jak fajnie może być w kamperze, jak super może być na kempingach. Myślę, że to wszyscy powtarzamy, ale naprawdę tak jest. Naprawdę taka energia ludzi, którzy spotykają się na kempingach, ale w ogóle podróżowanie kamperem jest to zupełnie fajna sprawa. Oczywiście jest dosyć wymagająca, bo wiadomo, kampera trzeba odpowiednio przygotowywać, dbać o niego, aczkolwiek dla ludzi, którzy chcą aktywnie spędzać czas, to nie ma lepszej opcji jak kamper. Jesteś prawdopodobnie jedyną kobietą dzisiaj podczas mojej transmisji, więc muszę o to zapytać, jak kobieta radzi sobie w kamperze? No bo suszenie włosów, te kabiny prysznicowe ciasne, zbiorniki na wodę małe. Z punktu widzenia faceta, wiesz, my możemy tydzień siedzieć i się nie myć, jest okej, tak? Serio? Serio. Ale właśnie wydaje mi się, że kobiety mają większe wymagania co do takiego domu na kołach. Ty się odnajdujesz? Nie stanowi to problemu? Czy idziesz na jakieś takie, wiesz? Rzeczywiście potwierdzam to, że kobiety mają większe wymagania do momentu, kiedy nie wejdą do tego samochodu i nie zobaczą, jakie są fajne, przemyślane rozwiązania. Tak, żeby rzeczywiście nie tylko facet mógł się nie myć przez te kilka dni, ale żebyśmy mogły sobie ugotować coś fajnego, wysuszyć włosy. Także nie jest to żaden problem. Myślę, że teraz producenci są tak świadomi potrzeb obu płci, że rozwiązania, które wykorzystują w środku, są spełniające oczekiwania i kobiet, i mężczyzn. Jak przechodzi małżeństwo, to facet zajmuje się samochodem, a rzeczywiście kobieta idzie i patrzy na kolorystykę? Czy raczej to jest taki błędny stereotyp? No niestety muszę potwierdzić, że jest to pewien stereotyp, który nadal się powtarza. Klienci rzeczywiście konsultują zakup, myślę o mężczyznach, konsultują zakup z kobietami. Głównie jest to właśnie kwestia wyglądu pojazdu, natomiast jeżeli chodzi o sam samochód, klientki też są coraz bardziej świadome, oglądają Bartłomieja Rysia na jego kanale na Facebooku i na YouTubie i zadają rzeczywiście merytoryczne pytania, więc nie jest to tak, że kobiety zwracają uwagę tylko na kolory i powiedzmy jakość mebli, ale faktycznie pytają o to, jak będzie im się jeździć. Kompleksowo też podeszliście do tworzenia firmy karawaningowej, bo sprzedaż okej, ale też wynajem się pojawił, tam z drobnym akcentem, ale jest. Jest też serwis, są też akcesoria, tak wiesz, z impetem, ale kompleksowo. Dzięki temu, że mamy inną firmę, która zajmuje się maszynami budowlanymi, właściwie serwisem, wynajmem, mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby rzeczywiście ten serwis i wynajem mógł funkcjonować tak, jak powinien. Oczywiście wynajem w zupełnie mniejszym stopniu, ale głównie dlatego, żeby zaznajomić klienta w ogóle z tematem kamperów. Mamy dużo klientów, którzy
finalnie kupują kampera, ale chcieliby na początku sobie spróbować takiej przygody z kamperem, więc dlatego mamy wypożyczalnię. Na ten moment ona jest jeszcze nie jest tak rozbudowana, być może w przyszłości będzie większa, natomiast na ten moment mamy trzy pojazdy, same oczywiście nowe samochody, tak aby w ofercie, którą mamy na wynajem, były pojazdy, które są aktualnie w sprzedaży. Uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast serwis jest zawsze potrzebny. Obsługujemy nie tylko marki, które autoryzujemy, ale pomagamy właściwie wszystkim przyjezdnym. Zdarzają się tacy, którzy z nienacka potrzebują pomocy i dzięki temu, że mamy właśnie tak kompleksową ofertę, jesteśmy w stanie pomagać każdemu klientowi, który jest w branży karawaningowej, tak jak powinno to wyglądać. Jak targi? Ostatnie pytanie, już tak powolutko zbliżając się do końca. Powiem ci tak, pierwsze targi po podwyżkach tych cen. Pierwsze targi, gdzie są te problemy z podwoziami, prawda? I przychodzą klienci, wiedzą, pytają, co mówią? Przede wszystkim są zaskoczeni, jeżeli chodzi o naszą markę Etrusco, którą mamy obecnie najwięcej sztuk w sprzedaży. Są zaskoczeni super ceną w stosunku do jakości, więc ja mogę ze swojego doświadczenia, niestety chwilowo małego, ponieważ nie miałam czasu wyjść ze stoiska, to jest moje pierwsze wyjście, błądziłam tutaj, żeby dotrzeć do ciebie. Natomiast uważam, że rzeczywiście klienci są świadomi, że ceny podskoczyły do góry. I nie jest dla nich to niespodzianka, natomiast tak jak wspomniałam, moi klienci są super, super zaskoczeni stosunkiem ceny do jakości pojazdów, które mamy w swojej ofercie i uważam, że targi ogólnie, patrząc tutaj wokół, są udane. Bardzo dużo odwiedzających. Dużo świeżaków, czy dużo ludzi takich już, którzy chcą wymienić kampera czy przyczepę? Dzisiaj i wczoraj zauważyłam, że jeszcze sporo zlotowiczów, którzy sprawdzają, co tam są za nowości na rynku, może mają w planach wymianę własnego samochodu na coś nowszego. Natomiast dzisiaj, teraz o tej godzinie widzę, jest godzina popołudniowa, widzę, że jest coraz więcej osób, które rzeczywiście chcą zakupić czy zorientować się w zakupie swojej pierwszej przyczepy czy kampera. Więc sporo świeżaków, co jest świetną dla nas informacją. Patrząc w przyszłość, jesteś optymistką, czy tak na spokojnie? Na jestem spokojnie. Wieczną optymistką, aczkolwiek do sprawy z dostępnością pojazdów staram się być realistką. Patrz, o co pytam. Tak, staram się być realistką, natomiast zawsze uważam, że na tyle jesteśmy wszyscy elastyczni, że oferty mogą być ograniczone. Oczywiście, jeżeli chodzi o dostępność, zawsze znajdziemy jakieś rozwiązanie. Myślę, że dostępność pojazdów jest chwilowym problemem, który kiedyś ustanie, tak jak już wcześniej wspominałam. Cóż więcej powiedzieć? Ja jestem, patrzę, mam różowe okulary na sobie i będzie dobrze. Dario, bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. Jeżeli chcielibyście się zapoznać z ofertą firmy X-Camp, to jest tak, Etrusco, dobrze mówię, tak. Laika, Birsner, ja. Riba. Tak. Coś jeszcze? Na ten moment te cztery marki, zapraszam serdecznie do zapoznania się z ofertą. Trzymajcie się. Hala numer 3. Hala numer 3, stanowisko 16, szukajcie Fiata 500. Piękny mają Fiata 500, także jeżeli przyjdziecie na stoisko, to od razu będziecie wiedzieli, o co chodzi. Króciutka przerwa i za chwilę wracamy do zobaczenia, naszej transmisji. Pa, pa. Do zobaczenia. Wracamy na targi Caravan Salon w Poznaniu. Ze mną to kolejny gość. Dzień dobry, Tomku. Cześć, Bartku. Firma Vanado, budujecie kamper. Budujecie kamperwany. Tak, jesteśmy producentem z Warszawy, mamy fabrykę w Zakręcie i produkujemy kamperwany. Długo? Dopiero od 2 lat, niecałe 2,5 roku. To takiej na fali pandemii weszliście w ten temat? Ja bym powiedział, że weszliśmy za późno w ten temat, bo jak pandemia się zaczęła i rzeczywiście ten boom karawaningowy w Polsce się zaczął, to my dopiero stawialiśmy pierwsze kroki, więc nie byliśmy nawet na niego gotowi, ale to było w ogóle niezależne z pandemią, tak jakby... Ta historia zaczęła się trochę wcześniej, ale jakby już firma powstała w trakcie pandemii. Powiedz mi, wydaje mi się, że polski rynek campervanów generalnie jest olbrzymi, bo jest dużo firm takich jak wy, które robią bardzo dobrą jakościowo zabudowę, docenianą na europejskich właściwie targach. Jednocześnie bardzo duży rynek ludzi, którzy samodzielnie budują campervany. Odnajdujesz się w tym? Nie czujesz takiego, wiesz, napięcia, konkurencji gdzieś tam na karku? Nie, ja w ogóle jakoś tak tego nie widzę, że mamy... Że jest taki rynek, że ten rynek w Polsce jest taki bardzo konkurujący ze sobą. To znaczy nie widzę tego, żeby firmy w Polsce rzeczywiście tak agresywnie ze sobą konkurowały. Myślę, że dla nas konkurencją są duże koncerny zachodnie i tak jakby zmiana tej percepcji rynku, że te kampery w Polsce produkowane są często lepsze jakościowo i robione tutaj na miejscu.
za wcale nie zawsze większe pieniądze niż te zachodnie. I myślę, że to jest nasza konkurencja i myślę, że większość firm też tak to postrzega. W związku z tym nie czuję takiego napięcia. Wiesz, jak jesteś dealerem dzisiaj, to po prostu dostajesz wyższą cenę na zakup kampera czy przyczepy kempingowej. A jak wy odczuwacie inflację w materiałach, w wyposażeniu, w tym wszystkim? No i potem trzeba to jakoś klientowi przekonać. No sorry, tak wyszło. No, jakby ja go trzymam bardzo mocno. To znaczy też dlatego, że wiele tych komponentów, które my kupujemy, są kupowane bezpośrednio w euro lub przeliczane na kurs euro, na złotówki. Do tego dochodzi nasza polska inflacja i tak rzeczywiście te ceny bardzo, bardzo mocno idą w górę. I myślę, że my to w pewnym sensie odczuwamy o tyle bardziej, że my to czujemy szybciej niż dealerzy, tak? W związku z tym, tak jakby jeżeli jakieś części drożeją, no to tak jakby dealerzy są, że tak powiem, później w tym całym łańcuchu sprzedażowym niż my, więc my to czujemy jakby szybciej, w związku z tym nasi klienci też widzą takie u nas ceny, które u dealerów dopiero zobaczą za kilka miesięcy lub pół roku, prawda? Bardzo to odczuwamy. Ty miałeś takie problemy, jak Marek Balicki z Balkampu mi opowiadał, że słuchaj, no mam z 20 kamperów na placu, ale nie mogę ich wydać klientowi. Dlaczego? Bo nie mam jednego okna, które wszędzie gdzieś tam są montowane. Mieliśmy może nie aż takie problemy, też dlatego, że wtedy, kiedy był ten największy problem, czyli zimą poprzedniego roku, tak jakby nasza skala nie była taka duża. W związku z tym, tak jakby nie mieliśmy rzeczywiście 20 samochodów, które czekały, ale rzeczywiście było tak, że samochody w 95% gotowe wyjeżdżały od nas z hali i czekały po kilka tygodni, po kilka miesięcy. Tak, na coś. Ile dzisiaj Vanado kosztuje? Taki ładnie doposażony camper van dla dwóch osób. Myślę, że od 250 tysięcy netto w górę, w takim podstawowej wersji. No i tutaj jakby drugiej granicy trudno, chyba nie da się wskazać. No chyba, bo, nie. Tak, no już jak dojdą nam do zawieszenia, jakby, przepraszam, napędy 4x4, bogate wyposażenie, no to dochodzimy gdzieś nawet do takich kwot pod pół miliona złotych. Czy ty nie masz łatwiej, sprzedając swoje samochody? Bo wiesz, klient, który przychodzi do ciebie, często ma jakieś indywidualne preferencje i on jest gotowy już na spory wydatek, bo on chce to, chce to, chce to. A ci dealerzy muszą sprzedać to, co mają tak naprawdę. Z jednej strony tak, a z drugiej strony też jest tak, że nieraz tak jest po prostu łatwiej. Tak? My też odchodzimy trochę od tego modelu, w którym można u nas dużo zmienić, kiedy można tak jakby tą zabudowę sobie, nie wiem, powiększyć łazienkę, przenieść ją na drugą stronę. My w tym momencie już jakby budujemy linię produkcyjną i rzeczywiście mamy konkretne modele samochodów. Mamy cały czas dział custom, ale to traktujemy jako nasz dział taki R&D i w nim robimy takie projekty, które są albo bardzo ciekawe, tak później dobre marketingowo, lub takie, na których możemy się dużo nauczyć. Ale tak jakby już teraz nie podchodzimy do tego w ten sposób, że rzeczywiście za każdym razem wymyślamy koło od nowa. Mamy już profesjonalne maszyny przemysłowe, wszystko zaprojektowane na 3D. Nie jesteśmy w stanie tak po prostu się tak szybko przestawić, ale też na pewno szybciej niż w dużej producencji. Ile sprzedajesz aut w Polsce, a ile za granicą? Tak procentowe, no właśnie myślę, że maksymalnie 20% sprzedaję za granicą. Maksymalnie za granicą 20%? Tak, znaczna większość samochodów, które my produkujemy, jest sprzedawana w Polsce. Ale mi teraz argument wyjąłeś, który już chciałem tutaj podjąć. No, że wiesz, że w Polsce jakby nie ma klientów na wasze auta. Są. My nie jesteśmy w stanie tak naprawdę w tym momencie tak do końca nawet zaspokoić tych klientów z Polski. Mimo tego, że naprawdę zwiększamy tą liczbę produkowanych samochodów tak szybko, jak tylko możemy. Ale jakby zainteresowanie w Polsce jest tak duże, że my w ogóle nie prowadzimy żadnych działań marketingowych za granicą. Mimo wszystko ci klienci jakoś nas znajdują, czy przez Google, czy przez social media i rzeczywiście trochę tej sprzedaży zagranicznej mamy, ale na razie tak jakby skupiamy się na rynku polskim, bo ty nam po prostu jest łatwiej, jesteśmy bliżej klienta, ma to wiele zalet dla nas. Jaki jest polski klient? Czego on od was wymaga? Jak on się zachowuje? On ma pieniądze i chce je wydać, czy raczej jest taki, wiesz, problematyczny? Jak to wygląda? Taki stereotypowy. Ja nie wiem, my bardzo lubimy naszych klientów, chyba wszystkich, więc tak jakby mi to trudno powiedzieć. Myślę, że my jesteśmy bardzo blisko naszych klientów i wchodzimy z nimi w taką po prostu w relację. Rzeczywiście oni przyjeżdżają do nas czasami na linię produkcyjną, patrzą, jakie samochody powstają, odwiedzają nas na targach, umawiają się z nami na kawę, na piwo po targach. W związku z tym mamy taką po prostu relację przyjacielską. Przyjacielską, tak, na granicy takiej prywatnej i firmowej. W związku z tym w ogóle nie narzekamy na naszych polskich klientów. Tak jakby
myślę, że jesteśmy po prostu też troszeczkę inną firmą, która jest inaczej odbierana przez nich. Myślę, że rozmawiają z ludźmi, którzy rzeczywiście tworzą tę firmę, tworzą ten produkt, za co są też nam wdzięczni i myślę, że mamy bardzo dobre układy z nimi. Młody facet jesteś, młody skład masz na stoisku i generalnie zwiedzający też, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, chyba raczej młodzi ludzie, prawda? Jak byłeś na targach gdzieś w Niemczech? No, tak, inny tak. Klient, prawda? Tak, i tutaj w Birmingham i w Parmie, we wszystkich zasadzie zagranicznych targach, w których miałem okazję brać udział, klient, jakby ta, no powiedzmy, jest inna grupa osób. W Polsce myślę, że ten karawanik rzeczywiście rozwija w tym momencie chyba głównie wśród młodych osób. Myślę, że też nasz produkt jest w dużej mierze dostosowany do młodych osób. Również dlatego, że to są camperwany w tym momencie, tak? A camperwany chętniej kupują młode osoby. I co, to kupują osoby, które na przykład pracują zdalnie? Mówisz, siano jest duże, młody ma energię i werwę, ale niestety nie ma pieniędzy. Nie, dużo osób rzeczywiście kupuje nasze samochody i potem bardzo dużo pracuje zdalnie w nich. To jest świetne połączenie. Rewelacyjne. Myślę, że tak. Tak, rewelacyjne. Myślę, że tak. Jak odbierasz targi w Poznaniu? Bardzo dobrze. Na pewno w porównaniu do innych targów, na których się wystawialiśmy, w porównaniu nie ma porównania. To znaczy są dużo, dużo lepiej zorganizowane. Na pewno są to największe targi w Polsce. Mhm. Myślę, że też sami odwiedzający je dużo lepiej odbierają. Również dlatego, że są po prostu lepiej zorganizowane. Dlatego, że każda osoba tutaj pracująca, mam wrażenie, na targach jest po prostu miła, uprzejma, poinformowana i naprawdę tworzy się bardzo fajna atmosfera, no, chyba pasująca do tego, czym się zajmujemy, prawda? Dlaczego, jakby może inaczej skonstruuję pytanie, jest dużo tych firm, które robią zabudowy camperwanów w Polsce, dlaczego Vanado? Jak mi powiesz, że jakość, to kończymy ten wywiad. Nie, nie, jakość to jest coś takiego, co trzeba robić i jakby nie można się tym chwalić, właśnie. Dlatego że jak tego nie ma, to po prostu no, nie powinno się tego robić, tak? Dlaczego Vanado? Myślę, że ja z perspektywy naszych klientów mogę powiedzieć, tak jak ja to odbieram z ich perspektywy. Myślę, że to jest to, że te samochody są po prostu zaprojektowane w taki sposób, w jaki są zaprojektowane, naturalne materiały. One takie po prostu mają inny design i to czuć, to nie chodzi nawet o to, jak one wyglądają. Chodzi o to, że jeżeli jesteśmy w takim kamperze, to myślę, że to działa tak samo jak w domu. Jeżeli siedzimy w drewnianym domku albo nawet w kuchni, w naszym mieszkaniu gdzieś, nie wiem, w Warszawie, mamy blat drewniany, drewniany stół, to czuć, że to nie jest plastik, mm-hmm. Tak jakby jest po prostu przyjemniej. I myślę, że jeszcze na takiej małej przestrzeni to gra większą rolę. Jest nam po prostu lepiej przebywać w takim środowisku, szczególnie jeżeli parkujemy ten samochód w naturze. Spieszysz się, więc kończąc wywiad, chciałbym cię podpytać o taką rzecz związaną z przyszłością karawaningu. Jak ty to widzisz jako producent? Jakie są przed tobą wyzwania? Jakie są wyzwania przed firmą? I generalnie jak będzie wyglądał karawanik na przykład za rok, za dwa, za pięć? Ciągły rozwój czy jednak spokojna stabilizacja, wzrost? Ale spokojnie. Ja nie wiem, my jakby jesteśmy za krótko na rynku, żeby mówić o statystykach u nas, dlatego że urosliśmy 4 razy w stosunku do poprzedniego roku. Rynek się skurczył 30% i nie uważam, że tak jakby ten wzrost wynika szczególnie z tego, że po prostu myślę, że on wynika po prostu głównie u nas z tego, że coraz więcej osób nas zna. O, a nie z tego powodu, że rynek ma się lepiej, no bo się nie ma. Trudno mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Myślę, że większą część rynku będą zabierały mniejsze firmy, ponieważ po prostu myślę, że percepcja rynku się zmienia i ludzie zaczynają to doceniać, że takie firmy, które no, Globetraveler, Affinity, Wave Camper to są w naszym polskim rozumieniu spore firmy, ale to nie są duże firmy porównujące do dużych koncernów, takich jak chociażby Hymer, Knaus czy inne tego typu duże firmy. Mi się wydaje, że klienci są coraz bardziej otwarci na te inne, mniejsze firmy, o których nie słyszeli jeszcze kilka lat temu i myślę, że on będzie się w tą stronę zmieniał. Dzwonicie do siebie, na przykład wiesz, do Globa, czy cześć, słuchaj, masz okno, bo mi zabrakło? Czy tak? Nie, ale wiemy, żebyśmy mogli. To znaczy wiemy, że żebyśmy mogli sobie pomagać. Akurat okien nam nie brakuje po prostu, ale tak naprawdę pomagamy sobie często. To znaczy, może ja nie jestem w stanie Globowi często pomóc, tak? Ale jakby ja czuję wsparcie na przykład od Karola Szmańskiego z Wave Campera, od Andrzeja właśnie z Globa. Wiem o tym, że czasami jeżeli mam jakieś pytanie i ich doświadczenie jest takie, że oni mi są w stanie pomóc bardzo szybko w tym, bo są udzielając szybkie informacji, oni to robią. Po prostu wiem, że nam pomagają i to jest naprawdę wspaniałe, bo nie czujemy właśnie tej konkurencji, o której wspominałem. Tylko czuję po prostu wsparcie od innych polskich producentów. Podpatrujesz tam czasem na rozwiązanie? O, ten haczyk fajny, to,
U nas tak, też będę. Tak, popatrujemy to. Myślę, że my mamy zupełnie w ogóle inny sposób budowania. W związku z tym mało co z innych samochodów jesteśmy w stanie u siebie zaadoptować, bo są zupełnie inaczej połączone, wszystkie elementy są inaczej dobrane, to jest inny materiał, ale tak jakby, jeżeli myślę, chodzi o właśnie te firmy polskie, to może nie tyle podpatrujemy, co podziwiamy. To znaczy ja uważam, że to są, jadąc na przykład na targi w Düsseldorfie, za każdym razem jak wracam, to uważam, że najlepsze kampery, jakie widziałem, były z Polski. Made in Poland. No, ale coś w tym jest, naprawdę, tak, coś w tym jest, jakościowo przede wszystkim. Nie? Jakościowo, jeżeli chodzi o pomysły, innowacje, po prostu myślę, że polski rynek będzie się tylko rozwijał. Ile dziś produkujecie rocznie samochodów, mniej więcej? Może tak, jesteśmy teraz w takim tempie około 2-3 miesięcznie i myślę, że w przyszłym roku wyprodukujemy około 40, mam nadzieję, taki max plan 50 samochodów, ale to jest mało realne, możliwe. Nie wiem właśnie, czego ci życzyć. Ja bym ci życzył 200 nawet, wiesz. Zróbmy tak. No. Jeszcze jeden rok. Jesteś gotowy na rozwój? Na taki strzał? Tak, myślę, że tak. Myślę, że jesteśmy na to gotowi, głównie dlatego, że od początku, tak naprawdę od kiedy istniejemy, mimo tego, że to nie jest dawno, tak jakby budujemy wszystko już z myślą o tym rozwoju. To znaczy nasze procesy, jakby ukształtowanie naszego zespołu, rola liderów w tych zespołach, ona powstaje od kiedy w ogóle powstała firma. I dlatego myślę, że jesteśmy na to gotowi i to jest oczywiście wyzwanie za każdym razem, jak robimy coś nowego, za każdym razem, jak rośniemy, ale myślę, że jesteśmy na to gotowi, żeby produkować te 50 samochodów w przyszłym roku, 100 w kolejnym. Chciałbyś być manufaktorką, czy taki, wiesz, drugi Erwin Hymer Group? Nie, myślę, że chciałbym być w takiej skali właśnie około 100 samochodów rocznie, kiedy jeszcze jesteśmy na tyle małym zespołem, że możemy dobrze się znać prywatnie i utrzymać świetną atmosferę i mieć po prostu świetną zabawę przy tym, ale mieć też po prostu takie możliwości na badania, na innowacje, na usprawnianie produktu. Myślę, że ta skala taka mała, średnia jest dla mnie najlepsza. Tego ci życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gdybyście chcieli zobaczyć Vany Vanado, jak wypowiadać nazwę filmu? Vanadu. Vanadu. Tak. Takie jak Scooby-Doo? Mniej więcej. Okej. Okay. To hala 3A, dobrze pamiętam? Tak, 3? Hala 3A. Hala 3A, tam znajdziecie samochody, piękne samochody, a jeżeli chcielibyście, nie moglibyście dotrzeć do Poznania, to oczywiście zapraszam na swoją relację, bo tam już na stoisku u Tomka byliśmy. Krótka przerwa i wracamy za chwilę. Dziękuję. Powracamy, moi drodzy, na targi Caravan Salon w Poznaniu. Kolejny gość. Dzień dobry, Kamilu. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję, że znalazłeś chwilę. Duży ruch w interesie dzisiaj. No zdecydowanie większy niż w dniu wczorajszym. No i przede wszystkim dzisiejszy dzień jest mocno dniem zakupowym. Czy ja dobrze słyszałem, że ty na stoisku zgromadziłeś 17 milionów złotych według cennika? Według cennika to jest to dokładnie 17 982 tysiące złotych, tak? Więc prawie 18. Wiesz, że wszyscy moi goście, którzy dzisiaj przyszli, mówią: o, nie mamy samochodów, nie mamy przyczep, a ja byłem u was w Kutnie, jestem tutaj na targach. Wy macie. Wiesz co, no akurat w przypadku wielu marek mieliśmy to szczęście, że te cięcia nas nie ominęły, ale nie były tak drastyczne, tak? W przypadku Kutna, no wiesz, to jest nasz główny oddział, jeżeli chodzi o montażowe sprawy, tak, więc no tam te pojazdy zgromadzone na placu i też te pojazdy, którymi się zachwycałeś, czyli masterline'y, tak, to są Hymery sprzedane, już Hymery skonfigurowane przeze mnie dla moich klientów akurat, czekają na elementy na doposażeniu, wiesz, jak jest z dostępnością części, tak. To, że klient przy zamówieniu kampera złożył zamówienie na jakieś części, my je od razu oczywiście zamówiliśmy, nie znaczy, że one od razu przyszły, tak. Często te pojazdy przyjechały szybciej, no niestety nie każdy chce odbierać pojazd i przyjeżdżać nim na raty, żeby montować cokolwiek sobie potem, tak? Rozmawiałem dzisiaj z Darią z X-Campu i tobie zadam to samo pytanie, które jej zadałem. Macie strasznie ciężko, wy handlowcy, dzisiaj, bo nie dość, że nie ma samochodów, zmieniają się ceny szybciej, kurczę, niż inflacja szaleje w Polsce, to jeszcze tym biednym klientom potem trzeba się wytłumaczyć, a to niekoniecznie zawsze jest wasza wina. Wiesz, no myślę, że też klienci coraz bardziej rozumieją tę sytuację. Te pierwsze etapy zderzeń z klientami, którzy pretensjonalnie podchodzili do nas, tak, że to nasza wina, że my pewnie nie zamówiliśmy pojazdu, no ale jak zamawiałem ciągnik siodłowy, zamawiałem koparkę i nagle się okazuje, że tam też handlowiec niby zawalił, no to jednak zaczynają łączyć te punkty, kropeczki. No i widzą, że te półprzewodniki, wojna na Ukrainie jednak jakieś odzwierciedlenie na rynku ma, no i że to się tak zachowuje, a nie inaczej, tak? Jakiego masz najdroższego kampera na stoisku?
Na tą chwilę, no myślę, że Concordy, strefa Concordów to jest 6 milionów. Ceny są bardzo podobne, więc każdy z Concordów jest bardzo blisko. Czyli 2 miliony plus. 2 miliony, niewiele z groszem. Powiedz mi, Kamil, zadam takie pytanie z komentarzy w internecie. Kto kupuje takie kampery? Kogo na to stać, zwłaszcza w naszym kraju? To jest najczęstsze pytanie, które tutaj pada na stoisku. No ludzie kupują. Kupują bardzo często takie pojazdy i to tacy ludzie, których często mijamy, widzimy gdzieś. To są ludzie z pierwszych stron gazet, ludzie z listy najbogatszych Polaków. A to są ludzie, którzy unikają rozgłosu. Widziałeś, że tutaj pod targami też stoją Concordy i to Concordy naszych klientów. I to są mega fajni ludzie. Normalni ludzie. Którzy przyjeżdżają, są u nas na stoisku, opowiadają o tych pojazdach, bo czują ten klimat, tak? Nie jest to trochę taki przerost formy nad treścią, bo ludzie mówią, że wiesz, karawanik blisko natury i tak dalej, a tu bach, apartament na kołach, bo nazywajmy rzeczy po imieniu, za ponad 2 miliony złotych. Wiesz, no, wybór pojazdu zależy od punktu siedzenia, tak? Jak ktoś chce jeździć niewiadówką, to jeździ niewiadówką. Jak go stać na niewiadówkę, kupuje sobie niewiadówkę. Nie ma po co pompować tego bardziej niż kogoś na coś stać, tak? Jak ktoś chce kupić trenda, kupuje trenda. Jak ktoś chce ekstremalną wygodę i chce mieć wszystko na pstryknięcie palcem, zamki dotykowe w drzwiach, tak? I elementy typu duży zbiornik na fekalia, piekarniki, tak? Czy takie wymysły, no to bierze sobie takiego Concorda, tak? Ale to wariaci trochę, nie? Bogaci ludzie, którzy mogliby sobie polecieć wszędzie albo latać w ogóle po całym świecie i muszą z kotem wychodzić, wiesz, z kasetką, kupę tam wynosić. No w Concordzie nie widziałem jeszcze, żeby ktoś kasetę... No może nie w Concordzie, ale wiesz, w takim normalnym kamperze... No w Chymerze, załóżmy w Chymerze Masterline'ie, tak? Właśnie, to jest sporo kosztujący samochód. No trzeba być frikiem, żeby to lubić. Wiesz co, ale jedno nie wyklucza drugiego. Ci ludzie latają do Tajlandii, Malediwy, tak? A oprócz tego podróżują kamperem. I często to są ludzie, którzy zaczęli kupowałkujący jakiś pojazd przeciętnej klasy, zaczynając od jakiegoś kampera budżetowego, żeby sprawdzić, jak to wygląda, czy to jest w ogóle dla nich. Później się okazuje, że no, pozwalają na to możliwości finansowe, chęci, czas, tak? I kupują wyższy pojazd, przesiadają się na kolejny pojazd. No i tak cały czas zmieniają coś. No te Concordy w założeniu są pojazdami docelowymi. Już przy podjęciu decyzji o takim samochodzie ludzie mają jakieś doświadczenia wyciągnięte z poprzednich pojazdów. No i na takiej podstawie tych wrażeń i odczuć konfigurują sobie takiego Concorda. Jasne. Przyczepy czy kampery? Co jest przyszłością w tych trudnych czasach dzisiaj karawaningowych? Tomek Schmidt z Knausa mi powiedział, wiesz co, przyczepy się obronią. Z samochodami nie jestem pewien, ale przyczepy będą i będę miał co sprzedawać. A co ty powiesz? No wiem, sprzedałem u Tomka wczoraj jedną przyczepę. Także... akurat jego, także... A to ty na dwie te, tak? Nie, tu trochę w centrum, wiesz, kempingowym, akurat, trochę u Tomka. Akurat wiesz, że branża karawaningowa rządzi się swoimi prawami. Ludzie nie rozumieją tego, że tutaj nie ma takiej konkurencji, że sobie skaczemy do gardeł, tak? Tylko raczej się partnersko wszystko dzieje. I to jest przykład jednej z takich firm, która... myślę, że partnersko bardzo dobrze z nami działa. I... To jak z tymi przyczepami? Obronią się? Obronią się. Przyczepy się obronią. No tutaj, jeżeli chodzi o kampery, no mamy dwie takie niekorzystne punkty, dwa niekorzystne punkty, które jakby na rynku kamperów ważą troszeczkę, co się będzie działo. Raz to dostępność podwozi, która się wcale nie poprawia. I nie poprawi prawdopodobnie. I prawdopodobnie nie poprawi. Co chwilę słyszymy, że Stellantis staje i ta produkcja jest wstrzymywana. A druga, no to niestety już nasze europejsko-polskie warunki, czyli szalejąca inflacja, no niekorzystny WIBOR, nie każdy na razie zarabia w euro, tak żeby móc sobie pozwolić na przykład na finansowanie takiego pojazdu w euro, no i kurs walut, tak, który ze względu na naszą dosyć niestabilną gospodarkę w ostatnim czasie, no jest jaki jest i, no i ten złoty niestety też powoduje, że te pojazdy są coraz droższe, no i zmienił się ten klient. Pojazdów jest coraz mniej, no i są coraz droższe, więc... Zmienił się klient? Rzeczywiście tak jest? No zmienił się. Zmienił się, wiesz. Jaki był w takim razie, nie wiem, z dwa lata temu, na początku pandemii, jaki no myślę, jest dziś? Że szalejące otwieranie wypożyczalni, pamiętasz? Pamiętam te czasy. Więc to były takie czasy, że wszyscy kupowali kampery na wypożyczalnie. Bo to będzie super biznes. Bo jak odliczyłeś sobie dochodówkę i poszalałeś z kosztami, no to nagle się okazywało, że tutaj dodatkowo koło domu można wynająć pojazd. No ale teraz spójrz na ceny paliwa. Spójrz na koszty uzyskania tego kampera w postaci leasingów, tak, prowadzenia działalności w ogóle związanej z wynajmem pojazdów. I często się okazuje, że te odliczenia no, nie przewyższą kosztów, więc no,
trochę się zmienił klient. Teraz na pewno jest to mniej zakupów wypożyczalnianych, takich szalonych, że ktoś przychodził i wiesz, 10 kamperów chce. Tak? Od razu? Od razu. Nieważne jakich, ważne, żeby było 10, nie? Teraz to są ludzie, którzy bardziej prywatnie kupują po jednym i każdy się zastanawia nad kosztami, tak? Liczy to, patrzy na to, jak może wzrosnąć WIBOR, jak się może zachować rynek, ile może będzie płacił. Więc no, klient jest taki bardziej wystraszony i podchodzący z dystansem, liczący każdą najgorszą możliwość. Niby klienci są przygotowani na te wzrosty cen, bo o tym dużo mówimy również w naszej branży, ale spotykam tutaj takie komentarze, że kurczę, no nie spodziewałem się, że aż o tyle wzrosły, jak po takich półtorej dnia targowego. Co mówią klienci, którzy tutaj przyszli do ciebie? Wiesz, no przychodzą tu też klienci, którzy kupowali ode mnie kilka lat temu Trenda i przychodzą oglądać taki sam samochód, który kosztuje teraz 500 000, tak? A obaj pamiętamy takie czasy w Düsseldorfie, jak się spotykaliśmy te 5 lat temu. No i taki Trend kosztował 270 tysięcy, to już jest. Piękny czas. To było bardzo drogo, tak. No niestety, jest inaczej. Zauważyłeś, że polski klient jest zupełnie inny od tego niemieckiego? I wiek, i podejście, i wydaje mi się też wymagania. Jesteś na targach za granicą, widzisz, co tam się dzieje, widzisz, co się dzieje w Polsce. Ja mam dzisiaj taką teorię i zachęcam, żebyśmy zerwali z porównywaniem się do rynku niemieckiego. To są dwa inne światy, moim zdaniem. Ale wiesz co, kurczę, czy ja widzę taką różnicę? W Niemczech też klient ewoluuje. Zobacz, jaki jest odsetek Kastenwagenów na rynku niemieckim, jak sprzedają się blaszaki. To jest inny klient, ale pod względem tego, jak oni patrzą na zakup pojazdu. I ten klient też nie jest klientem stałym. Wiesz, jeszcze paręnaście lat temu, czy parę lat temu nawet, Niemcy myśleli, że to jest taki Hans z jakąś Gertrudą, tak? Oni mają niemiecką emeryturę pewnie, kupili sobie kampera za 500 000 i jeżdżą, bo ich na to stać, a Polak jest biedny i go nie stać, nie? No to widzisz, no, polski rynek jest mniejszy, więc tych klientów jest mniej, ale też są tacy klienci, którzy, kurczę, kupili sobie na emeryturę, może nie takiego drugiego, ale kupili. W Niemczech coraz więcej jest takich klientów, którzy kupują blaszaki i myślą z perspektywy, wyrzucę sobie samochód osobowy, będę jeździł sobie blaszakiem do pracy, jak będę chciał w weekend pojechać, to sobie pojadę na ryby, tak? Więc te rynki cały czas ewoluują i ten klient też cały czas się zmienia, więc takie porównywanie moim zdaniem jest do kitu totalnie. Do kitu. Detlas niemiecki, Concorde niemiecki, Hymera też macie w ofercie, tak. Hymer niemiecki. No wiesz, jak patrzymy na grupę Hymera, to można powiedzieć, że amerykański troszeczkę, prawda? Nie? Powiedz mi, jak się rozmawia z fabrykami, wy jako dealerzy? No bo tu jednak mamy inne samochody, wy chcecie innych samochodów. Czy macie to zrozumienie ze strony fabryk? Wiesz, no to nie jest tylko problem Polaków, że chcą inne samochody, a inne dostają albo nie dostają nic, tak? No wiesz, ta współpraca jest budująca, tak? Czasami jest gorsza, czasami lepsza, czasami coś chcą załatwić, czasami zwyczajnie nie mogą, no. Tutaj akurat mamy wszyscy związane ręce, wiadomo, że staramy sobie pomóc, bo tutaj gramy do jednej bramki, więc czy ta nasza sprzedaż w Polsce, czy sprzedaż w Niemczech, no, buduje fabryki i buduje kapitał fabryk, więc no, zwyczajnie no, wiadomo, że pomagają, bo trochę chcą, a dwa trochę muszą, żeby się utrzymać. Jesteś optymistą, patrząc w przyszłość karawaningu, czy realistą? Wiesz, bo pesymistą nie jesteś, ty zawsze uśmiechnięty. Wiesz, gdybym był pesymistą i gdybym nie patrzył na tą branżę pozytywnie, to bym w niej nie siedział, tak? Wiesz, że ja akurat ten temat bardzo lubię, żyję trochę tym, tak? Spędzam na tym dużo czasu, to co widać na forach karawaningowych, gdzieś tam się udzielam też i staram się pomagać ludziom, którzy niekoniecznie muszą od nas kupować pojazdy, tak? Ja myślę, że będzie fajnie, tak? Będzie fajnie, ten klient się też będzie jakoś tam zmieniał, ale myślę, że będzie dobrze, nie? Będzie rosło, ale tak na spokojnie, myślisz? Wiesz, no, pandemia nas spowodowała taki boom. Ekstremalny boom, tak? Więc ten rynek z perspektywy czasu przedpandemicznego, wiesz jak rósł rok do roku, rósł, tak? Więc myślę, że będzie się rozwijał, teraz trochę zaburza go ta sytuacja związana z dostępnością podwozi, elementów, w ogóle części, tak? Ale myślę, że będzie się rozwijał dalej. Jasne. Kamil, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Powodzenia. Hala numer 5, moi drodzy, gdybyście chcieli odwiedzić centrum kempingowe. 30 pojazdów, dobrze pamiętam? 30 pojazdów. 30 pojazdów o wartości łącznej 17 milionów złotych. Do Concorda, nawet jak was nie stać, ja bym wszedł. Ja lubię, po prostu lubię. Także zapraszamy serdecznie. Nawet hala numer posiedzieć, 5. Nawet posiedzieć. Nawet chwilkę, prawda? Pogadać, posiedzieć. Ale zauważyłeś, że w Concordzie świat z tej perspektywy jest taki ładniejszy?
wiesz, no wiadomo, że jak się wysoko siedzi, lepiej widać, także. Coś w tym jest. Dokładnie. Moi drodzy, hala numer 5, centrum kempingowe. My wracamy po przerwie. Wracamy, moi drodzy, z transmisją na żywo prosto z targów Caravan Salon w Poznaniu. Dużo dzisiaj było o campervanach, ale niedużo było o kamperach, zwłaszcza budowanych w Polsce. Nie ma lepszego człowieka w takim razie. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, witam cię. Cześć. Przedstawiaj się. Marcin Kawczyński, ja jestem z firmy Hype. Produkujemy kampery takie pełnowymiarowe. No właśnie. Czyli duże kampery, nie campervany. No właśnie. Jak się zaczęło? No to jest historia taka moja osobista, dlatego że ja ze względu na sport startuję w motokrosie i kilkanaście lat jeżdżę właśnie najpierw campervanami, później kamperami przerabianymi, żeby motocykle wchodziły, wjeżdżały. Mam około 20 zawodów w ciągu roku i no to czyli 20 weekendów, czyli cały sezon, ciężko jechać na wczasy. A jeszcze jedziemy na wczasy oczywiście kamperem. Jak mamy kampera, no to jedziemy, nie dość, że jesteśmy na zawodach, to jedziemy na wczasy. I stąd się no, rodziły pomysły, co tu by zmienić i w końcu była taka decyzja, no to trzeba zbudować chyba dla siebie dużego kampera, nie campervana. No i tak się zaczęło, jak już poszło dla siebie i później poszło dalej. Jestem kompletnie tym zaskoczony pierwszy raz, jak was zobaczyłem na stoisku, już nawet nie pamiętam, to był Nadarzyn? Nadarzynie. Tak. Tak, pierwszy raz was zobaczyłem, mówię, kurczę, wreszcie, bo campervanów mamy mnóstwo producentów, a producentów kamperów mamy jednego do tej pory, który przynajmniej się pokazuje na targach. Duże wyzwanie zbudować kampera. Myślę, że duże wyzwanie. Patrząc na campervany, już tak wspomnę, to myślę, że jesteśmy jednym z liderów, jak nie liderem na europejskim rynku. Robimy to bardzo dobrze. Tutaj gratulacje dla moich kolegów, którzy budują, zabudowują, naprawdę robią to świetnie. Jeżeli chodzi o budowę no, kampera, no to dochodzi nam jeszcze cała skorupa, laminaty, cały design. No tu było też duże wyzwanie, dlatego że my mamy indywidualne podejście. Chciałem to zrobić tak, jak sobie to wyobrażałem. Był taki problem, że nie mogłem wytłumaczyć, zatrudniłem dziewczynę, która rysowała w 3D, nie potrafiłem jej wytłumaczyć, jak to zrobić. W końcu sam się nauczyłem rysować 3D i zaczęliśmy z kolegą w garażu frezować i robić formy pod laminaty. No i później to już dalej poszło bardziej biznesowo, bo zauważyliśmy, że jest nisza, jest zapotrzebowanie. No i to, co było takie najbardziej niepewne, to nie tylko to, że mi się podobają te pojazdy, ta linia, ten design, ale podobają się też innym osobom, innym użytkownikom. Często zdarza się tak, że jak ktoś do nas wchodzi i rozgląda się i patrzy na rozwiązania, to widać, że projektuje to ktoś, kto jeździ kamperem. A nie księgowy. Tak. Ty możesz rozwiązać te wszystkie problemy, o których dzisiaj przez cały dzień tutaj z moimi gośćmi, wiesz, o których rozmawiam. No bo ktoś chce pół integral, na przykład 5 miejsc do jazdy, dealer, trudno, nie może tego zrobić, a u was jest to możliwe. Tak, to moi pracownicy, tu mamy kierownika produkcji, który też właśnie wczoraj sprzedawał i sprzedał z sukcesem auta. No właśnie mówi, że wszyscy przychodzą i tu nie można, tam nie można, jakieś drobne zmiany. Dla nas to nie ma problemu, no jesteśmy producentem, możemy skonfigurować to auto pod siebie. Oczywiście są pewne ograniczenia, no bo nie postawimy wszystkiego na głowie. Ale na pewno tak. No dzisiaj miałem właśnie trzech moich kolegów z motocrossu przyjechało i chcą kupić, chcą zamówić. No i właśnie oni potrzebują indywidualnego podejścia, potrzebują dużego bagażnika, tak żeby motocykle wchodziły, czyli motocykl. No i my możemy sprostać. Też są firmy, wiem, że campervany robią też pod żurze, pod motocross, podkłady, ale takich dużych kamperów nikt nie robi. My możemy takie rzeczy wykonać na zamówienie, chociaż staramy się standaryzować i dużo robić, no bo to jednak przyspiesza produkcję. Mamy sporo zamówień, no i na pewno będziemy starać się jak najwięcej dorobić, ale tak na razie to można powiedzieć, że to jest jeszcze ręczna robota. Manufakturka taka.
Może manufakturka to przesada, ale przesada w sensie, że trochę za mało powiedziane, bo jednak te kampery troszeczkę robimy, one są wysokiej jakości, ale jednak to jest ręczna robota, każdy jest dopracowany, każdy jest indywidualny, stawiamy na jakość, na markę, bo bazujemy w tej chwili wyłącznie na Mercedesie. W związku z tym no jest to produkt, staramy się, aby był to produkt klasy premium. Miałem dzisiaj bardzo dużą ilość dealerów sprzedających różne tutaj kampery i przyczepy kempingowe i powiem tak kolokwialnie, wieszali psy na fabrykach. Wiesz Bartek, to nie nasza wina, to fabryka zawiniła. Powiedz mi, jak wyglądają te problemy, które są nam powszechnie znane od twojej strony, właśnie od strony fabryki. Gdzie wy macie dzisiaj największy problem? Gdzie są największe wyzwania, jak chcesz budować kampera? Nie możemy zgonić na fabrykę, bo fabryka to my. No właśnie. To jest, no nie mamy tej wymówki, czyli musimy zrobić, musimy poprawiać jakość. Staramy się, żeby ona była jak najlepsza. Bierzemy pod uwagę zdanie klientów, ocenę klientów. Oczywiście ona jest w dużej, przeważającej części pozytywna, ale zdarzają się krytyczne opinie, wsłuchujemy się w nie. Na tą chwilę tak naprawdę największym problemem jest dostępność podwozi. Czekamy na dostępność podwozi. Też moglibyśmy troszeczkę też zwiększyć ilość możliwości produkcyjne, ale no na razie tego nie robimy ze względu na to, że nie wiemy, czy będziemy dostarczali mieli podwozia. Pracujemy nad tym, ale jesteśmy dobrej myśli. Mam nadzieję, że to będzie i ta gama tych podwozi będzie dla nas dostępna. I to jest taki podstawowy problem. Pozostałe problemy, to ich jakoś tak zbyt dużo nie ma, dlatego że większość rzeczy produkujemy sami. Te komponenty, które dokupujemy w miarę są jeszcze dostępne. Mieliśmy problem z lampami LED-owymi, o tu był na przykład problem z dostępnością. No to są tego typu problemy, ale zamieniliśmy je na inny model. Poza tym w miarę jest... Czyli co, możesz powiedzieć jako fabryka, że gdybyś miał podwozia i ja bym ci zapewnił podwozia, to po twojej stronie nie ma żadnych problemów i wyzwań i pewnie ci sami, ci giganci mają dokładnie takie samo podejście. Nie wiem, jak jest gdzie indziej i nie, oczywiście to nasza skala nie jest skalą wielkich europejskich producentów, ale faktycznie tak jest, że tutaj nie mamy jakichś większych problemów, jeżeli chodzi o naszą stronę, po naszej stronie. Dość dobrze, sprawnie to wykonujemy, te podzespoły są dostępne, oczywiście trzeba poczekać, ale ten łańcuch dostaw jesteśmy w stanie zaplanować i sobie to tak zorganizować, aby ta płynność była w uruchomieniu i kończeniu tej produkcji. No tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, największy problem z dostępnością tych podwozi. Jakie samochody dzisiaj znajdziemy u was w ofercie? Tylko półzintegrowane, tylko pełne integry? Jak to wygląda? Może jakaś Alkowa? Mamy, chwaliliśmy się tą pierwszą integrą, którą w Polsce ktokolwiek w ogóle zbudował, jakakolwiek firma. Jest to auto prototypowe, koncepcyjne, które planujemy wprowadzić nową integrę w 2024 roku, czyli nie w przyszłym roku, a w 2024. Będzie to integra na 4200. Może przepisy się zmienią, żeby była dostępna na kategorię B. Jak nie, no to niestety się nie zmieścimy masowo. Jeszcze będzie sporo modernizacji w stosunku do tej, którą mamy. Przygotowujemy taką koncepcję. A teraz są dostępne modele tak naprawdę półintegry i one są w trzech długościach. Taka najkrótsza 6,90, niecałe 7 metrów, 7,40 i 7,60. I to są modele w różnym ustawieniu wnętrza, są 4 lub 5-osobowe, w zależności od tego, jak sobie klient zażyczy. Te, które robimy, że tak powiem, na półkę bez zamówienia, to one są w większości 5-osobowe. No, dostępność silników, no to tak jak wiemy, jest to Mercedes 2 litry. Ale jak zamawiamy właśnie, no to są bardzo bogato wyposażone, bo zamawiamy z dobrymi systemami, w tej chwili nawet najnowsza dostawa jest z tempomatem aktywnym, z radarami, no jest szereg oczywiście lampy LED i tak dalej, także dość dobrze. Na wypasie. Tak, bo mamy klientów, którzy właśnie... Mają wypasiony portfel.
Nie, wchodzą i mówią tak, no zabudowa fajna, super, super jakość, ale podwozie jest za słabo wyposażone, w związku z tym wsłuchujemy się i no są klienci, że te parę złotych więcej za to wyposażenie w podwoziu chcą dopłacić, chcą się czuć jak w aucie osobowym, mieć takie same systemy. No to już w tej chwili zaczyna być taki standard, no i my będziemy taką ofertę przedstawiali. Także praktycznie te osoby, te nawet jak na zamówienie, to te, które mamy na zamówienie, są bardziej wyposażone niż te, które mamy w standardzie. A te w standardzie są dość dobrze wyposażone. Sprzedajesz w Polsce? Głównie w Polsce. Mieliśmy kilku klientów z zagranicy, ale to jest z Czech, tu z krajów bałtyckich, Litwa, Łotwa, tak, tutaj. Na razie mamy chętnych, żeby byli dealerami w Szwecji, właśnie w Czechach, w Niemczech, ale jeszcze zbyt małe możliwości produkcyjne, aby tam tą sieć robić. Pewnie z czasem tak będzie, ale na tą chwilę jeszcze nie. To dlaczego w takim razie, skoro większą część produktów sprzedajesz w Polsce, nie produkujesz kampera typu Alkowa? Ich tak brakuje, zobacz na hali. Nie wiem, czy znajdziemy, no może z dwie Alkowy na setkę pojazdów tutaj. Polski klient chce Alkowę. Znaczy z tego co, może dlatego nie ma, że właśnie zbyt mało klientów chce, może dlatego jest, a może dlatego, że troszeczkę przy produkcji są jakieś problemy. Oczywiście to jakiś nowy model, będziemy się starali, ale powiem szczerze, że w najbliższym roku nie mamy planów, aby tą Alkowę wprowadzić. Mamy na przyszły rok tą produkcję głównie tych typu półintegra, tak, kamperów półintegra. Na następny rok wprowadzimy jeszcze integrę. Być może Alkowa będzie, ale w najbliższych dwóch latach myślę, że się nie uda jej zrobić. Jasne. Pamiętam, jak rozmawiałem jeszcze parę lat temu na targach w Düsseldorfie z polskimi producentami kamperwanów i oni mówili, wiesz co, Bartek, nie możemy się powiedzieć, że nasze kampery są produkowane w Polsce. Dlaczego? Przecież są świetne, w fajnej jakości i tak dalej, w dobrych pieniądzach. No bo klient niemiecki nie chce kupić, jak słyszy, że to jest kamper wyprodukowany w Polsce. I z dużymi kamperami też jest taki problem? Nie, no jak widzisz nasz katalog czy nasze hasło reklamowe, my wszędzie podkreślamy, że jesteśmy polskim producentem kamperów. Uważam, że to się zmieniło i właśnie nawet wśród tych campervanów polskie produkty mają bardzo dobrą opinię. No i powiedzmy sobie szczerze, patrząc na te produkty, którzy koledzy robią, my świadomie nie wchodzimy w ten rynek, bo mamy też propozycje, aby takie zabudowy wykonać. Nie wchodzimy świadomie, dlatego że jakość tych naszych polskich producentów jest tak wysoka, że no, z całym szacunkiem dla dużych producentów, ale myślę, że jest lepsza bardzo często tych dużych producentów, tych, które już robią to no, tak seryjnie, bardzo mocno. Także mamy bardziej dopracowane te produkty, fajniejsze są pomysły, uważam, robimy to z finezją. Także no tutaj gratulacje dla kolegów. My swoją półkę chcemy wypełnić. Myślę, że to dobrze nam idzie, ale chcemy to zrobić odpowiedzialnie. W związku z tym robimy to spokojnie. Biznesowo też chcemy zrobić to spokojnie, stabilnie, aby ten rozwój był, niech on będzie troszeczkę wolniejszy, ale stabilny i pewny. Jesteś dżentelmenem? Staram się być. Dżentelmeni podobno o pieniądzach nie rozmawiają, a ja chcę podpytać się właśnie o tą kwestię pieniędzy. Rozmawiałem nie tak dawno z Markiem Balickim z firmy Balkam, który właśnie robi kamperwany i mówi, Bartek, to jest szaleństwo. Ceny materiałów, których używamy do produkcji naszych kamperów, szaleją i my musimy te koszta przerzucić na stronę klienta, tylko dochodzimy w pewnym momencie do pułapu, że za kamperwana trzeba zapłacić 500, 600 tysięcy złotych. I wy macie na pewno takie same problemy. Ceny materiałów, ceny produkcji, kwoty dla pracowników, wypłat, to wszystko rośnie, rośnie, rośnie. Tak, no to jest oczywiście każdy producent ma z tym problem, tylko że my oprócz tej przysłowiowej marży na tej każdej sztuce, którą wyprodukujemy, mamy podejście takie, że budujemy firmę, budujemy markę, budujemy firmę i no nieraz trzeba zacisnąć zęby i dotrzymać słowa i wybudować kampera za mniejsze pieniądze, takie, które się zaoferowało. Dlatego my, jak robimy ofertę,
Nie wiem, czy to jest, bo nie sprawdziłem tego rynku aż tak mocno, ale klienci mówią, że często zamawiają i nie wiedzą za rok, ile zapłacą. Zgadza się, tak jest. U nas jest inaczej. U nas gwarantujemy cenę. Gwarantujesz cenę? Gwarantujemy cenę. W dzisiejszych czasach gwarantujesz tak, cenę? Tak. Jesteś szalony. Gwarantujemy cenę. Sprawdzamy dostępność podwozia, gwarantujemy cenę i wiadomo, że oczywiście też trzeba poczekać 8-10 miesięcy na pojazd, ale gwarantujemy cenę i klient wie, za ile go kupi, wie, w jakim wyposażeniu go kupi, wie, w jakim kolorze będzie miał materiały, w jakim polakerowane fronty, w jakim kolorze będzie miał. Mało tego, pewnymi może sobie coś tam dodatkowego zażyczyć, wymyśleć. Jesteśmy w stanie dużo rzeczy troszeczkę zmienić, ulepszyć czy dostosować do potrzeb klienta. Także tutaj w ten sposób będziemy w najbliższym czasie budować nasz biznes. Przenosimy się do nowego miejsca, nowej siedziby. Mamy dużo większy metraż w tej chwili, nowe maszyny, nowe możliwości. Będziemy mieli serwis, duży sklep też na miejscu. Także zapraszamy. To jest miejscowość, my jesteśmy z Lipna, ale 12 km obok Rumunki Skępskie. To jest ta miejscowość, to jest ta miejscowość, w której będziemy w tej chwili i zapraszamy naszych klientów. Kujawsko-Pomorskie, jak ktoś nie wie, Toruń, Włocławek, te okolice. Mam blisko. Zapraszamy na kawę, zawsze zapraszamy każdego, kto jedzie kamperem, nie musi nic kupić, może przyjechać do nas na kawę. Jasne. Dobra kawa? Bardzo dobra. Bardzo dobra. Okay. Powiedz mi, jak widzisz przyszłość karawaningu? Od tej strony producenckiej było dużo hura, było dużo optymizmu przez ostatnie 2 lata pandemii. No i teraz troszkę mamy wypłaszczenie rynku, nie ma się co oszukiwać, ale jestem ciekaw twojego zdania na przyszłość. Ja się cieszę, że to szaleństwo minęło. Może to będzie inaczej niż wszyscy, dlatego że teraz tak naprawdę mamy tych klientów, którzy nie, że jest trend, że nie mogą pojechać na wczasy polecieć, to sobie kupują kampera. To nie było naturalne. Naturalne jest to, co się zaczyna dziać. Oczywiście część klientów przestaje być stać, bo no, biznesowo wiemy, jak w Polsce warunki dla firm i tak dalej. Ja dużo przedsiębiorców jednak kupuję tego typu pojazdy i tutaj pod tym kątem no jestem, mam swoje obawy, ale jeżeli chodzi o sam trend i w ogóle przyszłość tego rynku karawaningowego, uważam za pozytywny, uważam, że to na tyle fajnie stało się to popularne, na tyle dużo osób stwierdziło i słusznie, że to jest fajny sposób na odpoczywanie. Kultura właśnie karawaningu, podobnie jak w krajach zachodnich, no głównie Niemcy są takim krajem, jest bardzo wysoka. Staje się bardzo wysoka, to są fajni ludzie, ja osobiście się bardzo dobrze czuję wśród takich osób, to są ludzie, którzy są otwarci i myślę, że to się będzie rozwijać, to będzie spokojniej, też osoby, które naprawdę chcą i już zdecydowały, bo powiedzmy sobie szczerze, jak ktoś powie, no dobra, ja sobie kupię kampera, będę miał taniej niż wyjadę, jak ktoś porównuje all inclusive w Turcji, a podróżowanie kamperem z punktu widzenia ekonomicznego, no to nie, to ja odradzam, to nie kupuj tego kampera, nie kupuj, jedź sobie do Turcji, tam będzie taniej. Ktoś musi to pokochać, wiedzieć, że to jest to, a mamy coraz więcej takich osób i coraz więcej osób się zaraża, no bo po prostu to jest fajne, tak? Chcesz rozwoju na przyszłość? W sensie na przykład mieć swoich dealerów, produkować kilkaset pojazdów rocznie, czy jednak byś chciał zostać taką małą, nie małą, ale jednak mniejszą firmą? Nie, będziemy się rozwijać. Ale zdecydowanie to powiedziałeś, będziemy tak, się rozwijać. Mamy 3 hektary działkę. Będziemy budować następną fabrykę w przyszłości. Na pewno to tak będzie. To będzie szło. Oczywiście cały czas będziemy zwracali uwagę na jakość, na dopracowanie szczegółów, ale tą produkcję będziemy jednak ujednolicać. Cały czas bym chciał mieć możliwość tych drobnych zmian, które klient sobie zażyczy, ale chcemy się rozwijać, chcemy więcej produkować. Widzimy, że zgłaszają się do nas
osoby, które już chcą być naszymi dealerami. Też mamy, tak jak powiedziałem wcześniej, nawet z zagranicy, także taki plan musimy sobie przygotować. Oczywiście to będzie, na to potrzeba czasu, tak? Na to trzeba zrobić odpowiedzialnie, bo nawet mamy, jak na zagranicy, tylko klienci deklarują, że przejeżdżać będą do nas na serwisy, ale też mam obawy, bo oczywiście kwestia gwarancji, napraw i tak dalej, no to trzeba właśnie odpowiedzialnie do tego wszystkiego podchodzić. Jeżeli będziemy robili taką ekspansję, musi to być odpowiedzialnie, musi ten klient przyjechać w miarę dostępnie, nie może jechać 1000 kilometrów po to, żeby zrobić serwis, przegląd takiego kampera, także to tak musi wyglądać. Podsunąłeś mi ciekawą kwestię właśnie, o której tak naprawdę nie pomyślałem, no bo jako polski producent musisz mieć zapas części, musisz mieć serwis. Tak, to mamy. Gwarantujemy to. To jest wyzwanie, prawda? Nie tylko łatwo jest zbudować i sprzedać, no ale potem to trzeba utrzymać. No właśnie i tym się różni zabudowa campervana od budowy kampera, tak? Bo jeżeli, oczywiście są campervany, w których są elementy zewnętrzne, też zdarzają się, nie w takiej skali, ale są. No ale taki zderzak czy inne rzeczy są najczęściej dostępne u producenta podwozia. U nas musimy mieć te części na miejscu. Musi być to dostępne, nawet już mamy takie zapytania i takich klientów, którzy chcą nasze na przykład kampery kupić do wypożyczalni. On musi mieć zderzaki na półce u siebie, że on musi w ciągu doby zmienić ten zderzak, on do nas nie będzie przyjeżdżał i tak dalej. Także to gwarantujemy, że takie części będą. Stąd ta powtarzalność produkcji, to nie może być tak, żeby każdy pojazd był indywidualny, zrobiony inaczej, tak? To musi być wszystko wymienne, te części muszą pasować, musimy gwarantować serwis, naprawy ubezpieczeniowe i tak dalej. No to zobacz, może lepiej, jak byłbym dealerem, dogadać się dzisiaj z tobą i mieć problemy Polak z Polakiem, jeżeli by jakieś problemy wystąpiły, niż mieć te problemy z producentem, nie wiem, Detlesa, pilota, Knausa, no bo z tobą z pewnością szybciej się skontaktuję, szybciej się porozumiem, więc może polski dealer powinien mieć polskiego kampera. Po pierwsze, to jak z nami będzie współpracował, nie powinien postrzegać tego wszystkiego jako problemy. I to musimy tak zrobić. I dopóki tak nie będzie, to nie zdecydujemy się na rozszerzanie sieci dealerskiej. To po pierwsze, bo nie po to sieć dealerską ma być, żeby była, tak? Tylko po to, że jeżeli ma być, to ma być to zrobione odpowiedzialnie i tak, żeby te właśnie części, te naprawy, ten serwis, wszystko było dostępne. Ani my, ani nasi dealerzy nie mogą wstydzić się, że czegoś brakuje i tak dalej. Także to są kluczowe rzeczy. Będziemy to, tak jak powiedziałem się, nawet w tym roku, już teraz mam tu na targach, ja powiedziałem, że po nowym roku dam odpowiedź, to no ta osoba powiedziała, że nie, to jest za późno, ja muszę się zdecydować wcześniej, bo on musi zaplanować. Także są już, mamy takie rozmowy prowadzone. Nie chcemy tego zrobić na siłę, dlatego tak spokojnie tutaj do tego podchodzimy. Mamy zajęcie, mamy pracę, mamy zamówienia, zaufały nam te osoby, podpisujemy umowy, zamówienia i to jest najważniejsze, żeby to realizować. Sieć dealerska to jest następny krok. Myślę, że na pewno do tego dojdzie i tak będzie, ale to jeszcze chwilę, bo jeżeli chcemy się rozwijać, chcemy budować i nie chcemy być, tak jak powiedziałeś, manufakturką, co można odebrać, niektórzy powiedzą, że w manufakturkach się robi, jeżeli chodzi nawet nie o jubilerów czy innych arcydzieła, tak, to ktoś inny powie, no dobra, garażowe. No nie, troszeczkę chcemy to inaczej wykonywać, ale no, to jest jakiś tam krok, jakiś będziemy sobie planować. Na razie nie odczuwamy, że to jest, że to się tak schładza, tak? Bo słyszymy, co się dzieje na rynku i widzimy, co się dzieje na rynku, nie odczuwamy tego. Mam nadzieję, że dostępność materiałów tego asortymentu podwozi będzie dzięki temu lepsza, dlatego stąd mówię o tym wariactwie, tak? Że pod tym względem się trochę cieszę, że to wariactwo zaczyna się kończyć, bo pandemia, wojna, z przerwaniem łańcuchu dostaw na każdym etapie, czy przy podwoziach, czy u nas, elektronika i tak dalej, no to są problemy i to jest takie wariactwo, które każdy biznes
jest dobrze, jak jest stabilnie. Jest lepiej, jak jest stabilnie, równo cały czas, niż jak mają być jakieś nie wiadomo jakie wzloty, a później na łeb, na szyję wszystko leci. Także lepiej, spokojnie, stabilnie i do przodu. Malutką łyżeczką. Tak jest. Ile dziś produkujesz samochodów rocznie? Mamy zaplanowane na przyszły rok, w ubiegłym roku mówiłem, że chcemy, że produkujemy i to mniej więcej tak będzie, że około jednego w miesiącu. W przyszłym roku chcielibyśmy 20 wyprodukować, czyli prawie podwoić tą produkcję, którą mamy, jak będziemy mieli podwozia. A czego ci życzyć w rozwoju? Jaki pułap chciałbyś osiągnąć wtedy? Usiądziesz sobie na takim fotelu, wiesz, jako 70-latek i jestem spełniony. Nie wiem, jak to będzie. Chciałbym na tyle mieć spokój, aby wsiąść do tego kampera i jeździć po Europie, po świecie, zdalnie prowadzić biznes. Tego ci życzę. Tego bym chciał. Tego ci życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moi drodzy, gdybyście chcieli zobaczyć kampera Made in Poland, wyprodukowanego w Polsce, naprawdę fajnej jakości, hala 3A, dobrze pamiętam? Hala 3A, stoisko 5. Hala 3A, stoisko 5, marka Hype. I cały zespół, taki na żółto, poznacie ich z daleka. Tak, mówią o nas pszczółki. Pszczółeczki. Pszczółeczki, tak. Pszczółeczki. Ale to chyba pozytywnie, bo pszczółki są pracowite. Pracowite bardzo, tak, prawda? No, tak. Damy radę. Tak jest, dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz krótka przerwa. Po przerwie wracamy z ostatnią rozmową, ale mam dla was prawdziwą wisienkę na torcie. Także do zobaczenia za chwilę. To jest na wizji. Dzień dobry, witam ponownie. Targi Caravan Salon w Poznaniu. Ostatnie wejście dzisiaj na żywo podczas naszej transmisji. I tak jak wam zapowiedziałem, mam wisienkę na torcie, bo jeszcze kilka lat temu nie pomyślałbym, że ta dwójka panów tutaj po mojej prawej, lewej stronie usiądzie ze mną razem podczas jednej transmisji. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry, panie Marcinie. Witam, witam. Myślę, że niepotrzebnie szukasz sensacji. Współpracujemy już od paru lat. No właśnie. I mam nadzieję, że ta współpraca będzie się układać przez kolejnych parę. Zarówno pan Andrzej Wróblewski, jak i Marcin Pieszklewicz prowadzą zupełnie inne firmy karawaningowe, ale macie wspólną markę. Macie Rapido. Panowie, fajnie jest zobaczyć na targach w Polsce stoisko producenckie, na którym polscy dilerzy sobie swobodnie pracują. Cieszy mnie po pierwsze wygląd stoiska, po drugie dostępność samochodów, po trzecie, że wy się dogadujecie. Opowiedzcie trochę o szczegółach. Wiesz co, to był taki plan zrobiony przez naszego szefa sprzedaży eksportu Norberta z Rapido, żebyśmy nie konkurowali ze sobą, tylko żebyśmy zrobili jedno wspólne stanowisko. Rapido nam dzięki pomaga trochę w tym wszystkim, także mamy jakieś finansowanie z ich strony, także jest nam troszeczkę łatwiej zrobić fajne, duże stanowisko, bo suma summarum metrów mamy razem, nasze firmy połączone, to jest około 2000 metrów, czyli stanowisko jest dość duże. Samochodów jest do wyboru, do koloru. Przyjechały, żeśmy stanęli na wysokości zadania, żeby ta dostępność jakaś była i jest. Nie ma może szału, tak jak no, wszyscy mają problemy z dostępnością, ale nie ma tragedii, także ogólnie można coś zamówić, coś przyjeżdża, coś mamy na placu od razu, także nie jest źle. Ten trend powinien być utrzymywany w każdej marce? Czy powinny być stoiska właśnie producenckie? Na pewno to lepiej wygląda, bardziej profesjonalnie. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Tak chyba się będzie działo w każdej marce, szczególnie tam, gdzie jest większa ilość dealerów danej marki w kraju. Taki trend powinien być, to jest norma. Ja nie wyobrażam sobie inaczej, żebyśmy każdy, na przykład jak Andrzej ma jedną firmę, ja mam drugą, trzeci jeszcze jakiś tam powstanie i tak dalej, żeby ze sobą walczyć. Polska jest zbyt małym krajem na to, żeby po prostu pozwolić sobie na jakieś głupie ruchy. To jest bez sensu. Poza tym dostępność samochodów jest nie tak wielka, że my nie mamy problemu ze sprzedawaniem. Po prostu mi brakuje samochodów, Andrzejowi brakuje samochodów, to tu nie ma walki tak naprawdę, bo ja sprzedam, Andrzej sprzeda i każdy inny sprzeda. I uważam, że połączenie sił w takim wypadku właśnie, jak jest stoisko producenckie, to zupełnie inaczej wygląda. Jest inny standard, lepsza obsługa, więcej ludzi, większa dostępność samochodów. W tym kierunku wszystko powinno iść i no, po tych dwóch dniach, które jesteśmy razem na tych targach, wydaje mi się, że wszystko, żeśmy się dogadali, jest okej. Okay. Panowie, ale też finansowo to jest dla was duża łatwiej, pomoc, oczywiście, prawda? Że łatwiej. No właśnie, i musicie wydawać własnych środków, nie musicie ściągać swoich pojazdów, nie aż tak dużych. Nie aż tak dużo, także Rapido faktycznie nas tutaj dość mocno wspiera, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, ale też ze swojej strony dajemy
pełną obsługę. Suma summarum, całe nasze stoisko wygląda bardzo dobrze. Bardzo profesjonalnie, co na pewno będzie wpływało na sprzedaż, na postrzeganie marki, co jest bardzo istotne. Jesteśmy po boomie, panowie. Był boom karawaningowy, wszystko się sprzedawało, kampery, przyczepy, przyszło teraz wypłaszczenie. Ja nie jestem pesymistą, ale jest to wypłaszczenie. Odetchnęliście trochę z ulgą, że już się skończyło. No, wiesz co, może być może tak, trochę tak, bo jest spokojnie, nie ma tyle serwisów, nie ma dużo montaży, także troszeczkę inaczej działamy, nie ma jakichś tam opóźnień wielkich w wydawaniu samochodów, także ogólnie, że ten cyrk trochę minął, to z jednej strony jest dla nas trochę fajniej i przyjemniej, bo no, inaczej się pracuje, a nie cały czas w stresie i w napięciu. Ja bym powiedział, że jest troszkę inaczej niż wcześniej, bo jest może troszkę więcej chaosu w tym wszystkim, bo niestety plany, które mają nasi dostawcy, nie zawsze są w stanie dotrzymać, nie zawsze ze swojej winy. Nie z ich winy przede wszystkim. Najczęściej nie z ich winy, tylko z winy swoich dostawców, tutaj podwozi, głównie producentów tak dalej. Podwozi. Praca w takim nieprzewidywalnym środowisku na pewno nie jest łatwiejsza, także jeżeli takie twierdzenie, że minęło jakieś szaleństwo, nie do końca jest prawdą, bo minęły te wielkie ilości, które się przez nas przewalały. Teraz może są mniejsze, natomiast planowanie tego wszystkiego i dostarczanie serwisów, dostarczanie kamperów w terminie dla naszych klientów wcale nie jest łatwe, a bym powiedział, jest dużo trudniejsze. Dzwonicie do siebie i mówicie na przykład: cześć Andrzej, masz takie auto, bo mam na to klienta, i wtedy dzielicie się jakoś marżami? Mamy za mało samochodów, żeby się dzielić tymi samochodami. Każdy sprzedaje praktycznie to, co ma i cieszy się, że cokolwiek przyjechało z fabryki. Teraz jest tak, że my odbieramy w tygodniu jakieś tam ilość samochodów i one przyjeżdżają, wyjeżdżają. Także nie ma tak, że te auta stoją mimo wszystko na placu. Ten przemiał cały czas jednak mimo wszystko funkcjonuje. Mhm. A o klienta się bijecie pod rapido? Jak na przykład staje, to oboje biegniecie wtedy? Raczej tego nie robimy, to chyba nie jest profesjonalne podejście, więc jeżeli klient podchodzi do pracowników albo Marcina, albo moich, no to już wtedy sobie go zdecydowanie nie wyszarpujemy. Nie robimy też ofert konkurencyjnych, także jeżeli dostajemy informację, że dostał ofertę od konkurencji, to już raczej tu się nie staramy ścigać, no bo to nie ma żadnego sensu. Wczoraj żeśmy rozmawiali właśnie na ten temat i stwierdziliśmy na przykład, że część klientów wykorzystuje takie sytuacje, że na przykład otrzyma ode mnie ofertę, zadzwoni do Andrzeja, może nawet oszuka w tej ofercie, że dostał ode mnie taniej, i potem Andrzej mówi: ty z taką marżą sprzedajesz? Ja mówię: nie, no przecież to jest nierealne. Po prostu ludzie niektórzy podchodzą nieuczciwie i wykorzystują tą sytuację, żeby kupić taniej. Ale takie troszkę sytuacje staramy się wyłapywać. Nas, ale to jest normalna rzecz, którą możemy sobie wyobrazić, że tak też się może dziać. I no jakoś musimy tu wspólnie współpracować, żeby... Dokładnie. Tak patrzę na was i pomyślałem sobie, że łączy was jeszcze jedna rzecz. Ty, Marcinie, tu mam pewność, ty, Marcinie, nie masz przyczep kempingowych w ofercie. Mam, hobby. Masz, ale tak. Nie jakoś nie tak dużo, prawda? Bardziej, no, nie dużo. Nie bardziej cię znam od strony kampery. Od strony kampery. Dokładnie. Powiem wam, że dzisiaj, panowie, miałem tu Tomka Schmidta z Knausa i on powiedział mi tak: o przyczepy i przyszłość przyczep jestem spokojny. Natomiast co z kamperami, samochodami, zobaczymy. Ja bym powiedział, że jestem spokojny o przyszłość samochodów. Może z tego względu, że jeśli chodzi o przyczepy, mamy mniejsze doświadczenie, chociaż planujemy w najbliższym czasie również wejść w rynek przyczep. No. Ale ja się nie boję o samochody. Nie mam żadnych lęków totalnie odnośnie przyszłości rynku karawaningowego. Uważam, że w tej chwili ten przestój, który jest troszeczkę taki spowodowany wystraszeniem ludzi, polityką w telewizji, która jest cały czas, wszyscy mówią: prąd drogi, gaz drogi, to drogie, nie opłaca się, kredyt drogi, wszystko drogie. To powoduje, że ludzie po prostu trochę wyhamowują, ale jestem przekonany, że jak wojna na Ukrainie, oby jak najszybciej się skończyła, albo przynajmniej trochę przystopowała, to wróci to wszystko do tego, co było może 2-3 lata temu. Wasz klient się zmienił od czasu pandemii? W pandemii był inny klient, teraz jest inny klient? Odmłodniał. Zdecydowanie klient jest młodszy. Pandemia spowodowała, że więcej mamy klientów, w ogóle mamy więcej klientów, ale wydaje mi się, że więcej jest rodzin. Czyli ci klienci, którzy korzystali z tak zwanych ofert all inclusive, gdy zostało to wyhamowane przez pandemię, skierowali się w kierunku rynku karawaningowego. I to są nasi nowi klienci. Część z nich została. Część
Być może, że to nie jest rozrywka dla nich, to nie jest wypoczynek dla nich, ale muszę powiedzieć, że znaczna część, która już posmakowała, no już wdepnęła w to po słowiowe uszy. My mieliśmy takie na przykład przemyślenia na początku pandemii, gdzie rzucili się ludzie, żeby kupować tych kamperów jak najwięcej, bo to była jedyna możliwość praktycznie jakiejś wolności, wypoczynku i tak dalej. I część moich pracowników mi mówiła, słuchaj, za pół roku im się to wszystko znudzi, oni to będą oddawali, będą odstępowali od leasingu i tak dalej. I wiesz, co jest najciekawsze i najbardziej mnie to cieszy? Nie stało się tak. Nie stało się tak w ogóle. Ja może wróciły mi na 100 ileś samochodów, być może 2 sztuki, które sprzedałem komuś innemu, gdzie kobiecie się nie podobało, że trzeba coś tam przy kuchni porobić. A większość ludzi, którzy kupili te kampery w dobie pandemii, wraca do nas i mówią, wiesz co, szkoda, że ja nie trafiłem na to wcześniej, że nie pomyślałem o karawaningu, tylko jeździłem do jakiegoś Egiptu, Tunezji, samolotem w te same miejsca i dopiero oni się odkryli, ci ludzie. I w większości to są ludzie no, w wieku 45, 50, 55 lat. My mamy młodych klientów. No właśnie. W odróżnieniu coraz, od Niemców. Coraz młodszy. To nas bardzo cieszy. Bo zobaczcie, jest gigantyczna różnica pomiędzy naszym rynkiem a niemieckim rynkiem. To my mamy, uważam, zupełnie inne potrzeby, w zupełnie innej grupie wiekowej. Ci nasi, uważam, że powinniśmy przestać porównywać się do rynku niemieckiego. My nie możemy inni. Się porównywać, bo my jesteśmy innym narodem, innym krajem. Większość ludzi u nas, tych, których stać niestety na zakup samochodu kempingowego, są ludzie, którzy prowadzą swoje firmy, działalność, oni jakieś tam generują dochody, chcą odpoczywać i co jest bardzo piękne, że od kilku lat zmieniła się mentalność ludzi, że nie tylko pracować, nie tylko zasuwać, tylko że trzeba te pieniądze, które się zarabia, wydawać na podróże, na swoje przyjemności po prostu. Nie? I ta mentalność ludzi się po prostu u nas bardzo mocno zmieniła i u mnie przynajmniej jest bardzo mało klientów, którzy na przykład są 65+, nie? Czyli taki przeciętny klient niemiecki. Także nie ma mowy o jakimkolwiek porównywaniu rynku polskiego do niemieckiego, bo to są dwa zupełnie inne kraje, inna mentalność, inni ludzie. Też odmówię. Inne dochody. Nasi emeryci zdecydowanie są mniej majętni niż emeryci niemieccy czy francuscy, więc w naturalny sposób no, oni nie staną się tą grupą klientów u nas wiodącą. Bazujemy na innej grupie, ale ona powstała też dzięki pandemii. Morello nadal w ofercie? Oczywiście. Niesmont Biskowy dalej w ofercie? Cały drogie czas. Samochody, nie? I no, ja ale na te samochody też są klienci. I ja ciągle słyszę jedno pytanie, jak wrzucę jakiś materiał, albo nawet tu na targach, przy Concordach, jak chodzą klienci. Kto kupuje w Polsce kampera za 1,2 milion, a nawet i 3? Kto? Najczęściej przedsiębiorcy. Ale to są młodzi ludzie, czy to są zmanierowani ludzie? Z Nie. pewnym doświadczeniem już, no, z ustabilizowaną sytuacją majątkową. Ci, którzy już się w życiu napracowali, którzy się dorobili jakichś pieniążków, ich na to stać i potrafili przekazać ten swój biznes, który im dał dochody na odpowiednim poziomie, przekazać ten biznes albo dzieciom, albo współpracownikom i zaczęli wypoczywać, zaczęli korzystać z życia. Dokładnie to co Andrzej mówi. To są klienci, którzy mają na przykład syna w wieku 20 kilku lat, który potrafi się zająć już biznesem, ma pewne wykształcenie, do czego załóżmy tato go przygotował i wtedy tato, który poświęcił sobie 20 lat życia na rozkręcenie biznesu i zarobił trochę kasy, pakuje swojego syna albo córkę do pilnowania firmy i on wtedy ma czas, żeby pojechać sobie kamperem do Portugalii w październiku, a wrócić w marcu. Włączy sobie internet przez satelitę, sprawdzi, czy przelewy się zaksięgowały. I może podróżować. I co jest fajne, że takich klientów jest coraz więcej. Z każdym rokiem mi przybywa ludzi, którzy na początku kupili samochód jakiś używany za 150 tysięcy, potem kupili za 200, potem za 400, a teraz kupują za 1 milion z kawałkiem, bo chcą po prostu świadomie żyć. Był taki rzut ludzi w trakcie pandemii, pokupujemy kampery i zrobimy wypożyczalnię. To będzie świetny biznes, który będzie samodzielnie hulał. Tu się tyczy bardziej chyba rollera, ale pewnie ty też miałeś takich klientów. Dzisiaj już chyba nie są tak bardzo ochoczo nastawieni. Biznes. Wypożyczalnie się na tyle rozkręciły w Polsce, że ludzie po prostu tak się zachłysnęli tym wszystkim, że nakupowali tych samochodów takich tańszych właśnie na wypożyczalnię. Rynek się troszeczkę zapchał. Ja miałem moment
3-4 lata temu, że mieliśmy około 10 aut na wypożyczalnię, w tym roku mieliśmy tylko 4. I te 4 też nie były do końca obłożone tak idealnie jak wcześniej. Także no, to się już wszystko zapchało. Ciężko, każdy sobie przeliczył tak, że wezmę leasing, z wynajmu spłacę leasing i wszystko będzie pięknie, będę miał za darmo kampera za 3 lata. Nie jest tak do końca. I same się będą wypożyczać. Tak. Czyli tak, klient przyjdzie, odbierze kluczyki i pojedzie na 2 tygodnie i za 2 tygodnie odda w samochód w idealnym stanie. Dokładnie. Niestety tak się nie dzieje, przynajmniej nie zawsze. Mhm. Trzeba troszkę wiedzieć na temat tych kamperów, żeby klientów przeszkolić, bo oni nie wiedzą przecież. Trzeba czasami ich wesprzeć w trakcie wynajmu. Trzeba ten samochód odebrać, sprawdzić, przygotować dla następnego klienta. Także to jest, to nie jest tak jak wypożyczenie samochodu osobowego, gdzie właściwie każdy z nas potrafi się obsługiwać. Tu jest sytuacja dużo bardziej skomplikowana, więc wymaga też znacznie większego zaangażowania. Wypożyczalnie, gdzie mamy 1, 2 samochody, 3, uważam, że nie są w stanie się utrzymać w dłuższej perspektywie czasu. Jeżeli ktoś nie zrobi kolejnego kroku i nie rozszerzy działalności, powiedzmy do ilości 10 sztuk, 15, no to raczej tak, ten biznes nie będzie jakimś biznesem znaczącym i dochodowym. Część tych małych wypożyczalni, tak jak właśnie dokładnie mówisz, takich na 2-3 samochody, to wszystko się pozawija i zostaną ci potentaci, którzy mają... To jest bardzo ważne. Musisz mieć serwisanta, musisz mieć kobietę, która posprząta ten kemping. Są sytuacje, że na przykład przyjeżdża klient w piątek po południu, oddaje samochód, który ma w sobotę rano jechać, okazuje się, że tu jest urwana klamka, tu jest pęknięte okno i to trzeba naprawić w ciągu kilku godzin, bo następna rodzina ci przyjeżdża i to auto chce wziąć. I jak nie masz zaplecza technicznego, serwisowego, swojego i iluś samochodów na placu, nieraz mieliśmy takie przypadki, że wybili na przykład komuś szybę w kempingu, to z innego kempingu odkręciliśmy szybę, przykręciliśmy do drugiego, żeby klient pojechał, bo co mu mamy powiedzieć? No słuchaj, chłopie, no, urwali komuś okno, pan jedzie na wakacje, pan sobie wziął urlop, a ja nie mam dla pana samochodu. Nie? Także wypożyczalnia nie jest do końca prostą sprawą, tak jak się wszystkim wydaje z zewnątrz. Starzy wyjadacze jesteście panowie i... Poważnie chciałbym was zapytać o to, jak widzicie przyszłość karawaningu. W tym roku już myślę, że możemy go zamknąć, ale w następnym, w kolejnym, jak to będzie się rozwijać? Zdecydowanie pozytywnie. Zwróć uwagę, Bartku, że w ostatnich 2 latach odnotowaliśmy bardzo duże kampanie reklamowe. Tak. W telewizji, w radiu z wykorzystaniem kamperów. Niezależne od nas, Bank Millennium i tak było dalej, mnóstwo różno, takich, mnóstwo racji, takich tak, rzeczy, tak, które namawiało do karawaningu. To jest styl życia, który został postrzegany, czy jest postrzegany przez inne branże, inne firmy, które wykorzystują karawaning do promowania swoich produktów, tak, więc karawaning stał się modny. To już nie jest opcja, gdzie jedziemy z starą, śmierdzącą przyczepą nad polskie morze, żeby mieć po taniości pojechać nad morze. I saperką kopię tam dołek tak, na kibelek. To już zdecydowanie te czasy minęły. Ale chyba jest jeszcze dużo do zrobienia, żeby świadomość klientów zwiększyć, tych potencjalnych klientów. Na pewno, zawsze jest do zrobienia, także i świadomość klientów, jeśli chodzi o obsługę kamperów, jeśli chodzi o marki, bo przecież mamy mnóstwo różnych producentów. Jedni celują w tych klientów, inni w drugich. Troszkę się specjalizując, są różnice między przyczepami, między samochodami kempingowymi i tutaj zwolenników jest dużo zwolenników i samochodów, i przyczep. Także tu świadomość klientów na pewno mamy co robić przez najbliższe parę lat. Wiesz co, jeszcze na co ja na przykład zwracam bardzo dużą uwagę, że w Polsce bardzo dużo firm się rzuciło na sprzedaż samochodów, bo to niby fajny biznes, kupię, zarobię 5-10 tysięcy euro, sprzedam i tak dalej, ale ci ludzie nie zapewniają swoim klientom serwisu. My żeśmy zaczynali naszą karierę firmy od samochodów rozbitych, tak różnych i tak dalej. I moje chłopaki się nauczyli serwisowania tych samochodów i nie ma tematów praktycznie, które są nie do zrobienia. Ale bardzo dużo słyszę na temat takich małych firm, które powstały, które sprzedają małe ilości samochodów, że oni sprzedać fajnie, nie? Ale potem jak coś się zaczyna dziać, to nie potrafią sobie z tym wszystkim poradzić. To co, serwis to przyszłość? Serwis przyszłość jest jak najbardziej... Serwis to konieczność, tak, bez której nie konieczność. Miałem dzisiaj klienta, który kupił samochód Roller Teama u naszej, że tak powiem, nieautoryzowanej konkurencji z Krakowa.
I pan pyta się, czy on może do nas do serwisu przyjechać. Mówię, bardzo chętnie, ale proszę wpierw sprawdzić, czy ten nieautoryzowany serwis Krakowa uruchomił panu gwarancję. Mhm. Bo najczęściej te gwarancje nie są uruchamiane, czyli kupując samochód od nieautoryzowanego dealera w Polsce, może mieć na początek problem, ogromny problem z gwarancją, bo po prostu jej nie dostaniemy. Więc to są rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę i to jest część tego uświadamiania, o której mówiliśmy przed chwilą. Jasne. Mówimy od autoryzowanych, nie dlatego, że jest, że mamy autoryzację, ale dlatego, że mamy dostęp do serwisu, do systemu producenta, do części, do gwarancji, potrafimy serwis zapewnić, potrafimy zapewnić wsparcie. Jeżeli kupujemy u nieautoryzowanych, to właściwie zostajemy z niczym. Bo nieautoryzowani najczęściej tylko zajmują się sprzedażą, nie zajmują się serwisem. Łatwo jest sprzedać, tylko potem o tego klienta trzeba zadbać, żeby to wszystko właśnie serwisować, żeby ten klient miał cały czas tą obsługę zapewnioną w każdej różnej sytuacji. Z wiele telefonów ludzie kupią i nie potrafią nawet obsługiwać, nie wiem, ogrzewania Alde, trumy, wszystkiego. To trzeba każdemu wytłumaczyć i ze spokojem, bo dla nas są to rzeczy proste i oczywiste, ale dla kogoś, kto ma, nie wiem, wykształcenie, załóżmy, lekarz, prawnik i tak dalej, który jest dobry, wyspecjalizowany w pewnej swojej dziedzinie, to on sobie nie do końca radzi z obsługą skomplikowanego samochodu. Także... Ale to jest wyzwanie dzisiaj znaleźć odpowiednich pracowników do serwisu? Myślę, że tak. Cały czas. Myślę, cały że czas. Nie ma w szkole, w Polsce szkoły, która by uczyła w naszym fachu. Może po prostu młodzi ludzie dzisiaj nie chcą pracować fizycznie, najzwyczajniej w świecie. Nie, chyba nie. Myślę, że to jest kwestia tego, żeby znaleźć osobę, która ma zacięcie i jakieś doświadczenie techniczne i no, musi nabrać doświadczenie. Nie ma w Polsce szkół do karawaningu. Nie byliśmy ma. Na spotkaniu, nie istnieje takie coś. Byliśmy na spotkaniu u producenta z Niemiec i oni mówili, że oni otworzyli pilotażowy program, gdzie będą otwierać szkołę, która będzie przygotowywać pod serwisowanie kamperów. Dostrzegli ten problem, bo u nas nie ma czegoś takiego, że potrzebujemy tylko elektryka, albo kogoś, albo tylko stolarza, albo tylko kogoś od gazu. Ten człowiek musi wiedzieć wszystko. I trochę z tego, i tak trochę z tego, złota i trochę rączka. Z tego. Bo my mamy wszystko w samochodzie, także u nas mechanik musi być multi. Ja znalazłem takie rozwiązanie właśnie, żeby pozyskiwać pracowników. Zatrudniamy praktykantów ze szkoły zawodowej, co prawda mechanicznej. I rozeszła się fama u nas po rejonie, że kampery są przyszłością i się rozwijają fajnie. Ja co roku zatrudniam około 15 praktykantów. I z tych 15 praktykantów corocznie, którzy po 3 latach kończą naukę zawodu, 1-2 zostaje w pracy. Proszę bardzo. Ale niestety skala jest taka, że na tych 15 jeden, może dwóch się nadaje. A reszta to jest po prostu dzieło przypadku. Jasne. Co jest na przykład śmieszne, że my mamy Dzierżoniów, w którym mamy główną siedzibę, jest małą miejscowością 40 tysięcy ludzi. I ja jak zatrudniam tych praktykantów, to preferuję ludzi z wiosek, którzy przychodzą, którzy mają ciągnik, mają traktor, mają motorynkę, mają skutera. I on wie, jak przychodzi taki młody chłopak, się pyta, słuchaj, wiesz, jak wygląda klucz dziesiątka płaska albo oczkowa i tak dalej, jak on takie pytania już wie, no to znaczy, że coś trybi. A te chłopaki niestety z dużych miast, z blokowisk, no nie mają zielonego pojęcia. I z niego, co by się nie robiło, to niestety fachowca już nie będzie. Tracimy fachowców po prostu. Panowie, idąc już tak w kierunku końca, co z tymi cenami? Ile dzisiaj kosztuje Rapido? Ładna, pełna, czteroosobowa Integra Rapido. Ile muszę mieć pieniążków złotówek niestety brutto? Niestety piątka z przodu piątka musi z przodu. Się pojawić. Pół miliona złotych. Pół miliona złotych. Ale to przecież... Ale to przecież jeszcze nie koniec, prawda? Możemy iść dalej z doposażeniem. Nie, no Rapido takie ładnie wyposażone, fajne, nawet na Mercedesie, no to jest rząd wielkości tam 500 kilkadziesiąt tysięcy brutto. Także do tych 600 tysięcy praktycznie można wyjechać prawie każdym super zintegrowanym samochodem. Ale wy też macie problem z informując klientów, no bo dla was te ceny też zmieniają się dynamicznie i zastanawiam się, czy ta spirala gdzieś się kiedyś zatrzyma. Kiedyś skończy? No kiedyś musi się skończyć, bo dojdziemy do takiej bariery po prostu, że już nikt tego nie kupi. Są prawa rynku i one obowiązują oczywiście w naszej branży. Kiedyś to się zbilansuje. Chyba jeszcze się nie zbilansowało. Mam nadzieję, że w tym bilansowaniu pomoże większa dostępność podwozi, no bo jak tych podwozi będzie więcej, więcej będzie kamperów, to wtedy nie będzie też takiej tendencji do podnoszenia cen. Na nasze polskie ceny wpływa też niestety wysoki kurs euro. Mhm. Prawda jest na to rozwiązanie,
bo klienci, którzy korzystają, kupują u nas samochody, to są najczęściej przedsiębiorstwa i one mogą korzystać z leasingów, jeżeli z leasingi, to w euro. I tutaj oprocentowanie jest znacznie bardziej korzystne. Tylko warunkiem jest to, żeby wziąć leasing w euro, że musisz mieć przynajmniej część dochodów w firmie w również euro. W euro. No, nie musi być duża część. Niektóre leasingi nie na zasadzie oświadczenia, dokładnie. Nie wymagają tego, mogą być dochody tylko w złotówkach. Dzisiaj wasz klient przychodzi cash czy leasing? Coraz więcej cashu. Coraz więcej cashu, tak. Coraz więcej, tak, czyli tak. Co, kamper, taka inwestycja? Bartek, w zeszłym roku było tak, że sprzedawaliśmy w leasingu praktycznie 95% sprzedaży. Pamiętam. Może nawet 98%. Rzadko kto przynosił gotówkę. Dzisiaj ludzie, ci, którzy mają jakieś tam oszczędności przy tej inflacji, która jest bardzo wysoka, to jak ktoś myśli inteligentnie, no to on woli te pieniądze zainwestować w kampera, bo pojeździ 2 lata tym kamperem i dalej, dzisiaj po 2 latach się bierze tyle samo, co się dało za tego kampera. Także nie ma ryzyka straty po prostu na tym. I ci, którzy mają tą gotówkę jakąś tam odłożoną, to wolą zainwestować, pojeździć, pobawić się i wiedzą, że nie ma ryzyka utraty wartości. To co, idziemy na wieczór branżowy, panowie? No jak? No chyba trzeba. Bardzo dziękuję. Dziękuję za spotkanie. Bardzo. Powiem wam, że naprawdę jestem podekscytowany i szczęśliwy, że udało mi się tutaj dwóch panów naraz. No nie pomyślał. Bo w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. No i chyba chcecie. A nawet troje, bo jest jeszcze do tego nasz Norbert, tak, szef sprzedaży, który nas zawsze zachęcał do tego, żebyśmy współpracowali. Prawa ręka bossa Rapido, który tak naprawdę zmobilizował nas razem do tego, żeby te targi były w takim wykonaniu. My żeśmy też musieli trochę kompromisów jeden i drugi między sobą postawić, ale uważam, że jest to duży sukces. Przyjechał dzisiaj, przyleciał samolotem z Paryża, żeby zobaczyć, skontrolować nas, czy żeśmy się pobili, czy nie pobili. Tak. Żyjemy, wszystko jest w porządku, sprzedajemy, on jest zadowolony. My też jesteśmy zadowoleni. Także myślę, że klienci też będą zadowoleni. Tak, tak. Myślę, że jest to jedyna droga i większość firm powinno pójść naszym śladem, że nie powinno być stoisk osobnych, tylko stoiska firmowe, tak jak mamy w Düsseldorfie, wszędzie, tak, i tak dalej. Tak się od wielu lat dzieje na innych targach. Powoli też idziemy w tą stronę. Widzę, że niektórzy producenci też idą w tym kierunku, ale na szczęście Rapido jest tutaj. My stanęliśmy też na wysokości zadania, bo zrobiliśmy fajne stanowisko. Dzisiaj właśnie jak Norbert do nas przyjechał, pokazywał nam zdjęcia z Madrytu, pokazywał nam zdjęcia ze Szwajcarii, gdzie był wczoraj na targach, bo on cały czas zwiedza te wszystkie targi. I powiem ci, że nasze stanowisko w porównaniu do tych, które żeśmy widzieli u niego na zdjęciach, wygląda super. Także myślę, że to nie jest tylko moje zdanie. Bo pokazywał nam też zdjęcia z Madrytu, to ilość osób na targach w Madrycie była podobna jak ilość osób jak w Poznaniu. Nawet pokazywał kolejki, po kolei stali klienci, żeby wejść do samochodu. U nas też coś takiego ma miejsce. Będzie dobrze chyba, co? Będzie dobrze. Nie, będzie ja, dobrze. Ja nie mam żadnych tematów, żadnych znaków zapytania, że to się coś tam źle będzie działo w Polsce. Myślę, że to się będzie powolutku rozwijać. Nie będzie takiego szaleństwa, jak było przez ostatnie 2 lata. Ten czas już minął i myślę, że już nie wróci. Także spokojny rozwój. My teraz zaczęliśmy inwestycje, zacząłem budować nowy salon koło Dzierżoniowa. 14 stanowisk serwisowych, 2000 metrów kwadratowych, także będziemy mieli serwis już taki, no, mocno konkretny, jak na Europę nawet. To będziecie mieli we dwoje, panowie, wreszcie ładne siedziby. Andrzej ma w Poznaniu, mamy w Dzierżoniowie. No, Andrzej ma już wcześniej dużo ładniejszą, teraz ja muszę dogonić skubany, Andrzeja. No. Skubany szybko. Ale wybudowaliśmy nową siedzibę w 2018 i bardzo szybko się okazało, że jest za mała, że brakuje nam miejsca. Więc no, mamy już wstępne plany, żeby się rozbudowywać. Mamy miejsce, także na tej samej działce mamy wystarczającą ilość miejsca, żeby dobudować jeszcze raz drugi taki sam budynek. Panowie, kończymy to, bo my możemy tak do wieczora, a wieczór branżowy czeka. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dzięki serdecznie. Dziękuję za całodzienną dzisiaj transmisję na żywo. Mam nadzieję, że te wszystkie rozmowy z przedstawicielami branży dobrze wam pokazały, co u nas słychać. Co się dzieje. I jakie są problemy, jakie są wyzwania i jak sobie z tym wszystkim radzić. Dziękuję za dziś. Zapraszam do subskrybowania kanału na Biwaku oraz zapraszam oczywiście na targi Caravan Salon. Dzisiaj już kończymy dzień, ale jutro startujemy z niedzielą, więc to wszystko, zapraszamy. Co za moim dziękujemy, plecami. Zapraszamy na targi również w dniu jutrzejszym. Na Rapido też. Na Rapido, na Nissmana, mamy nowego Flera, także to jest akurat premiera taka fajna. Kolejka ludzi do oglądania tego samochodu robi wrażenie fantastyczne, także nie odpuszcza, zapraszam. Nie odpuszcza, nie? Zawsze gdzieś tam się musi. Masz jakiś wyłącznik? Tak. Dziękuję za dziś. Do zobaczenia jutro. Dzięki. Dziękujemy.